Ta niezwykła historia zdarzyła się naprawdę, a postacią, o której wam dziś opowiem, jest Kazimierz Nowak, jeden z najbardziej niesamowitych polskich podróżników, a według wielu polski podróżnik numer jeden. Podróżował rowerem, pieszo, konno, łodzią i na wielbłądzie. Przemierzył dwukrotnie całą Afrykę i wielokrotnie Europę. Przeszedł Saharę, spłynął w dół rzek Kasai oraz Kongo, odwiedzał wioski ukryte w dżungli, przeżył ogromnie dużo dramatycznych przygód i nieraz ledwie uchodził z życiem. A wszystko to w latach 30. XX wieku, w Afryce podzielonej liniami imperiów kolonialnych i jednocześnie w Afryce rdzennej, fascynującej, a wręcz magicznej. Mogłoby się wydawać, że Kazimierz Nowak był człowiekiem ze stali, supermenem, któremu wszystko się udawało. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Rozpoczynając swą główną podróż, nie zamierzał przemierzać całej Afryki. Jego zmagania były walką o życie, ale w zupełnie innym sensie niż walka z burzą piaskową czy walka z lwem. A jego reportaże pokazują tylko drobny ułamek tego, co robił, czego się bał i czego szukał podczas swojej podróży. Opowiem wam dziś historię kogoś, kogo jedni nazwą bohaterem, natomiast inni będą tu mieli poważne wątpliwości. Nie Supermana, ale człowieka. Postać fascynującą i absolutnie wyjątkową, choć także taką, której życie było skomplikowane i w której można odnaleźć kawałek siebie. Przygotowując się do tego nagrania, korzystałem m.in. z archiwalnych gazet z artykułami Kazimierza Nowaka, listów, które napisał, a także kilku książek, które bardzo polecam i wymieniam w opisie. Praca nad tą historią była naprawdę wielkim wyzwaniem, pełnym zaskoczeń, łączenia faktów i niespodziewanych odkryć. Okazuje się bowiem, że publiczne artykuły i prywatne listy przedstawiają życie Kazika w bardzo odmienny sposób. Bardzo zachęcam do wysłuchania tej opowieści od początku do końca, w tylu kawałkach, w ilu wam wygodnie. Dziękuję z całego serca wszystkim patronom za wspieranie kanału, a także tym spośród was, którzy ostatnio postawili mi pyszną kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz zapraszam już na jazdę bez trzymanki. Rozdział pierwszy. Europa. Historia Kazimierza Nowaka zabierze nas w podróż liczącą kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Od zachodnich rubieży II Rzeczpospolitej po najbardziej odległe zakątki Afryki. Odwiedzimy dziś gęste dżungle i bezkresne pustynie, góry, wioski i dzikie ostępy. Zacząć musimy jednak zupełnie gdzieś indziej, a mianowicie we wschodniej Galicji. Nasz bohater urodził się w roku 1897 w niewielkim miasteczku o nazwie Stryj, położonym 70 km na południe od Lwowa i 80 km na wschód od współczesnej granicy polsko-ukraińskiej w Bieszczadach. Wówczas ten teren należał do Austro-Węgier. O dzieciństwie Nowaka wiemy niewiele, ale wiadomo, że jakiś czas mieszkał w Stryju, a potem z całą rodziną przeniósł się do Lwowa i podjął naukę w tamtejszym gimnazjum. Zachowały się dwie anegdoty świadczące o tym, że od najmłodszych lat Kazik przejawiał zamiłowanie do włóczęgi i przygód. Obie są ważne, bo pokazują sposób działania, który stosował potem przez całe życie. Według pierwszej, kiedy pewnego razu matka wysłała go po mleko, przepadł na prawie całą dobę. Pieniądze przeznaczone na mleko wydał na bilet kolejowy. Pojechał w Karpaty i wędrował po tamtejszych lasach. Zbierał jagody i następnie je sprzedał, a dzięki temu kupił zarówno mleko, jak i bilet powrotny. Druga historia mówi o tym, że kiedy miał niespełna 15 lat, pod wpływem lektury Quo Vadis Henryka Sienkiewicza wyruszył do Rzymu, bez wiedzy rodziców i prawie bez pieniędzy, a według niektórych wersji znaczną część drogi pokonał pieszo. Jego relacje z rodzicami były raz lepsze, raz gorsze, ale w jednym z jego listów zachowało się kilka zdań mówiących o tym, że czuł się traktowany najgorzej z całego rodzeństwa.
Ja to wyrzutek, żalu serce pełne. Widząc brak serca, uciekłem z domu i przez dom stałem się włóczęgą. Nie skończyłem szkół, bo nie mogłem znieść tego gwaru i krzyku. Dom był dla mnie piekłem. Bardzo możliwe, że pisząc o włóczędze i o ucieczce z domu, Kazimierz miał na myśli właśnie tę swoją młodzieńczą wędrówkę do Włoch. W artykule prasowym z roku 1930 znalazłem ponadto taki fragment. Kazimierz Nowak to podróżnik z powołania i niemal z urodzenia. Spędziwszy znaczną część swej młodości za granicą, wychowany w szkołach włoskich, od lat najdawniejszych czuł popęd do wędrówki po krajach nieznanych. Jak przekonacie się w dalszej części tej historii, nie należy wierzyć we wszystko, co o Nowaku pisała prasa, a w tym nawet w to, co było podpisywane jego nazwiskiem. Żadne inne znane mi źródło nie wspomina o włoskich szkołach, ale na pewno był we Włoszech na tyle długo, by poznać tamtejszy język, a to okaże się potem bardzo ważne. Kiedy Kazimierz miał 17 lat, był już z pewnością z powrotem w Galicji. Był to już rok 1914. Rozpoczynała się pierwsza wojna światowa, a Kazimierz trafił do wojska i jako obywatel Austro-Węgier walczył po stronie państw centralnych. Z jego zapisków wynika, że brał udział w działaniach wojennych w Kieleckiem i że co najmniej raz został poważnie ranny od kul przeciwnika. Wiemy ponadto, że wstąpił do legionów polskich związanych z Piłsudskim. Tak się składa, że legiony walczyły w Kieleckiem już na początku wojny, a zatem niewykluczone, że te wojenne rany odniósł już jako 17 lub 18-latek. Wojna miała na niego ogromny wpływ. Widział cierpienie, przemoc i kompletny bezsens wyrzynania się w pień przez zwaśnione narody, a przyczyn wojny upatrywał w osobistym interesie bogatych kapitalistów oraz koncernów zbrojeniowych. Co bardzo istotne, pisał później, że legiony złamały go moralnie i fizycznie, natomiast Piłsudski to zły duch jego życia. Kiedy po zakończeniu wojny powstała II Rzeczpospolita, Nowak cieszył się z tego faktu, ale jego stosunek do Piłsudskiego pozostawał krytyczny. Bardzo żałował także, że wstąpienie do legionów odebrało mu szansę zdobycia dyplomu. Wraz z zakończeniem wojny trafił w szeregi Wojska Polskiego i spędził w nich ponad 2 lata. W ramach tej służby przyjechał do Poznania, a w marcu 21 roku uzyskał tam w końcu zwolnienie z wojska. Miał wówczas 24 lata i wszystko wskazywało na to, że jego dalsze życie będzie skupione wokół kariery biurowej. Bezpośrednio po przejściu do cywila otrzymał posadę w Poznańskim Banku Ubezpieczeń i zajmował się tam księgowością. W tym samym roku poznał także kobietę swojego życia, to znaczy Marię. Kilka miesięcy później byli już małżeństwem, a wkrótce potem na świat przyszła ich córka Elżbieta. Kazimierz nie przypominał wówczas tego człowieka, którym stanie się w dalszej części tej historii. Chodził do pracy w białym kołnierzyku, siadał za biurkiem i przekładał stosy papieru. Nie było w tym żadnej wolności i żadnych przygód, chociaż ogromnym plusem tej pracy była za to pensja, wystarczająca na utrzymanie żony i dziecka i na wynajem mieszkania w Poznaniu. Jego praca w Banku Ubezpieczeń trwała 3,5 roku. Źródła podają zwykle, że nie zwolnił się z niej z własnej woli, tylko utracił posadę, choć nie podają dlaczego. Wiadomo, że szukał potem w Poznaniu innej pracy, ale bezskutecznie. A ponieważ koszt życia w mieście był bardzo wysoki, postanowił przeprowadzić się na wieś wraz z rodziną. Ich pierwszym schronieniem było Wagowo, położone 30 km na wschód od Poznania.
Brat Marii był tam nauczycielem i dzięki temu Nowakowie znaleźli jakoś dach nad głową. Bliskość rodziny żony była dla Kazimierza niezwykle ważna. Maria była już bowiem wtedy w drugiej ciąży, a on postanowił, że niedługo po narodzinach dziecka opuści dom i wyruszy w podróż. Trudno powiedzieć jednoznacznie, co było głównym powodem podjęcia takiej decyzji, a możliwe wyjaśnienia są zasadniczo dwa. Według pierwszego i chyba najważniejszego, czuł się do tego zmuszony przez bezrobocie i biedę. Nie udało mu się znaleźć posady, czuł się odpowiedzialny za utrzymanie rodziny, a wobec tego zdecydował się poszukać zarobku gdzieś indziej. Innymi słowy, była to smutna konieczność i właśnie tak to przedstawiał w swoich listach. Drugie wyjaśnienie oparte jest bardziej na domysłach i obserwacji rysu psychologicznego naszego bohatera. Pisał on wielokrotnie, jak bardzo uwiera go życie w mieście, cywilizacja, hałas, urzędy, zakazy, ludzka obłuda i gra pozorów. Kazimierz był wolnym duchem, uwielbiał swobodę, kontakt z przyrodą oraz samotność. Tęsknił za przygodami i poznawaniem świata, a praca biurowa dla Banku Ubezpieczeń była właściwie czymś, co zupełnie do niego nie pasowało i to dlatego ruszył w świat. Bardzo możliwe, że oba te wyjaśnienia są prawdziwe, choć aspekt biedy i bezrobocia był tu naprawdę istotny. Plan Nowaka polegał na połączeniu podróżowania z zarabianiem pieniędzy. Podstawowym źródłem dochodu miała być sprzedaż fotografii wykonywanych przez niego po drodze. Zabierał ze sobą nie tylko aparat i klisze, ale też cały zestaw do wykonywania odbitek i postanowił zostać kimś w rodzaju wędrownego fotografa. W grę wchodziło tu sporo różnych sposobów zarabiania. Na przykład sprzedaż pocztówek, wykonywanie zdjęć portretowych na zamówienie, jeżdżenie po szkołach i robienie tzw. zdjęć klasowych, wykonywanie zdjęć turystów, na przykład w uzdrowiskach, a także sprzedaż zdjęć do prasy. W pewnym momencie doszło do tego także pisanie artykułów podróżniczych do prasy, choć to akurat zaczęło mu się udawać na większą skalę dopiero wiele lat później. Kazimierz nie mógł być nigdy pewny swoich zarobków. Balansował zazwyczaj na granicy kompletnej biedy i niepewności jutra, a wobec tego musiał utrzymać koszty swoich podróży na absolutnie najniższym możliwym poziomie. Z tego powodu jego głównym środkiem transportu stał się rower, natomiast dachu nad głową szukał zazwyczaj albo u ludzi poznanych po drodze, albo pod płótnem własnego namiotu. Przygotowania do tego nowego stylu życia rozpoczęły się już pod koniec pobytu w Poznaniu. To właśnie wtedy kupił porządny rower marki Brenabor, zaopatrzył się w sprzęt fotograficzny i zaczął nawiązywać pierwsze kontakty z redakcjami poznańskich gazet. Potem wraz z żoną i córką przeprowadził się na wieś, a niedługo później, pod koniec stycznia 25 roku, Maria urodziła syna Romualda. Po porodzie Kazimierz odczekał zaledwie 6 tygodni, 9 marca pożegnał się z rodziną, spakował rzeczy na rower i wyruszył w swą pierwszą wielką podróż. Bardzo ciekawym pytaniem jest to, dokąd tak naprawdę zamierzał się udać. Artykuły prasowe z tamtego czasu pokazują, że jego planem była wyprawa dookoła świata, chociaż do końca nie wiadomo, czy myślał o tym na serio. Wygląda jednak na to, że właśnie tak to przedstawiał, zwłaszcza gdy pukał do drzwi redakcji różnych gazet. Mimo tych deklaracji, jego trasa prowadziła jednak póki co przez Polskę. Z Wagowa pojechał do Gniezna i do Torunia, a 10 dnia dotarł do Warszawy. Stamtąd z kolei pojechał do Łodzi, Częstochowy oraz Krakowa. W każdym z tych miast odwiedzał siedziby gazet, a zatem można powiedzieć, że było to coś w rodzaju podróży biznesowej. Marzyły mu się umowy na publikację artykułów i zdjęć, a powiedzenie, że jest podróżnikiem dookoła świata, z pewnością przykuwało uwagę.
Co ciekawe, Kazimierz odwiedził też cały szereg obiektów związanych z przemysłem, poczynając od gmachu ministerstwa, a kończąc na rozmaitych fabrykach i zakładach. Jest to dość zagadkowe, chociaż najprostszym wytłumaczeniem jest to, że szukał klientów na usługi fotograficzne, a fabryki mogły być równie dobrymi klientami jak szkoły. Z Krakowa ruszył na wschód, przez Tarnów i Przemyśl, aż w końcu po ponad 2 miesiącach rowerowej podróży przez drugą RP dotarł w swoje rodzinne strony. Najpierw do Lwowa, potem do Stryja, a potem w nieodległe Karpaty. W jednej z lwowskich gazet ukazał się wtedy artykuł prezentujący plan podróży Nowaka dookoła świata. Według niego miał zamiar pojechać z Lwowa rowerem do Rumunii, Bułgarii i Turcji, stamtąd dotrzeć do Palestyny, a następnie ruszyć dalej na wschód, do Indii, Chin i Japonii. Coś jednak musiało pokrzyżować mu plany. Zamiast pojechać do Rumunii, ruszył bowiem na przejście graniczne z Czechosłowacją, a po kolejnych 2 dniach wjechał na terytorium Węgier. Od tego czasu kierował się to na zachód, to na południe. Zwiedził Budapeszt, potem wjechał do Austrii, zahaczył o Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców i w końcu dotarł do Włoch, w których, jak wiemy, przebywał już jako nastolatek. Odwiedził w nich teraz wiele miast, a w tym Mediolan, Pizę, Rzym i Neapol, a w każdym z nich starał się coś zarobić na pracy wędrownego fotografa. Jedno ze źródeł podaje, że z Neapolu zamierzał się udać statkiem do Brazylii. Ponieważ jednak cena biletu przekraczała jego możliwości finansowe, zamiast popłynąć do Ameryki Południowej, musiał się skupić na Europie. Wiele miesięcy spędził we Włoszech oraz we Francji. W obu tych krajach starał się zarabiać jako fotograf. Z późniejszych listów wynika, że we Francji osiągnął wystarczający dochód, by regularnie wysyłać pieniądze żonie, a ponadto, że kupił tam nowy aparat. Podczas tej samej podróży odwiedził jeszcze na pewno Belgię, Holandię, Danię i Niemcy, a być może też jakieś inne sąsiednie kraje. W sumie przejechał przez kilkanaście państw i, jak zapisał, pokonał około 18 tysięcy kilometrów. Wrócił do Polski po 1,5 roku. Do tego czasu Maria i dzieci oraz jej brat z rodziną zdążyli się już przeprowadzić, tym razem do wsi Boruszyn, położonej 50 kilometrów na północ od Poznania. Będąc daleko od domu, Kazimierz zawsze tęsknił za swoimi bliskimi. Nie miał jednak zamiaru rezygnować z tego powodu ze swoich wyjazdów. Jego podróż po Europie udowodniła, że z pracy wędrownego fotografa da się wyżyć. I choć nadwyżka finansowa była niewielka, to pozwalała jakoś przetrwać. Kazik wytrzymał w domu zaledwie 4 miesiące. Pod koniec stycznia 27 roku ponownie załadował swój sprzęt i ruszył w drugą wielką rowerową podróż. Z Poznania pojechał do Warszawy, a potem przez Kielce i Rzeszów dotarł do Lwowa. Zabawił tam ponad 2 tygodnie, a potem przez Stanisławów dotarł do granicy, chociaż tym razem nie do granicy czechosłowackiej, tylko rumuńskiej. W niecały miesiąc przeciął Rumunię z północy na południe. Potem przez 2 tygodnie przemierzał Bułgarię, aż w końcu 8 czerwca dotarł do granicy tureckiej. Zwiedził Konstantynopol i zawitał też na kontynent azjatycki, choć nie ma pewności, jak bardzo się w niego wgłębił. Bardzo możliwe, że przemierzył jakąś część Anatolii, a jedna z gazet z lat 30. podaje nawet, że odwiedził Persję, choć to akurat wydaje się mocno niepewne. Na pewno za to powrócił do Konstantynopola i popłynął stamtąd statkiem do Pireusu w Grecji, a następnie do znanego mu już dość dobrze Neapolu we Włoszech. To właśnie w Neapolu rozpoczęła się jego pierwsza afrykańska przygoda. Wydał tam ostatnie pieniądze na bilet i popłynął do Trypolisu, czyli stolicy dzisiejszej Libii, a wówczas głównego miasta Trypolitanii.
Trypolitania była w tym czasie kolonią włoską, to znaczy w pewnej części, bowiem duży jej obszar był wciąż ogarnięty działaniami wojennymi. Włosi kontrolowali tu pas wybrzeża, ale im dalej na południe, tym ich kontrola była bardziej niepewna. Dzięki swej dobrej znajomości języka włoskiego, Kazimierzowi udało się uzyskać specjalne pozwolenie na poruszanie się po tym kraju, choć miało ono swoje ograniczenia. Po zwiedzeniu Trypolisu pojechał na wschód, wzdłuż wybrzeża, do oddalonego o 200 km miasta Misrata. Tam zmienił kierunek na południowo-zachodni i zaczął oddalać się od wybrzeża, posuwając się jednocześnie w głąb Sahary. Było to jego pierwsze, choć nie ostatnie spotkanie z pustynią i doświadczył tutaj zarówno trudów podróżowania po niej, jak i pewnej magicznej atmosfery. W jednej z gazet opisał to tak. Przede mną roztoczył się bezkres prawdziwej pustyni, bezdrożnej i bezwodnej. Skromne zapasy wody i żywności obciążyły zbytnio rower, który i tak w tych stronach był mi już tylko niepotrzebnym balastem. Jednak nie mogłem się rozstać z jedynym swoim przyjacielem. Mijały dnie i noce, prędzej jednak mijały zapasy wody i żywności. Ostatecznie 14 dnia od opuszczenia Mirdy zabrakło zupełnie wody i zabrakło tchu. Opadłem bezsilny na wydmę miałkiego piasku. Ból wzmagał się, ogień we mnie płonął. Miałem wrażenie, że w żyłach moich przelewa się wrząca krew. W końcu straciłem przytomność. Potem zdarzył się cud. Uratowali go Arabowie. Dali mu jeść i pić i przekazali mu też odpowiednie zapasy na dalszą drogę. Gdy nasz bohater znalazł się znowu sam na pustyni, czuł się właściwie tak, jakby ktoś dał mu nowe życie. Noc zapadła. Jakaś niewidzialna ręka upięła na ciemnym stropie nieba miliardy jasnych gwiazd. Była to jedna z najpiękniejszych nocy mego życia. Mimo że zewsząd otaczały mnie bezkresne połacie pustyni, radość rozpierała mi pierś. Żyłem znowu i pełen nowych sił brnąłem dalej ku Gadames. Gadames było bardzo istotną oazą i fortem położonym na zachodnim krańcu Trypolitanii. W tej opowieści pojawi się zresztą raz jeszcze. Wówczas w roku 27 był to jednak najdalej w głąb Afryki wysunięty punkt, do którego dotarł Kazimierz i był oddalony od Morza Śródziemnego o mniej więcej 400 km. Pisze się zwykle, że nasz bohater nie był wtedy jeszcze gotowy na dłuższą podróż w głąb tego kontynentu. Częściowo pewnie jest to prawda, choć w jednym z listów natrafiłem na informację, że w związku z trwającą wojną nie uzyskał po prostu pozwolenia włoskich władz na dalsze poruszanie się na południe. Mógł za to jechać na północ i zachód. Gadames jest położone w miejscu, w którym zbiegały się wówczas trzy granice: włoskiej Trypolitanii, francuskiej Algierii i francuskiej Tunezji. Kazik przekroczył tę ostatnią i pojechał na północ. Zwiedził Tunezję, a potem fragment Algierii i przemierzył w sumie około 3000 km po kontynencie afrykańskim. Jedno ze źródeł podaje, że odwiedził także Maroko, choć inne wskazują na to, że zakończył swą podróż w Algierze. W połowie października 27 roku popłynął z Algieru do Marsylii. Podróżował dalej przez Francję i spędził w niej prawie 3 miesiące, pracując intensywnie jako wędrowny fotograf. W lutym odwiedził Belgię, potem Niemcy, a na początku marca, po ponad roku nieobecności, powrócił do Boruszyna. Jego córka miała w tym czasie 5,5 roku, natomiast syn 3. Nie dane im było jednak dorastać z ojcem. Spośród tych pierwszych 3 lat życia syna, Kazimierz był w domu zaledwie przez 6 miesięcy, a teraz także nie zamierzał przebywać w nim długo. Oczywiście chodziło tu w dużej mierze o presję zarabiania pieniędzy i utrzymywania rodziny, ale nie był to jedyny powód wyjazdu, a w jednym z listów Nowak napisał tak.
Życie ciche, spokojne, nie dla mnie już. Ja duszą całą pragnę niebezpieczeństw, pragnę walki z dziką przyrodą, pragnę przeżyć twardych, które działają na mnie jak nektar boski. I pragnę tej ciszy upojnej, która pozwala myślom zbliżać się ku błękitom, pozwala własną poznawać duszę. Już dusza moja taka, trudno, siedząc przy ciepłym kominku, coś gna mnie w świat. A świat, jaki on piękny, wiele cudów wszędzie, wiele rzeczy ciekawych. Przebić przezeń to najwyższa szkoła, to akademia życia, to cel duży, warty trudu. Trzecia wyprawa rozpoczęła się już zaledwie 2 miesiące po zakończeniu drugiej, to znaczy w maju 28 roku. Tym razem był to rajd rowerowy dookoła Polski. Jego celem była rzecz jasna praca zarobkowa związana z fotografią, ale chodziło tu również o odwiedzenie redakcji gazet w całym kraju i nawiązanie kontaktów na przyszłość. Nasz bohater pojechał najpierw z Poznania do Bydgoszczy, a potem do Gdyni przez wolne miasto Gdańsk. Po zobaczeniu morza wyruszył następnie wzdłuż północnych granic II RP, przez Kaszuby, Grudziądz, Łomżę oraz Białystok do Białowieży. Tam spędził aż 2 letnie tygodnie, robiąc zdjęcia turystom albo myśliwym, po czym pojechał dalej do Wilna. Natomiast kolejne tygodnie lipca i sierpnia spędził na szlaku z Wilna do Lwowa, przemierzając tereny wschodnich województw II RP. W różnych gazetach ukazało się wtedy sporo artykułów o Kazimierzu. Nie były one do końca spójne, ale można powiedzieć w uproszczeniu, że przedstawiały go znowu jako kogoś, kto podróżuje na rowerze dookoła świata. Podawano, że przebył już prawie 30 tysięcy kilometrów przez Europę, Azję Mniejszą i Północną Afrykę, że chwilowo zawitał do Polski, ale niedługo rusza dalej. Według jednej z gazet wileńskich, podczas tej samej trzeciej podróży planował on pojechać ponownie na Czarny Ląd. Inna gazeta zdradzała więcej, pisząc, że nasz bohater planuje dotrzeć przez Włochy do Trypolitanii, a stamtąd ruszyć na wschód, przez Egipt, Palestynę, Syrię i inne kraje do Indii, a potem całą Azję przejechawszy, przeprawić się do Ameryki Północnej. Innymi słowy, plany podróży dookoła świata były wciąż na sztandarach Kazimierza, choć co ciekawe i ważne, w innych gazetach pojawiło się także coś nowego, a mianowicie wzmianki o tym, że zamierza popłynąć do Kongo, a potem być może przebić się stamtąd przez serce Afryki aż po Deltę Nilu. Warto tu zwrócić uwagę na to Kongo. Był wówczas rok 1928, a Kongo belgijskie przeżywało akurat prawdziwy boom gospodarczy, oparty głównie na wydobyciu różnych surowców. Dotyczyło to przede wszystkim prowincji Katanga, a w tamtym czasie ściągali do niej zarówno tubylcy z innych regionów kraju, jak i przeróżni Europejczycy, którzy pragnęli w Kongu zdobyć fortunę. Wszystko wskazuje na to, że Kazimierz usłyszał sporo dobrych opowieści o tym kraju, o tym, że pracy jest dużo, a zarobki są wysokie. I doszedł do wniosku, że jak to mówił, zahaczenie w tym miejscu pozwoliłoby mu wyjść finansowo na prostą. Podróż do Konga była jednak bardzo kosztowna i było to na tyle wielką przeszkodą, że musiał odłożyć ją do kategorii marzeń niemożliwych do zrealizowania. Z planów wyjazdu do Afryki Północnej oraz wyprawy dookoła świata także póki co nic nie wyszło. A przez resztę roku 28 Kazimierz włóczył się wciąż po Polsce, szukając fotograficznych zleceń. Zawitał m.in. znowu do swych rodzinnych Lwowa i Stryja, a następnie ruszył na zachód, w 4-miesięczną włóczęgę po Karpatach, to znaczy górach, które uwielbiał od dziecka. Pod koniec grudnia znalazł się w Krakowie, a stąd już pociągiem wrócił do Poznania, kończąc półroczny rajd dookoła Polski. Kolejne 3 lata były dla Kazimierza pewną rutyną fotograficzno-podróżniczą. Odbył w tym czasie co najmniej 4 wielomiesięczne rowerowe wyprawy, a w tym 3-krotnie odwiedził znowu Karpaty i Lwów.
Były to przede wszystkim podróże zarobkowe. Wiadomo na przykład, że robił zdjęcia w różnych szkołach we Lwowie, fotografował kuracjuszy w górskich uzdrowiskach i dorabiał jako fotograf na polowaniach w karpackich lasach. Pojechał też raz zarobkowo do Francji i spędził tam kilka miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc, jego sytuacja finansowa była jednak kiepska. Zarobki były o wiele gorsze niż wcześniej, o zlecenia było niezwykle trudno, a w dodatku na całym świecie szalał już kryzys gospodarczy. Kazimierz musiał się chwytać wszelkich możliwych sposobów na zdobycie pieniędzy, ale było to prawie niemożliwe. Pisał, że chciał pracować, a nie miał gdzie. Jak pies wijałem się po wsiach, żebrząc u chłopów pracy. Kryzys przyszedł, coraz trudniej szło, coraz gorzej, nie było już żadnych widoków. Pod koniec lata 31 roku sytuacja była tak zła, że Kazimierz był już na skraju załamania. Sezonowe zarobki w Karpatach były niezwykle kiepskie, a perspektywy na podłapanie jakiejkolwiek pracy w miesiącach zimowych były prawie zerowe. Zarówno on, jak i jego rodzina klepali biedę, a jedynym sposobem na zmianę tej sytuacji był w jego oczach wyjazd za granicę. Zimowa pora sprzyjała podróży na południe. Kazimierz chętnie pojechałby do Brazylii albo do Kongo, ale nie miał na to pieniędzy, a zatem musiał obrać taki kierunek, który był dla niego najtańszy i najłatwiejszy, między innymi pod kątem językowym oraz wizowym. Takim kierunkiem była dla niego włoska Trypolitania, którą już raz odwiedził. Nie miał co prawda prawie żadnych funduszy, by do niej dotrzeć, ale po drodze mógł się zatrzymać w Rzymie i Neapolu i spróbować zarobić w tych miastach na bilet do Trypolisu. Dalszy plan był właściwie jedną wielką niewiadomą. Kazik nie miał pewności, czy włoskie władze wojskowe wyrażą zgodę na jego włóczęgę, ale miał nadzieję, że tak i ogólnie rzecz biorąc postanowił kierować się z Trypolisu na wschód, w stronę Egiptu. Wybierał się do Afryki przede wszystkim po to, aby zarobić na chleb. Zamierzał pisać artykuły prasowe i wysyłać je wraz ze zdjęciami do różnych gazet, a ponadto dorabiać jako wędrowny fotograf. Gdzieś z tyłu głowy była też w nim obecna ciągle idea dotarcia do Konga Belgijskiego i znalezienia tam pracy, ale przyznawał, że nie ma pojęcia jak tam dojechać, mając pustkę w kieszeni, a wobec tego było to raczej mgliste marzenie niż realny cel. Jeżeli znacie choć z grubsza historię Kazika, to może wam się wydawać dziwne, że póki co nie ma tu w ogóle mowy o planach przemierzenia całej Afryki z północy na południe. Wszystko wskazuje jednak na to, że w chwili rozpoczęcia wyprawy taki plan jeszcze nie istniał. Oczywiście w głowie Nowaka kołatały się różne pomysły, takie na przykład jak wspomniana już podróż dookoła świata i nie można wykluczyć, że gdzieś pośród nich czaiła się wielka idea przemierzenia całego kontynentu od Trypolisu po Kapsztad. Ale nie było to coś, o czym myślał na serio, a już na pewno nie coś, o czym pisałby w listach. Na tym etapie nie spodziewał się jeszcze, jaką skalę przybierze jego podróż, a jego plany były skupione na Afryce Północnej. Przygotowania były krótkie. Kazimierz zabrał ze sobą namiot, aparat, klisze i sprzęt różnego rodzaju, a także swój wysłużony 7-letni rower. 4 listopada 1931 roku pożegnał się z najbliższymi i ruszył autobusem do Poznania. Już w pierwszym liście napisał, że chciałby już zakończyć swoją wieczną włóczęgę i być z rodziną, ale na razie nie widzi takiej możliwości. Następnego poranka władował swój rower do pociągu i pojechał z Poznania na południe. Podróż koleją trwała ponad 2 dni. Przesiadał się w Katowicach, Wiedniu i Wenecji, aż w końcu dotarł do Rzymu, gdzie zatrzymał się w pewnym klasztorze u znajomego zakonnika. Kazimierz bywał w Rzymie już wielokrotnie. Z wszystkich narodów świata zdecydowanie najbardziej lubił Włochów, a dzięki znajomości języka czuł się w ich kraju jak ryba w wodzie.
Marzyłby kiedyś pokazać Rzym swej Marysi. Teraz jednakże musiał się skupić na zupełnie innych zadaniach, a mianowicie na prolongacie swojego paszportu oraz zdobyciu pieniędzy na rejs przez Morze Śródziemne. Trzeba tu bowiem podkreślić, że nasz bohater znalazł się w Rzymie prawie zupełnie bez pieniędzy. Z jednego z listów, które wtedy napisał, można wyczytać o nim naprawdę sporo. Chciałbym wesoło pisać, ale nie mogę. Wszystko buntuje się we mnie na myśl, że ostatnie 20 zł będę musiał wydać na wizę polską, a przecież ja w świat nie z rozkoszy ruszyłem, a ten haracz płacę za to, że w Polsce chleba dla mnie nie ma, że rodzina moja głodem przymiera. Jutro rocznica powstania Polski. Ambasador Polski wydaje raut w Rzymie. Będą pić, hulać, tylko biednemu za darmo ani paszportu postemplować nie mogą. I człowiek ma szanować takie państwo, a w razie wojny życie dać za ojczyznę. I widzisz, Maryś, niewesoło w świecie. A gdy jeszcze o waszej nędzy pomyślę przytem, upadam, rozbijam się całkiem. A taki pierwszy lepszy drań a la Piłsudski jeździ po maderach na koszt państwa. Czy to nie woła o pomstę? Kazimierz spędził w Rzymie cały tydzień. Sprzedawał pocztówki, robił zdjęcia na zamówienie i jakoś zbierał grosz do grosza, choć było to o wiele trudniejsze niż się spodziewał. W końcu zarobił akurat tyle, aby uiścić opłatę paszportową i kupić bilet na statek, ale by mieć pieniądze na życie, musiał ratować się pewną pożyczką. Udał się także do Watykanu i był obecny na papieskiej audiencji u Piusa XI. Co ciekawe, tego samego dnia Kazik zemdlał podczas nabożeństwa, choć sam nie wiedział dlaczego. Wiele wskazuje na to, że z jego zdrowiem nie wszystko było w porządku, a pierwsze zapiski o różnych bólach, które odczuwał, dotyczą już przesiadki w Katowicach. Z Rzymu pojechał rowerem do Neapolu, co zajęło mu niecałe 3 dni. Tam odwiedził znajomych, a potem wsiadł na pokład statku płynącego przez Cieśninę Mesyńską do Syrakus na Sycylii. Kazimierz bardzo cierpiał na chorobę morską, a wobec tego z ogromną ulgą przyjął możliwość spędzenia kilku godzin w tym mieście. Miał tu zresztą przesiadkę, a w dalszą podróż w stronę Afryki ruszył jako pasażer statku Chita di Benghazi. W drodze na Czarny Ląd odwiedził jeszcze Maltę i zachwycał się tam ulicami Valetty. Relacjonował, że wałęsają się po nich stada kóz, a na prośbę przechodnia ich właściciele doją kozy i sprzedają świeże mleko. Rozdział 2. Libia. 26 listopada 1931 roku Kazimierz Nowak dotarł w końcu do portu w Trypolisie i rozpoczął tym samym swą kilkuletnią, niesamowitą afrykańską podróż. Większość współczesnej Libii była wtedy kontrolowana przez Włochy, choć warto tu dodać, że w momencie przyjazdu Nowaka nie stanowiła jeszcze formalnie jednej całości. Na zachodzie, nad morzem, rozpościerała się Trypolitania, na wschodzie Cyrenajka, a na południu odpowiednio Fezzan i Kufra. I zostały one złączone w Libię dopiero 3 lata później. Póki co spora część tego terytorium, zwłaszcza na wschodzie i na pustynnym południu, była areną konfliktu zbrojnego pomiędzy wojskami włoskimi a miejscową ludnością, a przede wszystkim Beduinami. Wojna powoli miała się ku końcowi i zwyciężali Włosi, ale niektóre tereny, po których chciał poruszać się Kazik, były wciąż niespokojne. Jego ogólny plan zakładał poruszanie się na wschód. Z Trypolitanii zamierzał pojechać do Cyrenajki, a potem do Egiptu. Tam rozważał różne warianty, a w tym na przykład podróż do Palestyny albo wzdłuż Nilu przez Sudan do Erytrei, czyli kolejnej kolonii włoskiej. A z każdego z tych państw miał nadzieję wysyłać do gazet liczne relacje i zdjęcia. Natrafił jednak na bardzo istotny problem. Po dotarciu do Trypolisu okazało się bowiem, że jego przejazd przez Cyrenajkę będzie prawdopodobnie niemożliwy ze względu na prowadzone tam wciąż działania wojenne.
Kazimierz musiał uzyskać teraz szereg pozwoleń. Pisał w tej sprawie do samego gubernatora, Pietro Badoglio, znanego wam pewnie z II wojny światowej. I chociaż trwało to wiele dni, to jednak w końcu otrzymał upragniony dokument. Nie znamy jego dokładnej treści, ale można zakładać, że pozwalał mu on na swobodne poruszanie się po terytorium Trypolitanii oraz Fezzanu, a komendy wojskowe na tym obszarze otrzymały wytyczne, aby traktować go jak gościa. Prawdopodobnie to pozwolenie nie dotyczyło jednak Cyrenajki, ogarniętej wojną. A ponieważ nasz rodak kierował się docelowo do Egiptu, postanowił ominąć Cyrenajkę od południa. Jego trasa była niezwykle ambitna. Prowadziła wprost przez Saharę i to aż na dystansie około 4000 km. Z Trypolisu planował podążać na zachód, do znanego już sobie Gadames, przy granicy z Algierią i Tunezją, potem do Murcuk w środkowym Fezzanie, a następnie przez Kufrę do Egiptu Południowego. Można powiedzieć nawet, że była to trasa zupełnie szalona, a Kazik nie zdawał sobie do końca sprawy z tego, na co się porywa. Na papierze ten plan wyglądał jednak bardzo spektakularnie i jako taki mógł stanowić przepustkę do tego, by jego artykuły były publikowane w prasie. Po załatwieniu formalności, zwiedzeniu Trypolisu i napisaniu pierwszych relacji, Kazimierz był już gotowy do rozpoczęcia swojej rowerowej podróży. 30 listopada opuścił miasto i zgodnie ze swoim szalonym planem ruszył na południowy zachód. Asfalt skończył się szybko, a dalsza trasa prowadziła już drogą gruntową, na której z każdym kilometrem znajdowało się coraz więcej piasku. Pas przybrzeżny Trypolitanii przechodził wówczas wielką metamorfozę po kończącej się wojnie. Włoscy zdobywcy zakładali tam teraz drugą Italię, która miała stanowić zaplecze tej europejskiej. Sadzono drzewa, zakładano ogrody i budowano infrastrukturę, a nad szkołami i urzędami powiewały już włoskie flagi. Nowak napisał, że miejscowej ludności podoba się ten nowy stan rzeczy, ale tylko dlatego, że kości tych, którzy byli przeciwnego zdania, bieleją teraz gdzieś na pustyni. Trasa Kazika prowadziła wzdłuż gór ku granicy z Tunezją. Po przejechaniu 300 km dotarł do Nalut, bardzo starego berberyjskiego miasta, w którym podziwiał kręte uliczki, a także zamek wzniesiony przed wiekami. Był już właściwie przy granicy z Tunezją, a zatem musiał zmienić kierunek i skierował się wzdłuż granicy prosto na południe. Otaczała go prawdziwa pustynia, miejscami kamienista, miejscami piaszczysta, ale był to dopiero przedsmak tego, co czekało go w kolejnych tygodniach. Jego rower był teraz bardzo obładowany, na tyle ciężki, że jazda na nim w trudnym terenie była w zasadzie niemożliwa. Nasz bohater musiał zatem przemierzać długie odcinki pieszo. Prowadził rower, wpychał go na wzniesienia, a jego tempo wyraźnie spadło. Wodę znajdował rzadko, a kiedy już ją zdobywał, była ona zazwyczaj słona. Kiedy się zatrzymywał, dokuczały mu roje much, a kiedy wyruszał w drogę, uderzał go mocny, upalny wiatr. Odrobinę wytchnienia znajdował wieczorami. Rozbijał namiot, wzniecał ognisko z krzewów cierniowych i gotował posiłek. Początkowo obawiał się hien i szakali, które całymi hordami włóczyły się po pustyni. Z czasem jednakże jakoś się do nich przyzwyczaił. Rozkoszował się za to ciszą i ogromną wolnością. Grzał się ciepłem ogniska, popijał herbatę i spoglądał na niebo z tysiącami gwiazd. Pisał do Marii: czarowna jest noc dzisiejsza. Wokół niskie, dzikie góry, ogień płonie ochoczo i cisza, ta boska cisza pustyni, żadnego gwaru ani trzasku motorów. Myśli wypocząć mogą i nerwy nie drgają, jak tam w tych mrowiskach ludzi, gdzie bogiem jest pieniądz, gdzie chciwość, przekupstwo, pycha, pijaństwo i rozpusta panują wszechwładnie.
Po pokonaniu kolejnych 300 kilometrów, dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia, Kazimierz ujrzał na horyzoncie palmy, a po kilku godzinach marszu dotarł do berberyjskiej oazy Gadames, znanej mu już z poprzedniej podróży. Było to całe miasto wyrosłe na pustyni i otaczał je wielki 6-metrowy mur. Prawie wszystkie budynki były ze sobą połączone, a sieć uliczek pomiędzy nimi przypominała tunele. Dolna część miasta była przeznaczona głównie dla mężczyzn, natomiast górna dla kobiet i dzieci. Można było wędrować tutaj dachami i przejść w ten sposób do dowolnej części osady, ani przez chwilę nie schodząc na poziom ulicy. Gadames jest bardzo stare i chociaż pierwsze wzmianki o nim pochodzą z czasów rzymskich, to istnieją przesłanki mówiące o tym, że założono je znacznie wcześniej. Jest otoczone z każdej strony pustynią, a sekretem jego przetrwania jest to, że pośrodku oazy znajduje się źródło wody. Rower Kazika wzbudził tu niebywałą sensację, a sam podróżnik został powitany serdecznie przez włoskiego komendanta. Spędził w Gadames 8 dni, pisząc do gazet, fotografując i próbując opracować dokładnie dalszą trasę. Początkowo planował udać się stąd bezpośrednio do Murcuk, na południowy wschód, ale niespodziewanie nadarzyła mu się okazja dołączenia do karawany zdążającej do Gad, czyli oazy leżącej 500 km dalej na południe. Oznaczało to nadłożenie drogi, ale zwiększało bezpieczeństwo, a zatem w końcu zdecydował się na tę opcję. Trasa była niezwykle trudna i prowadziła przez pogranicze Algierii oraz Trypolitanii, a potem Fezzanu. Nie było tu żadnej drogi ani słupów granicznych, a nasz bohater wielokrotnie przekraczał niewidoczną linię oddzielającą Saharę Włoską od Sahary Francuskiej. Towarzyszyło mu dwóch Arabów, stary i doświadczony Ali, a także młody Mohamed. Natomiast ich karawana składała się z 10 wielbłądów, które nawiasem mówiąc panicznie bały się roweru. Paradoksem pierwszych dni tego etapu były obfite opady deszczu, niezwykle rzadkie w tym regionie. Któregoś wieczora nad Saharą przeszła ogromna burza. Z nieba spadały całe potoki deszczu, zawalając i zalewając namiot Kazika, a wobec tego przez wiele godzin leżał on w wodzie i trząsł się z zimna. Nad ranem chwycił silny mróz i pokrył to wszystko lodem i szronem. Nasz bohater napisał potem, że chyba musi mieć dobre płuca, skoro to wszystko wytrzymał. Tak samo zresztą jak ogromne różnice temperatur. Spora część trasy na południe od Gadames prowadziła przez teren zaskakująco twardy. Na tyle twardy, że można było jechać po nim rowerem. Potencjalne tempo Kazika było o wiele wyższe niż tempo wielbłądów i mocno korciło go, by porzucić karawanę i wyrwać się do przodu. Ponieważ jednak wielbłądy niosły większość jego bagażu oraz żywność i wodę, nie mógł w zasadzie tego zrobić. Kazimierz mocno się irytował. Przez 10 dni pokonali odległość równą zaledwie 2 dniom jazdy rowerem. Zapasy jedzenia zmniejszały się w szybkim tempie, a on miał poczucie bezsensownie traconych dni. Wielkim problemem była też woda. Deszcze ustały, a jedynym jej źródłem były teraz niezwykle marne i prawie słone wodopoje, które co jakiś czas niemal cudem odnajdywał Ali. Rejon pustyni, po którym się poruszali, przypominał ogromne cmentarzysko. Każdego dnia natrafiali na rozrzucone kości. I chociaż zwykle były to kości zwierzęce, to zdarzały się czasem także i kości ludzkie. Po 3 tygodniach wędrówki z Gadames, sytuacja Kazika była naprawdę kiepska. Według pierwotnych planów powinien był już dotrzeć do Gad. Ale z powodu wolnego tempa poruszania się karawany, odległość do celu była wciąż bardzo duża. Jego dwaj towarzysze doprowadzali go już do szału. Nie zamierzali zwiększać dziennych dystansów. I chociaż jego własne zapasy żywności mogły wystarczyć najwyżej na 4 dni, to w takim tempie podróż do Gad musiała potrwać jeszcze co najmniej 2 tygodnie.
23 stycznia Kazimierz podjął decyzję i odłączył się jednak od karawany, w nadziei, że w ciągu 4 dni forsownej jazdy zdoła dotrzeć do celu. Szybko się okazało, że był to jednak poważny błąd. Jeszcze tego samego dnia zabłądził i stracił orientację w terenie. I chociaż próbował wrócić po własnych śladach, to te były już zasypane przez piasek. Minął dzień, potem drugi, a on cały czas błąkał się po pustyni. Na domiar złego, właśnie w tych dniach stan jego wzroku mocno się pogorszył. Wszechobecny piasek i pył oraz mocne słońce sprawiały, że narzekał na oczy już od ponad tygodnia. Teraz jednakże bolały go one wręcz ekstremalnie. W nocy nie umiał zasnąć z powodu bólu, natomiast w dzień ledwie widział i to tylko przez mgłę. Nie wiadomo dokładnie, jak to się stało, ale w końcu znalazł ratunek. Nie był co prawda w stanie dotrzeć samotnie do Gat, ale na szczęście połączył się znowu z Mohamedem i Alim, a ci podzielili się z nim swoimi skromnymi zapasami. Głód był jednak i tak ogromny. Kazimierz szukał w swoim bagażu czegokolwiek, co mógłby zjeść. I znalazł w nim kromkę chleba z masłem, ostatnią, którą dała mu Maria przed odjazdem z Boruszyna, czyli 3 miesiące wcześniej. W jego liście czytamy tak. Chleb spleśniał, zesechł, skruszył się w papierze, ale trzymałem ciągle i dziś się przydał. Trochę oliwy z czosnkiem przysmażyłem i ten chleb wsypałem. Ach, jak smakował, mimo że zielony był całkiem. A papier, w którym był zawinięty ten chleb, zawijam dziś dzień cały herbatę arabską i palę, jakby to najlepsze bibułki do papierosów były. Kiedy do Gat było już blisko, Nowak wyrwał się znowu przodem i oczywiście miał znów poważne kłopoty. W pewnym momencie padł ze zmęczenia na piasek i spędził na nim całą noc bez namiotu, spodziewając się nawet śmierci. Ale gdy rano usłyszał śpiew z meczetu i warkot agregatu radiostacji, zorientował się, że za wydmą widać już oazę i zostały mu do niej zaledwie 2 kilometry. Pokonanie dystansu z Gadames do Gat zajęło mu cały miesiąc, a kiedy w końcu pojawił się w murach twierdzy, wywołało to wielką sensację. Okazało się bowiem, że tydzień wcześniej wysłano ku niemu patrol ratunkowy, ale ponieważ nie natrafiono na żadne ślady, to giornalista Polakko, czyli dziennikarz z Polski, został uznany za kolejną śmiertelną ofiarę pustyni. Gat było wówczas bardzo istotnym fortem, włoskim przyczółkiem wysuniętym prawie 1000 kilometrów w głąb Sahary, z którego można było pilnować granic i kontrolować sytuację w południowym Fezzanie. Historia całej oazy była jednak o wiele dłuższa. Od bardzo dawna był to kluczowy punkt na szlakach transsaharyjskich, a na przykład w okresie osmańskim było to centrum handlu niewolnikami. W latach 30. XX wieku mieszkało tam około 1000 osób, a w tym przede wszystkim Tuaregowie. Dookoła szumiały 3000 palm daktylowych, a domy z gliny i innych materiałów dostępnych na pustyni były splątane w istny labirynt zacienionych uliczek. Patrząc na mapę podróży Nowaka, można odnieść wrażenie, że po dotarciu do Gat miał on otwartą drogę do wnętrza Afryki. Wystarczyło iść dalej na południe, a dotarłby do jeziora Czad, a potem do swego wymarzonego Konga Belgijskiego. W rzeczywistości było to jednak w zasadzie niemożliwe. Kazimierz dotarł do Gat właściwie przypadkiem, tylko dlatego, że akurat zdążała tam karawana Alego i Mohameda i nie był przygotowany na dalszą drogę na południe. Nie miał ani pieniędzy, ani pozwoleń i wiz do kolonii francuskich, a ponadto rozumiał już dobrze, że nie jest w stanie pokonać Sahary bez wielbłąda. Dodatkowo był umówiony na odbiór listów i paczek w kolejnych oazach włoskiego Fezzanu, a z następnymi krajami na trasie, zwłaszcza z Egiptem i Erytreą, wiązał nadzieje natury zarobkowej. A w związku z tym wszystkim, już docierając do Gat, wiedział dobrze, że ruszy stamtąd nie na południe, tylko na wschód.
Zanim ruszymy w wir jego przygód, warto wtrącić tu kilka istotnych rzeczy o źródłach, które mamy dzisiaj do dyspozycji, a przede wszystkim o różnicach pomiędzy nimi. Pomijając te mniej istotne, można powiedzieć, że wiedza o wyczynach Kazika pochodzi ze źródeł dwojakiego typu – artykułów prasowych oraz listów do żony. Jeśli chodzi o artykuły, to do dużej ich liczby można dotrzeć dziś w internecie i polecam tutaj na przykład Śląską Bibliotekę Cyfrową z całymi rocznikami niektórych tytułów, a ponadto bardzo dobry ich wybór znajduje się także w książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, która już ponad 20 lat temu przywróciła niejako pamięć o zapomnianym Nowaku. Jeśli zaś chodzi o listy, to istnieje monumentalne, czterotomowe dzieło Kochana Maryś, zawierające prawie kompletny zbiór listów pisanych przez niego do swojej żony przez całą podróż. Wszystkie te źródła są bardzo cenne i warto tutaj pochylić czoła przed tymi wszystkimi, którzy doprowadzili do ich publikacji. Zwłaszcza, że artykuły i listy stanowią dla siebie fenomenalną przeciwwagę. Z artykułów prasowych wyłania się obraz Nowaka jako podróżnika idealnego. Kogoś, kto wie, dokąd zmierza, dostrzega więcej niż inni, posiada rozległą wiedzę o historii i ludach Afryki, ma poczucie humoru, lekkość i wdzięk, a przy tym jest niezwykle odważny i przeżywa rzecz jasna cały szereg fantastycznych i dramatycznych przygód. Artykuły Kazika można uznać za obraz prawdy. Jest to czasami prawda przetworzona, bo tu i ówdzie nasz bohater coś podkręca lub coś pomija, ale warto pamiętać, z czego to wynikało. Nowak nie miał tego luksusu, by pisać dla przyjemności. Pisał, by zarobić na chleb i aby wyrwać swoją rodzinę z biedy, a zatem musiał to robić tak, by jego teksty były drukowane. Zdecydowanie nie było to jednak proste. Redakcje były wybredne, a dziwny facet z rowerem był początkowo traktowany przez nie jak człowiek znikąd, ktoś bez nazwiska. Stawki za wiersz były niskie, a jego listy z Afryki bardzo często lądowały w koszu. Kazik dostawał czasem szereg kąśliwych uwag ze strony redaktorów. Takich na przykład, że jego teksty są za mało urozmaicone, że pisze za dużo o jednym kraju, za bardzo krytykuje porządki kolonialne, albo że w jego tekstach jest za mało sensacji. Musiał się zatem jakoś dostosować, chociaż i tak uważał, że w odróżnieniu od wielu innych autorów podróżniczych opisywał po prostu to, co naprawdę widział. Warto tu też docenić fakt, że jego teksty powstawały w polowych warunkach. Wysyłał je pocztą i właściwie nie miał już możliwości, aby poprawić raz napisany tekst. Artykuły Kazika czyta się łatwo, zupełnie inaczej niż listy, które pisał do żony. Powiem wam szczerze, że ta kolekcja listów jest jedną z najciekawszych rzeczy, jakie w życiu czytałem. Choć z różnych względów jest to lektura trudna. Podczas podróży afrykańskiej Kazimierz pisał do Marii prawie codziennie. Jak wkrótce się przekonacie, wyprawa była długa i w sumie napisał tych listów ponad 1200. Oczywiście nie wysyłał każdego osobno, ale gdy tylko miał dostęp do poczty, pakował po kilkanaście do jednej koperty, naklejał znaczek i wysyłał to wszystko do Polski. Listy do Marii pełniły szereg przeróżnych funkcji. Po pierwsze, był to pamiętnik. Nasz bohater nie prowadził prócz nich żadnego innego dziennika, a ponieważ gdzieś z tyłu głowy nosił się z zamiarem napisania książki po powrocie, notował w tych listach wszystko, zarówno daty, wydarzenia i nazwy miejsc, jak i mnóstwo innych szczegółów, poczynając od tego, co zjadł na obiad, albo jak długo nie zmieniał bielizny, a kończąc na przemyśleniach filozoficznych dotyczących ludzkiej natury oraz ocenie sytuacji geopolitycznej na świecie. Po drugie, listy Kazika były wprost gigantycznym archiwum spraw organizacyjno-biznesowych. Notował tutaj wydatki, liczył klisze, które mu pozostały, donosił o wpływach z fotografii, liczył pieniądze w różnych walutach, donosił szczegółowo o artykułach, które wysłał do poszczególnych redakcji, pisał o wizach, urzędach, pozwoleniach, sprawach fotograficznych i rowerowych, a także o setkach innych podobnych rzeczy.
Było tam także mnóstwo zadań, których wykonanie zlecał Marii. Prosił ją regularnie o przysyłanie gazet, papieru, klisz, chemikaliów, dętek, wentyli, łatek, książek, map, dokumentów i całej masy innych rzeczy, a czasami pieniędzy. Zlecał jej także prowadzenie korespondencji z różnymi instytucjami, rozsyłanie odbitek fotografii, monitorowanie artykułów w prasie, kontakty z redakcjami i księgowanie rachunków. Wszystkie te sprawy ciągnęły się właściwie przez całą podróż. W listach zajmują one zaskakująco dużo miejsca i pokazują, że Wielka Wyprawa Afrykańska była nie tyle romantycznym spełnianiem marzeń, co bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, które kosztowało Kazika i Marię ogromnie dużo nerwów, zachodu, stresu i trudnych emocji. Z listów Nowaka można zrozumieć, że jego żona nie spodziewała się tego, że jej rola w wyprawie będzie tak wielka. Zlecał jej coraz więcej rzeczy do załatwienia i chociaż pisał, że oczywiście ona nie musi tego robić, jeżeli nie chce, to zwykle w następnym zdaniu wspominał o swoich poświęceniach dla rodziny i że żyje tak naprawdę jedynie po to, by utrzymywać ją oraz dzieci. Innymi słowy, Maria była absolutnie niezbędna do powodzenia całego projektu, a Kazikowi zdarzało się ją nazywać na przykład swoją ukochaną, bezpłatną sekretarką, co pewnie w jego mniemaniu miało być pieszczotliwe. Pewnie niektórzy z Was zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że podczas całej podróży Kazimierz i Maria mogli ze sobą stale korespondować i to tak intensywnie. Odpowiedź jest prosta i polega na sposobie wysyłki listów na tak zwane poste restante. Nowak w kolejnych listach podawał żonie nazwę miasta, do którego miała nadawać następne listy i paczki, a on je potem odbierał osobiście w urzędach pocztowych. Wystarczyła tu sama nazwa miejscowości i kraju, bez podania adresu. A co najlepsze, w przypadku opóźnienia lub zmiany trasy, mógł zawsze zlecić poczcie przesłanie nieodebranych listów do kolejnego miasta, i to nawet w innym kraju. Trzecią funkcją listów Kazika była dyskusja na tematy rodzinne. Dzielił się w nich na przykład swoimi uwagami odnośnie wychowywania dzieci. I powiem szczerze, że od tego co pisał, czasami włos się jeży na głowie, choć z drugiej strony nie odbiegało to pewnie zanadto od standardów epoki. Pisał też sporo o sprawach małżeńskich, a nawet intymnych, choć to akurat zostawmy poza tą opowieścią. W każdym razie warto tu podsumować, że z tego co pisał, to bardzo kochał zarówno Marię, jak i ich dzieci. Naprawdę chciał polepszyć ich byt materialny i przyznawał, że nie potrafi robić tego inaczej, jak poprzez zarobkową włóczęgę po świecie. Zdawał też sobie sprawę z tego, że przez lata nie było go w domu, że nie daje im tego wszystkiego, co powinien i że prawie nie zna swoich dzieci. I miał w sobie w związku z tym mnóstwo napięć i wyrzutów sumienia. Do tego bardzo tęsknił za swoją Marią. Potrzebował kontaktu z nią jako z najbliższym sobie człowiekiem i desperacko czekał na każdy jej list. I w końcu była jeszcze czwarta funkcja, jaką spełniały listy Kazika. A mianowicie było to miejsce, w którym wylewał wszystkie swoje trudne emocje. Czasami pisał o nadziejach i planach, ale zazwyczaj jego listy były wypełnione po brzegi ogromnym smutkiem, rozczarowaniem, frustracją, a także żalem i pretensjami, które żywił do świata, do ludzi, urzędów, kapitalizmu, bogaczy i do własnego losu. Podejrzewam, że czytanie tego wszystkiego musiało być dla Marii bardzo trudne. Zwłaszcza, że w jednym zdaniu potrafił wychwalać ją pod niebiosa, a w następnym ostro skrytykować, na przykład za zbytni pesymizm i wylewanie żalów, czyli dokładnie to, co sam nieustannie robił. Wszystko to sprawia, że obraz Nowaka, który wyłania się z listów, jest niezwykle skomplikowany i zupełnie inny niż ten z artykułów prasowych. Czytanie o jego stanach depresyjnych może być bardzo trudne, a w sprawach logistycznych łatwo się pogubić. Niemniej, powiedziawszy to wszystko, myślę, że listy Kazika to prawdziwy skarb.
są moim zdaniem absolutnie fascynujące i stanowią z jednej strony naprawdę niezwykły zapis jednej z najciekawszych podróży XX wieku, i to w dodatku od kuchni, a z drugiej pozwalają zagłębić się w życie i myśli pewnego bardzo ciekawego człowieka. Wróćmy jednak na libijską pustynię. Mówiłem o tym, że Kazimierz dotarł do Gat i miał stąd zamiar ruszyć na wschód, w kierunku Egiptu. Komendant fortu obawiał się jednak mocno o jego bezpieczeństwo, a w związku z tym załatwił mu towarzystwo karawany, która przez jakiś czas miała posuwać się w tę samą stronę. Bagaż Kazika trafił więc na wielbłąda, a to było dla niego ogromnym ułatwieniem. W kolejnych dniach podróżował to pieszo, to na rowerze, czasami z karawaną, a czasami sam. Według relacji prasowej, wieczorem pierwszego dnia napotkał grupę Tuaregów i przyłączył się do ich obozowiska, choć równie dobrze mogli to być po prostu ludzie z jego karawany. W każdym razie popijał herbatę przy ognisku i starał się poznać choć kilka słów w ich języku. Uczył się także języka arabskiego, a ten mógł mu się potem przydać w kolejnych krajach. Kazimierz pisał o Tuaregach z dużym podziwem. Bardzo doceniał ich umiejętność przetrwania na pustyni. Pisał, że chociaż mają tak mało jak europejscy żebracy, to jednak są wolni i szczęśliwi. I właściwie można im zazdrościć, bo nie dość, że śpią pod namiotem na łonie natury, to jeszcze mają przy sobie swoje rodziny. W artykule prasowym znajdziemy także mrożącą krew w żyłach przygodę. Czwartego dnia Kazik zobaczył na horyzoncie gromadę jeźdźców pędzących prosto na niego. Widział z daleka, że są to wojownicy z ruchu oporu przeciwko włoskiej kolonizacji, a po niedługim czasie, gdy podjechali bliżej, zobaczył kilkanaście karabinów i strzelb wycelowanych prosto w niego. Zrewidowano go bardzo dokładnie i chociaż był prawie pewny, że to spotkanie skończy się bardzo źle, w końcu uznano go nie tyle za przeciwnika, co za zwykłego włóczęgę. Dowódca oddziału zapytał go wtedy o zapas wody, a kiedy ten pokazał, że ma jej mało, wojownicy uzupełnili jego zapasy i to nie tylko wody, ale także prowiantu. Kazik był wprost zszokowany. Liczył się z tym, że za chwilę pożegna się z życiem, tymczasem spotkał się z gościnnością i dobrym sercem. Szokujące było też to, co wydarzyło się chwilę potem. Na horyzoncie ukazał się tuman kurzu, a wojownicy rozpoznali w nim włoskie wojsko i pognali natychmiast w przeciwnym kierunku. Rozpoczęła się strzelanina, kule świstały w powietrzu, a potem oba oddziały zniknęły w oddali. Cała ta scena była tak dziwna i rozegrała się w takim tempie, że Kazik miał wrażenie, że był to sen. Ale świeże zapasy wody oraz żywności, które pozostały po wojownikach, były jak najbardziej realne. Słońce wzniosło się wyżej, a nasz bohater kontynuował swoją pustynną podróż. Doświadczył wtedy silnego zjawiska fatamorgany i zdawało mu się, że lata w przestworzach albo że idzie przez wody gigantycznego jeziora zlewającego się z niebem. Dzień był upalny, pot spływał po nim całymi strugami, a w przednie koło roweru wbiły się tego dnia cztery długie ciernie. Na tym etapie podróżował samotnie, wyprzedziwszy swą karawanę. Przeszedł przez pasmo wulkanicznych gór, a potem dotarł do kolejnej oazy o nazwie El Awenat. Czekało go tutaj niezwykle miłe przyjęcie ze strony włoskiego komendanta, a najwspanialszą niespodzianką była koperta z listem od żony oraz zestawem do klejenia dętek. Została wysłana z Polski prawie 8 tygodni wcześniej, ale trafiła do Kazimierza i to na środku pustyni. Kolejny etap był bardzo trudny i mierzył prawie 500 km. Podobnie jak wcześniej, przez pewną część trasy towarzyszyła mu karawana, a Kazimierz był w stanie jechać wtedy czasami na rowerze. Potem jednakże musiał już sobie radzić sam. Poruszał się teraz po płaskim terenie zwanym Pustynią Nicości, na której ciągle natrafiał na szkielety wielbłądów i ludzi. Jego największą przeszkodą był teraz huraganowy wiatr, który sypał mu w twarz nie tylko piaskiem, ale też drobnymi kamykami.
Jego oczy bolały od pyłu, ręce i twarz były poranione, a do tego rozbił sobie przypadkiem głowę o pal namiotu. Tempo podróży było teraz przeraźliwie wolne, a sytuacja stała się zupełnie krytyczna, kiedy wodopój, na który liczył, okazał się całkowicie pusty. Kazik przeżywał tutaj prawdziwe męki. Kilka razy był prawie pewny, że nie dotrze już do kolejnej oazy, ale nad ludzkim wysiłkiem zawsze jakoś docierał. Najpierw do Ubari, potem do Sabha, a wreszcie do Murcuk. Była to jedna z większych oaz w Fezzanie, a Kazimierz miał zamiar zatrzymać się tutaj na kilka dni. Odebrał także kolejne 32 listy, które nadeszły do niego z Polski i Włoch, a ponadto studiował mapy i wypytywał o to, jak najlepiej pokonać następny fragment Sahary. Wiedział od dawna, że od tego momentu czeka go prawdziwe pustynne piekło. Z Murcuk miał do wyboru trzy możliwe trasy. Jego celem, jak wiecie, był południowy Egipt, a potem Erytrea, a najkrótsza droga w tę stronę wiodła prosto na wschód, przez region zwany Kufrą. Z Murcuk nad Nil było jednak aż prawie 2000 km, a większość tej trasy biegła przez martwą pustynię libijską, gdzie odległość pomiędzy najbliższymi źródłami wody wynosiła czasami nawet 400 km. Początkowo Kazimierz preferował właśnie tę trasę ze względu na możliwość ominięcia Cyrenajki oraz ze względu na jej podróżniczą spektakularność. Teraz rozumiał jednak, że jej pokonanie bez wielbłąda jest zupełnie niemożliwe. Przez jakiś czas miał nadzieję, że uda mu się dołączyć do jakiejś karawany, która będzie akurat przemierzać ten teren, ale tym razem nie miał szczęścia, a na wielbłąda nie było go stać. Drugą możliwą trasą był odwrót do Trypolisu lub jego okolicy, a potem rejs statkiem przez Morze Śródziemne w stronę Egiptu. To rozwiązanie także było kosztowne, a ponadto w jego ocenie równałoby się właściwie z porażką i wobec tego nie wchodziło w grę. Z tego powodu Kazimierz wybrał trzecią trasę, a mianowicie tę prowadzącą do Egiptu, ale nie przez południową Kufrę, tylko przez pogranicze Kufry i Cyrenajki. Musiał skierować się teraz zatem na północny wschód, ku oazom położonym dość blisko Morza Śródziemnego, choć do samego morza dojeżdżać nie zamierzał. Drogę oceniał jako nad siły ciężką, prawie nie do przebycia, ale i tak postanowił spróbować. Bagaż Nowaka był niesiony przez karawanę jeszcze przez 100-kilkadziesiąt kilometrów, potem jednakże musiał go zabrać na rower. Kilka kolejnych dni było naprawdę krytycznych. Kazik napisał Marii, że przeżycia z połowy marca były tak straszne, że nawet ich nie opisze, ale że cudem uniknął śmierci. Nie miał już wody, porzucił bagaż i prawie bez sił, w desperacji ruszył przed siebie. W końcu dotarł do małej oazy, zamieszkanej przez Arabów oraz ich niewolników. Natomiast bagaż został odnaleziony po kolejnych dwóch dniach. Była to jednak najpoważniejsza opresja, w jaką jak dotąd wpadł nasz bohater. Kazik przekonał się teraz na własnej skórze, że podróżowanie po Saharze z rowerem oznacza balansowanie na granicy śmierci. Z tego powodu próbował wynająć od kogoś wielbłąda, ale żaden z mieszkańców oazy nie chciał na to się zgodzić. Nawiasem mówiąc, nasz bohater przestał się czuć bezpiecznie na pustyni, także ze względu na ludzi. Pisał, że jest jedynym Europejczykiem na przestrzeni setek kilometrów, że nachodzi go głodna biedota, a zwłaszcza jeden zbir nastaje mu napięty i dlatego trzyma swoją siekierkę zawsze pod ręką. Wobec braku wielbłąda musiał poruszać się dalej z całym bagażem. Przed kolejną oazą czekały go 3 dni trudnej jazdy, a największym problemem był teraz obszar nazywany Białą Pustynią. Promienie słońca, odbite od jasnej powierzchni, mocno raziły oczy Kazika, a z jego wzrokiem było coraz gorzej. W pewnym momencie piasek dookoła wydał mu się różowy, a potem czerwony. Oczy zaczęły mu krwawić i czuł w nich ogromny ból.
Był już co prawda blisko oazy, ale gdy tylko dotarł do pierwszych palm, przestał widzieć cokolwiek prócz krwawej mgły. Uratowali go dwaj żołnierze i dzięki ich pomocy dotarł do zabudowań, ale oceniał, że gdyby za nie widział godzinę wcześniej, zginąłby na pustyni. Kazik miał szczęście, bowiem w oazie El Foga przebywał lekarz wojskowy, który był chętny do pomocy. Zajął się jego oczami, a potem sprezentował mu nawet ciemne okulary. Kilka dni odpoczynku podziałało na jego wzrok zbawiennie, a najczarniejsze myśli o jego całkowitej utracie zostały na razie oddalone. Mimo to nastrój Kazika był kiepski. Rowerowa wyprawa na pustynię okazała się o wiele trudniejsza niż zakładał. Już teraz zajmowała mu zdecydowanie za dużo czasu, a jej końca na razie nie było widać. Zbierał co prawda historie do artykułów, ale na razie były one dość monotonne. Ot po prostu przedzierał się przez pustynię i było trudno. A wysiłek oraz ryzyko były niewspółmierne do potencjalnych zysków. Co gorsza, już od wielu tygodni cierpiał na brak materiałów fotograficznych, m.in. odpowiedniego papieru i klisz, a wobec tego nie mógł dorabiać jako wędrowny fotograf w pustynnych fortach i jakiekolwiek nadzieje na poprawę tej sytuacji mógł wiązać dopiero z Egiptem. Po wielu kolejnych dniach przedzierania się przez pustynię dotarł do pasma górskiego nazywanego Harugami Czarnymi. Było to miejsce napawające grozą. Labirynt skał pełen jarów, wąwozów i jaskiń. Nowak zgubił się zresztą pomiędzy nimi, a usiłując się jakoś wydostać, w pewnym momencie natrafił na ludzkie ślady. Podążał tym tropem przez długi czas. W końcu dotarł do dużej jaskini, ale to, co tam ujrzał, naprawdę go przeraziło. Były tam bowiem zwłoki trzech mężczyzn. Uciekł stamtąd czym prędzej, ale widok tych nieszczęśników prześladował go w głowie jeszcze przez wiele miesięcy. Kolejne dni były prawdziwą walką z górami, pustynią, upałem i silnym wiatrem. Znów zabrakło mu wody i znów wielokrotnie zwalał się na piasek bez sił. Pisał do Marii, abyś ty wiedziała, co za okropne przeżyłem dnie. Dwa pierwsze ciężkie były nad siły ludzkie, trzy dalsze konałem. Taka przeokropna śmierć, której na imię pragnienie zwaliła z nóg. Mocz własny piłem, wkopywałem się w piasek za życia, aby nie zostać spalonym przez piekielne słońce. Znowu porzucił bagaż, aby ostatkiem sił dotrzeć do oazy. Dzięki pomocy żołnierzy, zarówno on, jak i bagaż znaleźli się w końcu w twierdzy Zella, ale jak szybko się okazało, z jego zdrowiem było o wiele gorzej. O Maryś, dobrze, że w tej chwili zobaczyć mnie nie możesz, bo albo byś uciekła, albo zapłakała na mój widok. Istna masz kara, straszydło na ptaki, twarz zapuchła i pokrzywiona. To następstwo ostatniej włóczęgi przez pustynię. Przeciwdziałając pragnieniu, skryłem się w ziemię wilgotną i wybrałem miejsce, gdzie hulał wiatr, a przeciąg spowodował zapalenie okostnej. Szczęście całe, że mam opiekę lekarską i pomoc i te okropne dnie mogłem spędzić w ciepłym łóżku. Zastrzyki morfiny, opium i inne leki obezwładniły mnie do tego stopnia, że w ogóle nic nie myślałem, ale piekielne bóle już minęły. Dobrze, że jutro nie sam do następnego etapu zacznę się przebijać. Sam bym na pewno bowiem się nie przebił. Kazimierz spędził w Zelli sporo dni, a dzięki dobrej woli komendanta na następnym etapie podróży miał towarzystwo. Według listu do Marii miał to być jeden żołnierz i jeden wielbłąd, który na grzbiecie niósł zapas wody i jego bagaż. Choć według późniejszej relacji prasowej towarzyszył mu w końcu cały oddział złożony z 10 Abisyńczyków w służbie włoskiej. Według tej samej relacji ten odcinek pustyni był bardzo niebezpieczny, a nasz bohater wraz ze swoją eskortą w pewnym momencie wpadł w zasadzkę zastawioną przez Sanusich, to znaczy muzułmańskich rebeliantów walczących przeciwko włoskiej okupacji.
Potyczka trwała całe 2 dni i chociaż zakończyła się zwycięstwem wojska kolonialnego, a Nowakowi nic się nie stało, to była ona wielką tragedią, w której zginęło 8 rebeliantów. Jak napisał Kazimierz, była to regularna wojna pasterzy, z których jedni bronili swego życia i wolności, drudzy zaś starali im się odebrać to wszystko na rozkaz obcego. Gnębieni od wieków przez Mahometan, abisyńscy chrześcijanie nienawidzili wyznawców proroka i z entuzjazmem szli na wojnę zdobywać Libię dla Włochów. O tych zdarzeniach można przeczytać tylko w relacji prasowej, natomiast w listach do Marii nie ma po nich śladu. Paradoksalnie nie podważa to jednak prawdziwości tej relacji, bowiem 2 listy Nowaka z tego okresu nie przeszły prawdopodobnie włoskiej cenzury wojskowej i nigdy do Marii nie dotarły. Aby odtworzyć przebieg następnych kilku dni, możemy opierać się tylko na artykułach. Według nich, gdy Kazimierz zjawił się w oazie Marada, wywołało to wielkie poruszenie wśród tamtejszych wojskowych. Nikt nie rozumiał, skąd wziął się dziwny, samotny Polak pośrodku pustyni, na terenach pełnych rebeliantów, i to w dodatku z rowerem i aparatem fotograficznym. Miał on co prawda pozwolenia od samego gubernatora, ale wszystko wskazuje na to, że dotyczyły jedynie Trypolitanii oraz Fezzanu. Tymczasem oaza, w której się zjawił, leżała już na obszarze Cyrenajki, która częściowo była wciąż ogarnięta wojną. Dowódca fortu nie miał pojęcia, co właściwie powinien z nim zrobić i wielokrotnie depeszował w tej sprawie do swoich przełożonych. Tymczasem Kazik miał nadzieję, że uda mu się jakoś wymknąć i ruszyć na wschód do odległej o 4 dni marszu oazy Dżalo, a dalej w stronę Egiptu. Kiedy był jednak już prawie gotowy do drogi, otrzymał nagle rozkaz udania się samochodem do komendy strefy w Bengazji, czyli siedziby włoskich władz wojskowych Cyrenajki. Bengazji było odległe od tego miejsca o około 400 km, a podróż do niego oznaczała dla Nowaka niespodziewany powrót nad Morze Śródziemne. Nie miał jednak innego wyjścia i w eskorcie wojskowych musiał pojechać tam starym, rozklekotanym samochodem. Rower i bagaż pozostały w Maradzie. Kazimierz liczył na to, że cała sprawa szybko się wyjaśni. Wróci po rower za kilka dni i potem zgodnie z planem ruszy na wschód przez pustynię. Pierwszym przystankiem w drodze do Bengazji był port Ageila, położony na południu zatoki Wielka Syrta. Było to pierwsze od dawna spotkanie Kazika z zachodnią cywilizacją i trzeba przyznać, że nie czuł się wtedy dobrze. Kiedy wszedł do kawiarni, było tam głośno i duszno, a ludzie, których zobaczył, byli jego zdaniem poubierani jak lalki. Widział, że nie pasuje do nich, w podartym, brudnym ubraniu, boso i niemal bez grosza w kieszeni, i z całego serca pragnął się znaleźć znowu na pustyni. Kolejne dni spędził na komendzie w Bengazji oraz w różnych innych powiązanych obiektach. Czekało go tam sporo trudności. Traktowano go szorstko, jego obecność w Cyrenajce budziła szereg poważnych wątpliwości, a z jego listów można wywnioskować, że było coś podejrzewane. Być może o szpiegostwo, albo na przykład o prowadzenie dziennikarskiego śledztwa w sprawie działań wojennych. Kazimierz pisał, że po przykrych doświadczeniach tych dni bał się publicznie wyciągać aparat fotograficzny, a zdjęcia, które by wysłał do Europy, zdecydowanie nie byłyby korzystne dla włoskich zdobywców. Ostatecznie nie pozwolono mu jechać jego planowaną trasą, to znaczy z Marady przez Dżalo na wschód przez pustynię. Ta decyzja mogła wynikać po części z obaw o jego bezpieczeństwo, choć zapewne ważniejszym powodem było to, by nie widział tego, czego obcokrajowiec nie powinien oglądać, to znaczy strefy działań wojennych, w których ostatnie duże starcia zakończyły się zaledwie kilka tygodni wcześniej. Jedynym, na co władze wojskowe były być może skłonne wyrazić zgodę, był jego przejazd do granicy z Egiptem drogą przybrzeżną, chociaż i to było na razie mocno niepewne.
Zamieszanie związane z pozwoleniami trwało aż kilkanaście dni i było dla Kazimierza potworną stratą czasu. Miał dość Cyrenajki i chciał już jak najszybciej wyjechać z tego kraju. Oczywiście nie było to proste, bowiem na razie musiał się dostać jakoś z powrotem do Marady, gdzie pozostał jego bagaż i rower. Jechał znów samochodem w towarzystwie szofera oraz trzech żołnierzy Erytrejczyków, ale gdy byli już 80 km przed celem, złamała się tylna oś tego pojazdu. Dalszą drogę musieli zatem pokonać pieszo. Szli cały dzień, a potem całą noc, prawie bez wody i bez jedzenia, a w dodatku boso. I chociaż byli potwornie zmęczeni, w końcu dotarli do murów oazy. Po krótkim odpoczynku Kazik wyruszył z powrotem na północ. Miał zamiar jechać rowerem, ale ponieważ Włosi na to nie pozwolili, do nadmorskiej Ageili musiał pojechać samochodem, a dopiero stamtąd mógł ruszyć rowerem. Poruszał się teraz mniej więcej wzdłuż wybrzeża, przez step pełen szakali, żmij i skorpionów. Według jego zapisków, w związku z gorącym wiatrem Gibli, wiejącym od strony Sahary, temperatura w tej okolicy doszła 8 maja, zapewne w słońcu, do 60 stopni Celsjusza. Natomiast dzień później, gdy wiatr zawiał od morza, spadła w południe do zaledwie 12 stopni. Kazimierz napotykał co chwilę na ślady niedawnej wojny. Szkielety koni oraz wielbłądów, zasieki, groby, a także ślady pocisków i bomb. Widział też wielki obóz dla internowanych Beduinów. Był otoczony zasiekami z drutu kolczastego. Pilnowali go uzbrojeni żołnierze, natomiast w środku stłoczonych było mnóstwo ludzi, a także cały ich zwierzęcy inwentarz. W połowie maja Nowak dojechał ponownie do Bengazji, czyli stolicy Cyrenajki. Miasto robiło wrażenie wioski, która gwałtownie przemienia się w metropolię. Kończono właśnie budowę katedry, asfaltowano drogi i ulepszano port, a po ulicach w centrum przewalał się wielojęzyczny tłum. Nasz bohater musiał odwiedzić tutaj ponownie komendę strefy. Miał kolejne kłopoty i trudne rozmowy z wojskowymi, ale na szczęście w końcu pozwolono mu odbyć dalszą podróż rowerem drogą nadmorską. Z Bengazji do granicy z Egiptem było jeszcze około 600 km. Kazimierz jechał przez góry, które jeszcze niedawno były siedzibą powstańców. Teraz jednakże pozostawały właściwie puste, a on spędził tutaj dwie noce w jednej z jaskiń pełnej ich śladów. Widział także ruiny starożytnej Cyreny, jednego z najważniejszych dawnych greckich miast w Afryce Północnej. 8 czerwca osiągnął Tobruk, który określił mianem najlepszego naturalnego portu Afryki Północnej. Natomiast 2 tygodnie później znalazł się już na granicy z Egiptem. Mijało prawie 7 miesięcy, odkąd Kazimierz postawił stopy na kontynencie afrykańskim. Przebył w tym czasie ogromne połacie Sahary, pokonał pieszo oraz rowerem kilka tysięcy kilometrów, spotkał się z wielką gościnnością w Trypolitanii, omal nie zginął kilka razy w Fezzanie, a w Cyrenajce doświadczył brutalnej wojennej rzeczywistości. Mimo swojego wielkiego wyczynu był teraz jednak mocno podłamany. Jego zarobki były niskie i zmarnował w Libii ogromnie dużo czasu, a ponadto był bardzo zmęczony i nosił się poważnie z zamiarem porzucenia roweru. Ponadto w liście do żony napisał tak: Oj Maryś, listy twoje tak smutne, takie smętne. Ty ciągle jeszcze nie wierzysz, że dla ciebie żyję, że kocham i tęsknię. Czuję się tak strasznie, że chwilami aż siły opuszczają i chęć do życia gaśnie. Robię co mogę, aby tylko wam spieszyć z pomocą. Chwili każdej o tobie myślę. Żyję z dala od zabaw i rozkoszy. Jak zakonnik pędzę tułacze, biedne, nędzarne dnie. Idę po jedynej drodze, jaka otworem stoi przede mną. Nie umiem inaczej wyjść z sytuacji. Trzeba wznieść się w przestworza i jak ptak beztrosko patrzeć na świat, pisać i tworzyć, ale jak pisać, gdy na sercu ciężarem stoi uczucie, że nie dałem ci szczęścia?
ty mi nie wierzysz, a ja żyję tylko dla ciebie i dla naszych dzieci. Życie jednak jest straszne. Przecież ja całe życie tak przemęczyłem. Nie piłem, nie hulałem, pracą zawsze szedłem. I co? Przymieramy głodem. Żadnej radości z życia. Rozdział trzeci. Egipt. 21 czerwca 1933 roku Kazimierz Nowak wjechał do Egiptu, kraju, o którym marzył od bardzo dawna. Był to dla niego kraj Sfinksa, piramid i starożytnej historii. Liczył na to, że zrobi tutaj mnóstwo dobrych zdjęć dla prasy, a dzięki obecności Europejczyków zarobi sporo jako wędrowny fotograf. Egipt był w tym czasie formalnie niepodległym królestwem. W praktyce jednak znajdował się cały czas w sferze wpływów brytyjskich. Brytyjczycy kontrolowali m.in. wojsko, komunikacje i stosunki zagraniczne tego kraju, a Nowak opisywał króla i rząd Egiptu jako de facto urzędników na usługach Anglii. Nasz bohater nie przepadał za Anglikami. Irytowała go brytyjska biurokracja i okazywanie wyższości, choć sporo nieporozumień było związane po prostu z tym, że nie mówił po angielsku. Mimo wielkich nadziei, egipski etap podróży był dla Kazika bardzo nieprzyjemny. Zaczęło się już od kontroli granicznej, która była nadzwyczaj długa. Potem miał spore kłopoty w związku z brakiem tzw. wizy lekarskiej, a najgorsze przeżycia dotyczyły zaczepek ze strony miejscowej ludności. Najwięcej zatargów miał z Beduinami. Pisał o nich jak o watahach zbójów, uzbrojonych bandytów, którzy nie chcieli dać mu spokoju. Obmacywali jego rower i bagaż, wchodzili bezczelnie do namiotu i szukali pieniędzy. Doszło nawet do kilku bójek, a Kazimierza przez wiele dni trawiła mieszanina wściekłości i bezsilności. Zgraje chłopaków obrzucały go kamieniami i grudami ziemi. Setki bezpańskich psów rzucało się na jego rower, a policjanci okazywali się największymi draniami ze wszystkich. Po pokonaniu ponad 400 km rowerem, 8 dnia podróży dotarł do Aleksandrii, wielkiego miasta położonego nad morzem. Spędził tam kilka dni, a potem pojechał dalej w stronę Kairu, posuwając się wzdłuż jednej z odnóg Nilu. Przez lata marzył o tej chwili, teraz jednakże był bardzo rozczarowany. Z Nilu wydobywała się cuchnąca woń, teren był pełen nieprzychylnych mu ludzi, a wieczorami nie można było nawet odpocząć z powodu komarów. Kazik pisał do żony, że chce mu się płakać. Głowę rozsadzają mu troski, ciało omdlewa, a dola tułacza obrzydła mu do granic. Głośny i chaotyczny Kair także rzecz jasna nie spodobał się naszemu podróżnikowi, chociaż ze względu na różne formalności do załatwienia musiał spędzić tam sporo czasu. Noclegi były okropnie drogie, a wobec tego, gdy tylko było to już możliwe, pojechał do niedalekiej Gizy. Rozbił tam namiot niemal u stóp piramid, wykonał fotografię Sfinksa i zwiedził kompleks starożytnych ruin, choć w liście do Marii pisał, że zamiast tych cudów egipskich wolałby widzieć ją oraz dzieci. Obozował zresztą koło piramid dość długo, choć głównie dlatego, że musiał się zająć tam naprawą roweru i wymianą szprych. Odwiedził także pobliskie Memphis, gdzie rozbił swój namiot w Gaju z widokiem na innego, alabastrowego Sfinksa, odkopanego 20 lat wcześniej. Jak wspominałem, Kazimierz miał nadzieję, że w Egipcie uda mu się sporo zarobić na fotografii. Gorzko jednak się rozczarował. Zdjęcia piramid i innych starożytnych budowli zostały uznane przez prasę za oklepane, a dorabianie na miejscu okazało się bardzo trudne. Profity z artykułów w polskich gazetach także były o wiele niższe od zakładanych. Wiele redakcji wyrzucało jego teksty do kosza, a te, które czasami go drukowały, robiły to z opóźnieniem, nieregularnie i z pominięciem wielu istotnych dla Nowaka fragmentów. Stawki były niewielkie, w Egipcie było niezwykle drogo, a on zamiast zarabiać na swej podróży, każdego dnia na niej tracił.
Spoglądając na mapę, doszedł do wniosku, że najlepsze, co może zrobić, to jak najszybciej opuścić Egipt i pojechać do Palestyny, kontrolowanej również przez Brytyjczyków, i spodziewał się odnieść tam w końcu fotograficzno-finansowe zwycięstwo. Z Kairu do Jerozolimy było około 400 km, a Kazimierz miał zamiar pokonać ten dystans na rowerze. Pierwszy etap, liczący nieco ponad 100 km, prowadził nad kanał Suezki, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Nowak podołał temu wyzwaniu i wkrótce dotarł do położonej nad kanałem miejscowości o nazwie Kantara, a ponieważ kanał Suezki był uznawany za granicę pomiędzy Afryką a Azją, kiedy przekroczył jego wody, cieszył się z tego, że dotarł na kontynent azjatycki. Wszystkie mapy i źródła, które wpadły mi w ręce, pokazują, że w tamtych czasach Półwysep Synaj należał do Egiptu, a granica pomiędzy nim a brytyjskim mandatem Palestyny była zbliżona do współczesnej granicy egipsko-izraelskiej. W wielu swych tekstach Nowak napisał jednak, że kontrola graniczna czekała go już w Kantarze, tuż za kanałem Suezkim, a zatem 200 km przed faktyczną granicą. A porządku po wschodniej stronie kanału pilnowały jednostki palestyńskiej policji pustynnej. Niezależnie od tego, co pokazują mapy historyczne, wszystko wskazuje zatem na to, że w praktyce dla naszego podróżnika to właśnie posterunki przy kanale Suezkim stanowiły prawdziwą bramę do Palestyny. Tutaj zaczęły się jednak poważne kłopoty. Kazimierz pisał już wcześniej Marii, że jego wiza do Palestyny jest nieważna i nie wie, jak sobie z tym faktem poradzi. Wygląda na to, że próbował wjechać do tego kraju na tak zwanego pewniaka. I co ciekawe, prawie mu się udało, a pierwsza pieczątka została już wbita do jego paszportu. Wtedy zaczęły się jednak piętrzyć trudności. Zażądano od niego wysokiej kaucji oraz pozwoleń na wjazd rowerem. W końcu odkryto także, że jego wiza do Palestyny jest przedawniona, a w związku z tym zażądano nowej wizy i nowych opłat. Nowak nie dysponował ani pieniędzmi, ani zezwoleniami, a pieczątka wbita w paszporcie wprawiła go w poważne kłopoty. Do Palestyny wjechać nie mógł, ale jego wiza egipska była teraz również nieważna, a zatem nie mógł w zasadzie przebywać nawet w Egipcie. Zamieszanie w Kantarze trwało cały dzień, a w końcu nakazano mu powrót do Kairu, do konsulatu, choć co istotne nie rowerem, tylko pociągiem, pod eskortą żołnierza, którego podróż tam i z powrotem musiał opłacić w dodatku z własnej kieszeni. Było to oczywiście finansową tragedią dla Kazimierza. Niemniej, jak wkrótce się okazało, z kłopotów wybawił go pewien człowiek, którego poznał w osadzie, a który po prostu pokrył koszty biletów kolejowych. W Kairze Nowak załatwił przynajmniej to, że przedłużono mu wizę egipską. O wiele gorzej poszło mu za to ze sprawą wjazdu do Palestyny. Próbował to załatwić na różne sposoby. Pisał do konsulatu w Jerozolimie, prosił o pozwolenie na wjazd oraz o zwolnienie z kaucji, ale musiał poczekać na odpowiedź, a to zajęło wiele długich dni. Kombinował też z możliwością wjazdu do Palestyny przez Liban, do którego musiałby się dostać drogą morską. Miał zamiar spędzić w Jerozolimie i okolicach kilka tygodni, natomiast potem popłynąć bezpośrednio do włoskiej Erytrei z pominięciem Egiptu oraz Sudanu, które uważał za drogie i niebezpieczne. Wizę do Erytrei otrzymał w Kairze z łatwością, a dzięki znajomości języka włoskiego postrzegał podróż do tego kraju jak coś w rodzaju egzotycznych wakacji, połączonych z perspektywami dobrego zarobku. Cały ten plan załamał się jednak w chwili, kiedy otrzymał odpowiedź od władz brytyjskich w Palestynie, a która oznaczała de facto brak pozwolenia na wjazd rowerem oraz brak ustępstw w sprawie kaucji i wizy. I to niezależnie od tego, od której strony chciałby wjechać do tego kraju.
Próbował jeszcze uzyskać w tej sprawie pomoc polskiego konsulatu w Kairze, ale tu także zderzył się ze ścianą, a jedyne co konsul mógł dla niego zrobić, to ułatwić mu powrót do Polski. Kazimierz był bardzo rozczarowany tym wszystkim, a szczególnie dotknęła go postawa polskiego konsula, który twierdząc, że przecież go nie zna, nie chciał za niego poręczyć przed władzami brytyjskimi. Przy okazji tego rozczarowania warto powiedzieć, że z listów naszego bohatera wynika, że miał on ogromny życiowy żal do państwa polskiego. Złożymy się na to zarówno jego wojenne przeżycia w legionach, bardzo krytyczny stosunek do Piłsudskiego oraz władz sanacyjnych, jak również to, że życie w II RP oznaczało dla niego bezrobocie i biedę. Czasami pisał wprawdzie o Polsce ze sporym sentymentem, jako o swojej ukochanej ojczyźnie, ale w kwestiach praktycznych i zarobkowych pisał do Marii na przykład tak. Chcę pracować, a że z tą pracą tak trudno, nie moja wina. Inna rzecz, gdybym miał możliwość pracy w Polsce, a w świat na włóczęgę poszedł dla przyjemności, ale wiesz, jak ostatnio było trudno z zarobkiem w Polsce. Już sił nie miałem walczyć o chleb w kraju. Moralnie byłem wytrącony z siodła. Może też ja się urodziłem Polakiem, żeby móc raz na zawsze opuścić Polskę, zapomnieć o niej. Gdybym mógł zdobyć obywatelstwo inne i siły moje ofiarować społeczeństwu w zamian za chleb dla was, za dach nad głową. Uwierz, żal czuję do całej Polski. I gdy czasami myślą, zbliżam się do kraju, to tylko dlatego, że wy w nim przebywacie. Wobec niepowodzenia wyjazdu do Palestyny, jego jedynym wyjściem była w tej chwili podróż na południe, to znaczy do Sudanu. Kazimierz bardzo obawiał się tej podróży, co w kontekście jego późniejszych dokonań może się wydać naprawdę zaskakujące. W prywatnych listach pisał jednakże, że boi się wielkich upałów, dzikich zwierząt, przeciwko którym nie miał żadnej broni, a przede wszystkim wysokich kosztów podróży przez terytorium Sudanu. Sudan był wówczas kondominium angloegipskim, to znaczy czysto teoretycznie, bowiem w praktyce rządzili nim po prostu Brytyjczycy. Kazimierz miał już szereg złych doświadczeń z angielską biurokracją. Wiedział, że aby wjechać do Sudanu, potrzebuje dużo gotówki. Przekreślona pieczątka z granicy egipsko-palestyńskiej stawiała go ponadto w złym świetle, bowiem sprawiała wrażenie, że został cofnięty z granicy jako element niepewny. Obawiał się także tego, że z powodu nieznajomości języka angielskiego nie zarobi w Sudanie prawie nic na sprzedaży zdjęć, a kiedy zabraknie mu pieniędzy, Anglicy deportują go do Polski. W związku z tym wszystkim o wiele bardziej perspektywiczna wydawała mu się podróż do Erytrei. Chodziło tu przede wszystkim o znajomość włoskiego. Liczył, że dzięki temu dotrze do miejsc trudno dostępnych, zrobi ciekawe zdjęcia i będzie miał o czym pisać do gazet. A gdyby zarobił odpowiednio dużo, mógłby próbować przebić się stamtąd jeszcze dalej na południe i w końcu być może dotrzeć nawet do Konga Belgijskiego. Kazik rozważał podróż do Erytrei nawet drogą morską, ale dużo zmienił tu fakt, że jakimś cudem udało mu się zarobić w Kairze na wizę do Sudanu, a potem faktycznie ją uzyskać. Jeszcze w Egipcie doszedł do wniosku, że jeśli uda mu się przekroczyć granicę z Sudanem, prawdopodobnie zmieni swoją taktykę. Zamiast posuwać się w żółwim tempie na rowerze, mógłby skorzystać z innych środków transportu. Prawdopodobnie porzuciłby wtedy plan wyjazdu do Erytrei, a zamiast tego skierowałby się jak najszybciej w stronę granicy z Kongiem Belgijskim. Dzięki sudańskiej wizie Kongo Belgijskie przestało być dla Kazika jedynie mglistym marzeniem, a zaczęło się jawić jako realny i najważniejszy cel całej podróży. W listach do żony pisał już teraz często, że zamierza się tam zahaczyć.
W pierwszym etapie byłaby to zapewne praca dorywcza w roli wędrownego fotografa i liczył tu przede wszystkim na sesje zdjęciowe w różnych bogatych kopalniach, ale z czasem miał zamiar znaleźć tam stałą pracę, a potem nawet sprowadzić tam Marię i dzieci. Trasa Nowaka biegła teraz z Kairu do granicy z Sudanem, odległej o ponad 1000 km. Jechał wzdłuż Nilu, tak jak to sobie kiedyś wymarzył, patrząc na mapę. Okazało się jednak, że podróż rowerem po egipskich drogach była o wiele większym wyzwaniem niż się spodziewał. Trasa była męcząca, doskwierał mu upał, jazda pod wiatr oraz komary. Natomiast woda w Nilu była cuchnąca i nie nadawała się do picia. Ponadto już na początku tego etapu doszło do wypadku. Kazik przewrócił się na nierównej drodze i podarł ubranie, chociaż na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Podobne wypadki zaczęły zdarzać mu się zresztą częściej, a niemal codzienne awarie roweru nie wróżyły niczego dobrego. Jego największym utrapieniem okazali się jednak znowu ludzie. Według tego, co pisał, gdziekolwiek stawał na chwilę, zbiegali się tubylcy, szydzili z niego, obmacywali jego rower i bagaż, a to doprowadzało go do potwornej irytacji. Z kolei, kiedy przejeżdżał koło nich bez zatrzymywania, często rzucali oni w niego grudami ziemi i kamieniami. Dochodziło także do gorszych sytuacji. Którejś nocy napadło go 7 mężczyzn, udających policjantów, którzy chcieli koniecznie przeprowadzić rewizję jego bagażu oraz kieszeni. Kazimierz huknął jednego z nich pompką rowerową, a drugiego walnął w twarz, ale sam także nie uniknął ciosów. Ostatecznie ta grupa dała mu spokój, ale podobne sytuacje zdarzały się prawie codziennie, a wyprawa przez Egipt była właściwie jedną wielką bijatyką. Kiedy tylko to było możliwe, Nowak szukał schronienia w misjach katolickich. Czasami znajdował w nich dach nad głową, często jednakże czekało go gorzkie rozczarowanie. Pisał, że traktowano go jak przybłędę, a z niektórych misji bił taki chłód, taki brak serca, że szkoda słów. Nie potrafił zrozumieć, jak to możliwe, że duchowni z tych misji zapijają się winem i opływają w rozkosze tego świata, a jemu odmawiają nawet dostępu do studni. Ważnym punktem na trasie Kazimierza był Luksor, położony mniej więcej w połowie trasy do granicy. Spędził tu kilka dni, robiąc m.in. zdjęcia różnym starożytnym zabytkom, ale ze względu na wysokie koszty biletów wstępu i pozwoleń fotograficznych zrobił ich mniej niż planował. Dalsza droga prowadziła przez pustynię arabską. Kazik przebijał się przez sfalowane morze lotnych piasków, a na wielu odcinkach jazda rowerem okazywała się niemożliwa. Często musiał wdrapywać się na kolejne wzgórza dwukrotnie, raz z odczepionym ciężkim bagażem, a raz z rowerem. W pewnym momencie zdecydował się iść po torach kolejowych i jak później się okazało, prawie przypłacił to życiem. Któregoś wieczora właśnie na torach napadł na niego człowiek uzbrojony w gruby kij. Kazik usłyszał świst i uchylił głowę, a wtedy cios spadł na jego rękę i ramię. Ukrył się za rowerem, a kolejny cios spadł na bagaż. Nie miał właściwie czym się bronić, ale wyciągnął pompkę i wymierzył nią w napastnika, a ten, zakładając, że jest to broń palna, uciekł natychmiast i zniknął w ciemnościach. Ramię Nowaka bolało strasznie, także przez długi czas nie mógł ruszyć się z miejsca. Żałował bardzo, że nie miał broni i nie mógł sam wymierzyć sprawiedliwości, ale cieszył się z tego, że skończyło się tylko na mocnym stłuczeniu. Gdyby się nie uchylił, upadłby pewnie nieprzytomny na tory, a nocny pociąg zmiażdżyłby go na śmierć. Od tego czasu jego wielką obsesją było pragnienie zdobycia broni, zarówno do obrony przed ludźmi, jak i przed zwierzętami. Wiedział, że teraz w Egipcie już raczej jej nie zdobędzie, ale miał ogromną nadzieję, że pozyska ją już w Sudanie. Póki co jego bronią musiała być jako taka znajomość języka arabskiego oraz wygląd włóczęgi.
Większość ataków, których doznał w Egipcie, można by uznać za napady na tle rabunkowym, a szczególnie kuszący dla napastników był jego bagaż, który zdawał się skrywać skarby. Z tego powodu robił co mógł, żeby natychmiast po wjechaniu do kolejnej wioski uznano go za biedaka, a wtedy zamiast agresji spotykał się nawet czasami ze wsparciem. Pod koniec września dotarł do Asuanu. Był to niezwykle ważny moment jego afrykańskiej podróży, a to dlatego, że dotarł tutaj do niego nowy aparat fotograficzny, aparat małoobrazkowy Contax, przesłany przez właściciela znanej firmy fotograficznej z Poznania, Kazimierza Gregera. Nowak musiał zapłacić, co prawda, wysokie cło, ale i tak był bardzo zadowolony. Jego nowy aparat oznaczał bowiem prawdziwą rewolucję, możliwość robienia dużo większej liczby zdjęć oraz redukcję kosztów ich wykonywania. Po raz pierwszy od dawna jego listy do żony aż kipiały od optymizmu. Pisał, że w końcu nie będzie musiał oszczędzać klisz. W krajach tropikalnych zrobi mnóstwo przeciekawych zdjęć, a gazety zaroją się wprost od jego fotografii i artykułów. Co ciekawe, snuł też marzenia o powrocie do Polski i otwarciu studia fotograficznego. Pocieszał Marię, że bieda minie, a w ich mieszkaniu nigdy nie będzie już ani zimno, ani głodno. Jego entuzjazm wiązał się także z tym, że podczas prawie 3-tygodniowego pobytu w Asuanie w końcu zarobił całkiem sporo na robieniu i sprzedawaniu zdjęć. Miał teraz środki na podróż aż do Chartumu w Sudanie, a tam miał nadzieję zarobić coś znowu. Z Asuanu do granicy z Sudanem było jeszcze około 300 km, a nasz bohater zdecydował się pokonać ten dystans statkiem rzecznym. Było ku temu kilka powodów. Po pierwsze, jego rower był w opłakanym stanie i wymagał naprawy. Po drugie, podróż lądem przez pustynię była niezwykle trudna i niebezpieczna. Nie było tam żadnej wyraźnej drogi, teren roił się od bandytów, a wkroczenie na obszar przygraniczny wymagało specjalnych pozwoleń. I wreszcie po trzecie, bilet najniższej klasy na podróż statkiem kosztował mniej niż zapasy żywności, które Kazimierz musiałby zabrać ze sobą na przeprawę przez pustynię. Co ciekawe, kiedy pisał do Marii o tym, że nie jedzie rowerem, a płynie statkiem, dopisał w nawiasie, że jest to tajemnica. Dobry humor naszego podróżnika szybko się skończył. Kiedy snuł swoje plany na dalszą podróż, z polskich redakcji nadeszły wieści sprowadzające się do tego, że nie będą one publikowały zbyt wielu jego artykułów. Otrzymał ponadto informację, że redaktorzy niektórych tytułów powątpiewają w prawdziwość jego tekstów, a nawet zdjęć. Był teraz znowu mocno przybity, a wręcz zrozpaczony. I napisał, że jest tak bardzo zniechęcony do życia, że aż boi się tego stanu. Mimo to władował swój rower na pokład statku, a 17 października 1932 roku po niedługim rejsie w Górę Nilu znalazł się w Wadi Halfa na granicy z Sudanem. Spędził w Egipcie bardzo trudne 4 miesiące, natomiast od wyjazdu z Polski minęło ich już niemal 11. Rozdział 4. Sudan. Kazimierz bał się przeprawy granicznej jak mało czego. Przerażała go myśl o kolejnych opłatach i kaucjach, a także o brytyjskiej biurokracji, której spodziewał się na granicy Egiptu z Sudanem w ogromnym natężeniu. Czekała go tutaj jednak miła niespodzianka. Urzędnicy nie zaglądali mu do bagażu i nie żądali cła, ani za dwa aparaty fotograficzne, ani za rower. Rozmawiał nawet z samym gubernatorem Wadi Halfa, a ten nie dość, że był dla niego uprzejmy i prawie we wszystkim poszedł mu na rękę, to jeszcze pokrył koszt jego noclegu w hotelu. Kazik był zszokowany tym serdecznym przyjęciem i w pewnym stopniu zmienił swe zdanie o Anglikach, przynajmniej na jakiś czas. Przeprawa przez Sudan stanowi jeden z najbardziej intrygujących etapów podróży Kazika. Głównie ze względu na to, że w ogromnej większości podróżował tutaj nie tyle pieszo albo rowerem, ale koleją oraz statkami rzecznymi.
Było to coś, co bardzo nie pasowało do wizerunku podróżnika, który dociera wszędzie dzięki sile własnych mięśni, i nasz bohater zdawał sobie z tego sprawę. Istnieją dwa wytłumaczenia, dlaczego tak zrobił. Pierwsze wspomina o tym, że na granicy w Wadi Halfa miejscowe władze po prostu zabroniły mu jazdy rowerem przez pustynię, motywując to względami bezpieczeństwa. Według tej wersji nakazano mu podróż pociągiem do miasta Adbara, oddalonego o ponad 600 km, a jego paszport został zatrzymany do chwili, kiedy okazał już opłacony bilet kolejowy. Taką wersję przedstawił Marii, uzasadniając bardzo wyraźnie, że ogromny wydatek, jaki poniósł na bilet, był absolutną koniecznością. Przyznawał jednak, że przyspieszenie podróży, które uzyska dzięki kolei, jest mu bardzo na rękę. Jazda rowerem przez pustynię na tym samym odcinku trwałaby ponad 4 tygodnie. Byłaby nudna i podobna do wcześniejszych etapów libijskich oraz egipskich, a wobec tego nie zarobiłby nic ani na zdjęciach, ani też na relacjach prasowych. Ponadto był wykończony fizycznie oraz psychicznie, stan roweru był kiepski, a przeprawa przez spalony słońcem północny Sudan jawiła mu się jako nieopłacalna i niebezpieczna. A jeśli dodamy do tego fakt, że na południu czekały go znacznie ciekawsze afrykańskie tematy, różne plemiona, które warto było opisać w prasie, a przede wszystkim upragniona granica Konga Belgijskiego, to nic dziwnego, że wolał zyskać na czasie i przyspieszyć swą podróż. Potencjalne wytłumaczenie numer 2 zakłada zatem, że brak pozwolenia na podróżowanie rowerem był dla Kazika wygodnym pretekstem i nie starał się on za bardzo na uzyskanie takiego pozwolenia. Jazda pociągiem była dla niego przyjemną odmianą. Dojechał do Adbary zgodnie z planem i po spędzeniu tam nocy wyruszył w dalszą drogę rowerem. Według tego, co pisał do żony, czekało go teraz ponad 300 km jazdy wzdłuż Nilu do Chartumu, czyli stolicy Sudanu, i zamierzał pokonać ten dystans w 10 dni. Wydarzenia kolejnego tygodnia znamy jedynie z relacji prasowej, bowiem akurat ten list do Marii się nie zachował. Według niej Kazik podjął próbę jazdy rowerem, ale na dystansie 18 km jego dętki złapały aż 8 dziur, plus dodatkowo psuły się także inne rzeczy, a zatem uznał, że nie da rady jechać tak dalej i skierował się ku najbliższej stacji kolejowej. Tam czekała go przykra niespodzianka w postaci rozkazu udania się pociągiem wprost do Chartumu. I chociaż Nowak próbował wykłócać się o to telefonicznie z samym gubernatorem, to nic nie wskurał. Ciężko ocenić, czy ta historia była prawdą, czy tylko wymówką wybielającą podróżnika w oczach czytelników i żony, ale faktem jest, że Kazimierz wsiadł do kolejnego pociągu i pojechał do sudańskiej stolicy. W Chartumie i okolicach spędził 12 dni, próbując zarobić na fotografii tyle, ile się dało. Chartum jest położony tuż obok miejsca, w którym łączą się wody Nilu Białego i Nilu Błękitnego. To właśnie tutaj, po wschodniej stronie pierwszej z tych rzek, znajdowało się centrum białej kolonialnej administracji. Natomiast po stronie zachodniej leżało bliźniacze i kilkukrotnie większe miasto Omdurman, które Kazik nazywał Czarną Stolicą Sudanu. Nasz bohater zwiedził oba te miasta, bogate, szerokie aleje Chartumu i wąskie, biedne uliczki Omdurmanu. To właśnie podczas pobytu w sudańskiej stolicy minął pierwszy rok jego afrykańskiej podróży. W liście do żony pisał, że był to rok bardzo ciężki i że właściwie ma dość Afryki. Rozważał zupełnie na serio opcję zmiany kontynentu i udania się do Brazylii, co notabene bardzo niepokoiło Marię, ale póki co postanowił jednak trzymać się planu jak najszybszego dotarcia do Konga i znalezienia tam pracy. Doszedł do wniosku, że chce jak najszybciej opuścić Sudan i wobec tego nie myślał już nawet o podróży rowerem. I postanowił skorzystać z faktu, że po wodach Białego Nilu kursują statki rzeczne.
zamierzał popłynąć nimi tak daleko na południe, jak tylko się da, to znaczy do Dżuby w Sudanie Południowym, nieopodal granicy z Kongiem. Po drodze natomiast zamierzał zrobić sobie tylko jedną, dwutygodniową przerwę w okolicach osady Malakal. W pobliskim Lul znajdowała się włoska misja katolicka, a Kazimierz żywił ogromną nadzieję, że spędzi tam trochę czasu wśród plemienia Shiluków. Będzie miał o czym pisać, wykona ciekawe zdjęcia, a przy okazji dzięki misji będzie miał dach nad głową. Podróż statkiem z Chartumu do Malakal trwała 8 dni i oznaczała pokonanie Białym Nilem około 800 km. Nowak cieszył się bardzo z tego rejsu, podziwiał mijane krajobrazy i rozkoszował się zachodami słońca, a potem blaskiem księżyca. Co jakiś czas jego statek zatrzymywał się w niewielkich przystaniach, a wówczas mógł spacerować po przybrzeżnych wioskach i robić zdjęcia. W pewnym momencie minął granicę krajobrazowo-klimatyczną i opuścił pustynny Sudan Północny, a wpłynął za to do zielonego, tropikalnego Sudanu Południowego, który nawiasem mówiąc jest dziś osobnym państwem. Płynął teraz przez obszar otoczony gęstą roślinnością, dostrzegał gdzieniegdzie tubylcze wioski, a w samym Nilu na przykład krokodyle. W końcu dopłynął do Malakal. Była to wówczas stolica prowincji i siedziba gubernatora, ale miasteczko było w sumie niewielkie i można je było obejść w krótkim czasie. Najciekawszym miejscem był niewątpliwie targ pełen ludzi przybyłych z całej okolicy. Wśród handlujących było sporo Arabów oraz mulatów, którzy, jak pisał Kazik, żyli z oszukiwania przybywających na targ czarnoskórych tubylców i płacili za wszystko świecącymi blaszkami i kolorowymi paciorkami. Tubylcy z różnych plemion wywarli na Nowaku duże wrażenie. Wielu z nich było uzbrojonych w oszczepy, a jedynym odzieniem mężczyzn był przeważnie pas biodrowy z drobniutkich koralików. Jeśli zaś chodzi o kobiety, to sporo z nich nie nosiło żadnej odzieży, co Kazimierz skrupulatnie odnotował. Jego celem było teraz zwiedzenie misji katolickiej w Lul, odległej o 40 km. Aby to jednak było możliwe, musiał uzyskać pozwolenie angielskiego gubernatora. Pozwolenie otrzymał, choć jednocześnie gubernator zakazał miejscowym przewoźnikom zabrania go łodzią do tych misji, rzekomo ze względu na wysoki stan wody w Nilu. Kazik był oczywiście wściekły z tego powodu, nie miał jednak zamiaru się poddać i postanowił pokonać ten dystans pieszo, korzystając z usług przewodnika z plemienia Shiluków. Droga do Lul była niezwykle trudna i prowadziła głównie przez mokradła. Przewodnik był całkiem nagi i uzbrojony w oszczep, którym badał głębokość wody. Kazimierz przekonał się szybko, że jest to faktycznie najlepszy sposób przedzierania się przez bagna i kawałek za miastem również, jak to napisał, przebrał się w strój Shiluków. Gdy nadszedł wieczór, dotarli do wioski, położonej mniej więcej w połowie drogi do misji. Była to pierwsza wioska tubylcza z prawdziwego zdarzenia, którą odwiedził Kazik w Czarnej Afryce. Z zaciekawieniem obserwował zwyczaje swych gospodarzy i zbierał ciekawostki do swoich artykułów. Po kolejnym całodniowym marszu przez bagna, następnego wieczoru doszedł w pobliże Lul, a po kolejnej nocy dotarł do samej misji. Został przyjęty bardzo serdecznie. Kilka kolejnych dni spędził z misjonarzami, odwiedzając wraz z nimi kolejne okoliczne wioski, gdzie notabene był uważany zwykle za duchownego i nazywany Padre Casimiro. Do wielu z nich można było dotrzeć jedynie czółnem i trzeba było przy tym uważać na krokodyle. Ale na pewno było warto, bowiem Kazimierz zebrał bogaty materiał do swoich reportaży o Shilukach. Po kilku dniach wrócił do Malakal i wsiadł na pokład kolejnego statku rzecznego zmierzającego do oddalonej o ponad 700 km Dżuby. Płynął znowu przez obszar porośnięty bujną zielenią, pełen niezwykłych, dzikich zwierząt. Głównym zmartwieniem Kazimierza były jednak nie tyle krokodyle czy lwy, ale komary przenoszące malarię.
Podróżował rzecz jasna najtańszą, trzecią klasą, w której nie było siatek przeciw moskitom. A jednocześnie zdawał sobie sprawę, że na tym samym statku są też bogaci pasażerowie pierwszej klasy, wyposażeni we wszelkie luksusy i środki bezpieczeństwa. Co ciekawe, wśród nich znajdował się wnuk niemieckiego ekscesarza Wilhelma II. Nowak pisał do żony o dogłębnym poczuciu bezsilności i o tym, jak okrutne i niesprawiedliwe jest życie. Jedną z niezwykle intrygujących rzeczy, które Kazimierz zapisał w swych listach, była treść niektórych snów, tych, które miały dla niego znaczenie. W poprzednich miesiącach zapisał na przykład takie. Śnił mi się Piłsudski. Przyjechał na dworzec kolejowy do Wiednia. Albo śniło mi się, że nasz numer losu wygrał 20 tysięcy. Idę spiesznie do ciebie, u nas zastaje twoją świętej pamięci mamę i razem cieszymy się, że bieda się skończyła. Albo też poprzedniej nocy znowu śniłem o tobie. Dostałem posadę i cieszyliśmy się razem. Teraz na statku rzecznym zapisał dwa kolejne, pasujące do tego zestawu. W pierwszym z nich znalazł portfel należący do jego zmarłego ojca. Otworzył go i zobaczył, że jest pusty, a wtem do pokoju wszedł jednak ów ojciec i wyjął z niego cały plik banknotów, a Kazimierz był tym tak poruszony, że natychmiast się obudził. Ostatni sen zapisał natomiast tak. W końcu usnąłem. Śnił mi się Piłsudski. Dostałem od niego list, w którym mnie przeprasza, że wcześniej nie odpisał. Wygląda na to, że Kazimierz przywiązywał do snów dużą wagę i pisał, że często śni mu się to, co potem wydarza się naprawdę, i to czasami w najdrobniejszych szczegółach. W jego snach widać też oczywiście powracające tematy: Piłsudski, bieda, pieniądze i osoby z rodziny. Siódmego dnia rejsu statek dopłynął do Dżuby. Kazik zakończył tu etap podróży oparty na statkach rzecznych oraz pociągach. Warto tu podsumować, że przebył w ten sposób prawie całą drogę z Asuanu w Egipcie, aż prawie na koniec południowego Sudanu. W linii prostej to ponad 2000 km, a zatem 1/4 długości całej Afryki. Podczas pobytu w Dżubie Nowak uzyskał zgodę władz brytyjskich na odwiedzenie dwóch kolejnych misji katolickich w Rajaf, położonym 10 km od Dżuby, a także w Torit, oddalonym o 100 kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód. Już pierwszy etap tej podróży dostarczył mu sporo wrażeń. Po raz pierwszy znalazł się wtedy sam w gęstych tropikalnych zaroślach, uzbrojony jedynie w oszczep. Jak pisał, zobaczył wtedy stado słoni, usłyszał ryk lwa i był zupełnie oczarowany przyrodą, która go otaczała. Kolejne dni minęły mu na zwiedzaniu okolic misji Rajaf i podróży do Torit. Prowadziła tam droga, ale pomiędzy kolejnymi wioskami przejeżdżał przez długie odcinki bujnych, zielonych terenów, zarówno lasów, jak i otwartych przestrzeni. Podziwiał małpy skaczące po drzewach, widział żyrafy i antylopy, a także chmarę szarańczy. W końcu dojechał do Torit i tamtejszych misji, a w kolejnych dniach zrobił stamtąd kilka wycieczek po okolicy. Doświadczył wtedy silnych opadów deszczu, co jest o tyle warte odnotowania, że był to pierwszy prawdziwy deszcz, który widział od 11 miesięcy. Kazimierz był bardzo zainteresowany zarówno dziką przyrodą, jak i zwyczajami tubylców, których spotkał w okolicy. Był teraz w miejscu niezwykle ciekawym z etnograficznego punktu widzenia, a ponieważ dla czytelników prasy było to znacznie bardziej interesujące od opisów przedzierania się przez pustynię, robił tu wiele notatek do artykułów. Z tego co pisał, mieszkańcy wiosek, które odwiedzał, chodzili albo w strojach niezwykle skromnych, albo zupełnie nago. Opisywanie tego zwyczaju było bardzo ciekawe dla czytelników w Polsce, ale jeżeli chodzi o zdjęcia, to nasz bohater przekonał się szybko, że musi być bardzo ostrożny.
Prawie żadna gazeta nie chciała ich publikować, a studia fotograficzne odmawiały nawet robienia ich odbitek, co doprowadzało czasem Nowaka do wielkiej frustracji i zniechęcenia. W drodze powrotnej stolic do Dżuby Kazimierz przeżył jedną z najbardziej dramatycznych przygód swojej podróży. Wybrał tym razem nieco inną drogę, a ponieważ miał znowu problemy z rowerem, pewną część trasy musiał pokonać pieszo. Szedł wąską ścieżką, czasem przez las, a czasem przez sawannę. Spotykał stada antylop, żyrafy i słonie, co generalnie wywoływało uśmiech na jego twarzy. Ale ponieważ zrobiło się ciemno, a on nie zdążył dotrzeć do osady na czas, jego nastrój szybko się zmienił. Wszystko wokół trzeszczało i szeleściło, a Kazimierza zaczęły przechodzić ciarki. W pewnym momencie usłyszał wyraźny szmer. Zdawało mu się, że w mroku dostrzega sylwetkę dużego zwierza, a wobec tego przystanął i przegrodził ścieżkę swoim rowerem. Nie miał ze sobą broni palnej, ale miał dwa oszczepy i to one musiały posłużyć mu do obrony. Jeden z nich oparł o rower pod dużym kątem, drugi natomiast trzymał w swych dłoniach w gotowości. Nagle rozległ się głośny ryk, Kazik usłyszał odgłos skoku, a potem trzask łamiącego się drzewca. Instynktownie wykonał silny ruch drugim oszczepem, a wtedy krew zwierzęcia obryzgała mu twarz. Drapieżnik charczał przez chwilę, a potem zapadła cisza. Kazimierz przyjrzał się bestii i zrozumiał, że właśnie pokonał lwa. I to dosłownie w chwili, kiedy ten lew chciał upolować jego. Był teraz zupełnie roztrzęsiony. Znajdował się nadal w środku gęstwiny, wszystko dokoła szeleściło, a on miał wrażenie, że lada chwila kolejny drapieżnik rozerwie go na strzępy. Przeszedł tej nocy jeszcze 40 kilometrów, a kiedy rankiem doszedł do misji, wyglądał jak cień człowieka. Był zakrwawiony i kompletnie wyczerpany, a księża wręcz przerazili się na jego widok. Muszę tu przyznać, że kiedy po raz pierwszy przeczytałem o tej przygodzie w jednym z artykułów prasowych, to za bardzo w nią nie wierzyłem. Oto Kazimierz Nowak w środku dziczy mierzy się z lwem i zabija go niemal gołymi rękami, na oślep przy pomocy oszczepów. Jest noc, więc nie ma jak zrobić zdjęcia. Nie ma świadków, ale za to jest w takiej sytuacji, że bardzo potrzebuje pieniędzy i mrożących krew w żyłach przygód, które opisze w prasie. Brzmiało to mało wiarygodnie, ale powiem wam szczerze, że odkąd przeczytałem ze szczegółami o tej samej przygodzie w długim liście, który napisał do Marii, a potem różne odwołania do tych wydarzeń w kolejnych listach, myślę, że Kazik wcale nie musiał tego wymyślić. I kto wie, może faktycznie zabił lwa dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebował. Spędzanie świąt bez rodziny było dla Kazimierza prawdziwą udręką. Tym razem przyszło mu spędzać je w okolicach Dżuby, a ponieważ pożyczono mu broń, spędził je w dużej mierze na polowaniach. W Wigilię upolował gazelę i odczuwał potem z tego powodu spore wyrzuty sumienia, chociaż widocznie jakoś je opanował, bowiem w kolejnych dniach polował znowu. Dzień po świętach doszło do kolejnej groźnej przygody. Polował wtedy na dzikie świnie i kiedy właśnie stojąc pod dużym drzewem przymierzał się do strzału, nagle nad sobą gdzieś na gałęzi zobaczył Lamparta gotowego do skoku. Odwrócił się szybko i nacisnął spust, a po chwili, trzy kroki przed nim, spadł na ziemię olbrzymi Lampart. Tym razem zrobił zdjęcie i miał co pokazać w prasie. Choć warto też dodać, że od czasu tych przygód, zawsze wtedy, kiedy przebywał samotnie w dziczy, odczuwał ogromny lęk i ciągle mu się zdawało, że w zaroślach czai się lew, a na co drugim drzewie gotowy do skoku Lampart. Kazimierz spędził w Dżubie i okolicy około miesiąca, a ponieważ czuł się wśród misjonarzy jak niechciany włóczęga, postanowił możliwie szybko opuścić te okolice, jak i cały Sudan.
Dalsza podróż po Nilu była już niemożliwa. Ceny przejazdu samochodem do granicy były bardzo wysokie, a zatem z braku laku, wobec pustki w kieszeni, postanowił ruszyć do granicy swym wysłużonym rowerem. Dystans 180 km pokonał w 3 dni, a 13 stycznia 1933 roku, po niecałych 3 miesiącach podróży przez Sudan, znalazł się już u bram swojej ziemi obiecanej, to znaczy Konga Belgijskiego. Rozdział 5. Kongo Belgijskie. Nie wiem jak wam, ale mi wyrażenie Kongo Belgijskie kojarzy się przede wszystkim z okrucieństwami, które zostały popełnione na tym obszarze pod rządami króla Belgii Leopolda II. W latach 1885-1908 istniało tam tak zwane Wolne Państwo Kongo, będące prywatną własnością króla Leopolda, a bezwzględna eksploatacja jego zasobów, m.in. kauczuku i kości słoniowej, oparta na pracy przymusowej jego mieszkańców i machinie terroru, doprowadziła do ogromnej liczby ofiar. W pierwszych latach XX wieku ta sytuacja wywołała wielkie oburzenie na arenie międzynarodowej, co w końcu doprowadziło do pewnych zmian w zarządzaniu kolonią. Od roku 1908 Kongo nie było już prywatną własnością króla, a kontrolę nad nim przejął belgijski rząd. Niedługo potem boom kauczukowy się skończył, ale po kilku latach zastoju gospodarki w latach 20. rozpaliła się ona znowu do czerwoności, a to za sprawą rozwoju przemysłu wydobywczego. Kongo Belgijskie przyciągało kapitał z Europy, powstawały kopalnie, plantacje i linie kolejowe, a zyski z wydobycia surowców wypływały stamtąd szerokim strumieniem. Wydobywano tu m.in. miedź, kobalt, złoto i diamenty. Siła robocza migrowała po kraju, a wielu Europejczyków zbiło tutaj fortunę. Jak wiecie, dla Kazimierza to właśnie Kongo Belgijskie było głównym magnesem przyciągającym go do Afryki Centralnej. Chciał tu zarobić na utrzymanie żony i dzieci i brał pod uwagę dwa scenariusze albo etapy. Pierwszym było dalsze zarabianie na fotografii. Wiedział, że znajdzie tu mnóstwo Europejczyków, kierowników, dyrektorów, inżynierów, przedsiębiorców, handlarzy, a wszyscy ci ludzie byli jego potencjalnymi klientami. Drugim etapem było zdobycie jakiejś innej, docelowej pracy. Kazik nie precyzował, jakie zawody wchodziły w grę, ale wygląda na to, że był w tej sprawie elastyczny i liczył na dobre stawki. Warto tu zauważyć, że Kongo Belgijskie było krajem gigantycznym, 80 razy większym od Belgii i mierzyło z północy na południe aż 2000 km. Plan Nowaka polegał na tym, żeby w ramach rekonesansu przemierzyć je wzdłuż linii Wielkich Jezior, czyli wschodniej granicy. Po drodze miał zamiar wybadać potencjał zarobkowy regionu Kilo, znanego z kopalni złota, położonego na zachód od jeziora Alberta. Ale jego głównym celem była Katanga, bogaty rejon górniczy położony na południowym wschodzie. Po przekroczeniu granicy Kazik odetchnął z ulgą. Władze belgijskie poszły mu na rękę w kwestii cła i kaucji wjazdowej, a ponadto cieszył się bardzo z tego, że będzie mógł dogadywać się tu po francusku. Od jeziora Alberta dzieliło go prawie 300 km, a większą część trasy musiał pokonać rowerem. Początkowo szło mu dość dobrze. Przejechał przez region kopalni złota i został przyjęty bardzo serdecznie przez dyrektora jednej z nich i tamtejszego lekarza. Udało mu się nawet ją zwiedzić i zrobić zdjęcia, ale o większym zarobku nie było mowy. Okazało się także, że kolonia włoskich górników, na którą liczył, już nie istnieje, a górnicy przenieśli się do Katangi. W połowie drogi nad jezioro Alberta, w osadzie Adrange, zaczęły się jednak bardzo poważne kłopoty. Pierwszym było włamanie. Złodziej wkradł się przez okno do budynku, w którym były rzeczy Kazika, podczas gdy ten siedział przed drzwiami i gotował posiłek, a jego łupem padł nowiusieńki aparat fotograficzny Contax. Dla Nowaka był to ogromny cios.
Skradziono mu główne narzędzie pracy i utrzymania rodziny, a w związku z tym nie posiadał się ze wściekłości i postanowił działać. Na początku zaoferował wysokie znaleźne, a gdy to nie pomogło, zaangażował w sprawę policjantów z najbliższej komendy. Wykrycie złodzieja zajęło zaledwie kilka godzin. Kazik napisał, że użyto w tym celu metod niezbyt humanitarnych, ale za to skutecznych, a w jednym z listów wyraził nadzieję, że złodziej, którym okazał się syn wodza wioski, zostanie skazany na co najmniej 5 lat przymusowych robót. Drugim nieszczęściem, które dotknęło go w tej samej okolicy, był jego pierwszy poważny atak tropikalnej choroby. Niemal natychmiast po odzyskaniu aparatu poczuł się słabo. Zaczęły go boleć głowa oraz kręgosłup, potem dostał wysokiej gorączki i dreszczy, a następnie różnych innych objawów. Nie było już oczywiście mowy o dalszej podróży, a Kazik przez 7 dni leżał samotnie w jakiejś chacie, bez jedzenia i bez żadnej pomocy. Dopiero 8 dnia odkrył go pewien policjant i sprowadził lekarza, nawiasem mówiąc tego samego, którego Nowak znał już z kopalni złota. Doktor okazał się bardzo pomocny. Kazał przewieźć pacjenta do swego domu i dokładnie go zbadał, a potem doszedł do wniosku, że jest to malaria. Kazik od dawna obawiał się tej choroby, a diagnoza brzmiała prawie jak wyrok. Miał jednak wielkie szczęście. Lekarz okazał mu wiele serca i nie tylko zajął się jego leczeniem, ale pozwolił mu mieszkać w swym domu tak długo, jak będzie trzeba. Nowak przeleżał tam ponad 20 dni. Miał doskonałe warunki i odpowiednią opiekę. I w końcu nabrał na tyle sił, aby kontynuować swą podróż, choć mimo wszystko musiał nadal codziennie zażywać chininę. Dalsza droga prowadziła wprost na południe, ku jezioru Alberta. Czuł się wciąż słabo, trasa była górzysta i pełna błota, rower ciągle się psuł, a w związku z tym wszystkim pokonywane odległości nie były zbyt duże. Kazimierz zdawał sobie już wtedy sprawę, że nie ma żadnych szans na zarobek w regionie Kilo, co w liście do żony wytłumaczył błędnymi informacjami, jakie uzyskał wcześniej w sprawie włoskich górników. Zdecydował się zatem jechać dalej w stronę Katangi. Nie liczył na większy zarobek fotograficzny po drodze, ale zamierzał zbierać materiały do reportaży podróżniczych oraz zdjęcia do prasy. Co istotne, bardzo często nocował u misjonarzy, a dotarcie do wielu plemion zawdzięczał ich pomocy. Jednym z jego największych celów etnograficznych w północno-wschodnim Kongu było dotarcie do ludu Mbuti, zaliczanego do grupy pigmejów, a słynących przede wszystkim ze swojego niskiego wzrostu, określanego u dorosłych na jakieś 100-120 cm. Kazimierz dotarł do Mbuti, zwiedził ich obóz i zrobił zdjęcia. W relacji prasowej, podpisanej nazwiskiem Nowaka, można przeczytać, że dotarcie do nich było niezwykle niebezpieczne i wymagało kilku dni przedzierania się przez dzicz. Z listu do Marii wynika natomiast, że do obozu zaprowadził go synek pastora z misji protestanckiej i nie było to takie trudne. Kontrast jest duży, choć nie mamy pewności, że chodzi o ten sam obóz i to samo spotkanie. Warto tu jednak dodać na marginesie, że rozmaite przeinaczenia w podobnych relacjach często nie wynikały z jego chęci do podkręcania faktów, a z tego, że w jego teksty mocno i samowolnie ingerowały redakcje. Pisał o tym na przykład tak. Redaktor okroił znowu mój rękopis. Pododawał zdania, które są sprzeczne, ale co zrobić, jestem na jego łasce. Pełno byków narobił, ci ludzie chyba nie umieją czytać. Okolice jeziora Alberta były dla Kazimierza czymś w rodzaju piekła na ziemi, w którym niebezpieczeństwa czaiły się na każdym kroku. Były to nadal jego pierwsze tygodnie w Afryce równikowej i chociaż z jednej strony przedzierał się przez nią dziarsko, to z drugiej naprawdę bardzo bał się wielu rzeczy. Wciąż nie miał własnej broni palnej do obrony przed zwierzętami, a od czasu ataku malarii bał się też całej masy chorób tropikalnych.
Jedną z nich była straszna choroba, którą nazywał Kimputu. Można się było jej nabawić po ukąszeniu owada podobnego do pluskwy, a takie owady można było spotkać w wielu miejscach, na przykład w ścianach oraz sufitach tubylczych chat. W pewnym momencie Kazik zaczął uważać nocowanie w tych chatach za niemal pewną śmierć i wobec tego uznał, że lepiej spać w namiocie, choć także i tam nie czuł się bezpiecznie ze względu na drapieżniki i malaryczne komary. Pisał, że zagrożenia oraz choroby są związane z klimatem i generalnie im cieplej, tym gorzej. A w związku z tym, kiedy tylko było to możliwe, starał się trzymać chłodnych obszarów górskich. Nowak uwielbiał zresztą góry od dziecka, a wobec tego, gdy tylko dotarł do podnóża gór Ruwenzori, zdecydował się wybrać tam na wielodniową wędrówkę. Co istotne, tuż przed wyprawą kupił w końcu karabin i amunicję, a to wpłynęło bardzo dodatnio na jego poczucie bezpieczeństwa. Ruwenzori to pasmo górskie położone na granicy Konga oraz Ugandy. Jego najwyższe szczyty wznoszą się na wysokość ponad 5000 metrów nad poziomem morza i są to jedne z niewielu miejsc w Afryce, gdzie występują lodowce i gdzie można zobaczyć śnieg. Kazimierz tęsknił za śniegiem i chłodem i chociaż nie miał zamiaru zdobywać najwyższych szczytów Ruwenzori, to miał nadzieję, że dotrze co najmniej do granicy śniegu. Początkowo wędrował przez zielone lasy i stepy w towarzystwie miejscowego tragarza. W pewnym momencie tragarz zdezerterował, ale w kolejnej wiosce Nowak najął dwóch innych, a gdy ci także w końcu uciekli, najął potem kolejnych dwóch. Mężczyźni wspinali się coraz wyżej. Dotarli do miejsca, w którym kilka miesięcy wcześniej obozowała pewna wyprawa belgijska, a potem podeszli do granicy śniegu i według słów naszego podróżnika osiągnęli wysokość ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Pogoda była okropna, padał śnieg, dokuczała choroba wysokościowa, a nocleg bez namiotu w takich warunkach był oczywiście umiarkowanie przyjemny. W relacji prasowej z tej wspinaczki można przeczytać, że następnego poranka pogoda była piękna, a widoczność tak dobra, że daleko na horyzoncie było widoczne Kilimandżaro. Choć biorąc pod uwagę, że obie góry dzieli prawie 1000 km, a światowe rekordy podobnych obserwacji są sporo krótsze, było to jednak niemożliwe. Po zakończeniu wędrówki Kazimierz spędził u stóp Ruwenzori jeszcze wiele dni, kwaterując u misjonarzy w Beni. Po raz pierwszy zetknął się tam z osobami chorymi na trąd, sam natomiast odczuwał nadal skutki malarii. Poczuł się tutaj znów bardzo źle, miał wysoką gorączkę i był osłabiony, ale założył, że jest to przeziębienie i wkrótce pojechał dalej. W drugiej połowie kwietnia 1933 roku, niedaleko osady Butembo, nasz bohater przekroczył równik. Postawił teraz stopy na półkuli południowej, natomiast od Boruszyna dzieliło go już prawie 6000 km. Jechał wzdłuż rowu tektonicznego zwanego Wielkim Rowem Zachodnim, tak zwaną Drogą Wielkich Jezior. Minął jezioro Alberta, potem jezioro Edwarda i podążał w stronę jeziora Kivu. Jego rower był już w naprawdę kiepskim stanie, a konieczność ciągłych napraw mocno spowalniała podróż. Ponadto droga była górzysta, pełna stromych podjazdów, a od czasu do czasu zwalała go z nóg silna gorączka. W końcu na horyzoncie pojawiły się potężne sylwetki kilku wulkanów i roztoczył się piękny widok na jezioro Kivu, położone na pograniczu Konga Belgijskiego i Rwandy. Był to już teren gęsto zaludniony. Wokół widocznych było dużo wiosek, na jeziorze pływały tubylcze łodzie, a na stokach pasły się stada bydła z dużymi, rozłożystymi rogami. 8 maja 1933 roku Kazik przekroczył granicę i chwilowo opuścił Kongo Belgijskie. Wjechał natomiast na inne terytorium zarządzane przez Belgię, znane wówczas jako Ruanda-Urundi.
Na tym obszarze, nieco na wschód od jeziora Kivu i północnych wybrzeży jeziora Tanganyika, od dobrych kilkuset lat rozwijały się dwa niewielkie górskie państewka: Królestwo Rwandy na północy i Królestwo Urundi na południu. Pod koniec XIX wieku tereny obu tych państw dostały się pod zwierzchnictwo niemieckie i zostały połączone z innymi obszarami leżącymi dalej na wschód, tworząc kolonię zwaną Niemiecką Afryką Wschodnią. Faktyczna kontrola Niemców nad Rwandą oraz Urundi była jednak słaba, a rządy opierały się głównie na pośrednictwie dotychczasowych władców. W połowie I wojny światowej pokonana właściwie w Europie Belgia odgryzła się Niemcom w Afryce, przeprowadziła ofensywę z Konga i ostatecznie doprowadziła do kilkuletniej okupacji Rwandy, Urundi oraz kawałka Tanganiki. Z kolei po wojnie, po traktacie wersalskim odbierającym Niemcom ich kolonie, dawna niemiecka Afryka Wschodnia została trwale podzielona. Jej główna część stała się mandatem brytyjskim o nazwie Tanganyika. Mały kawałek trafił do Mozambiku portugalskiego, natomiast Rwanda i Urundi stały się terytorium mandatowym Ligi Narodów, administrowanym przez Belgię. Formalnie było to jedno terytorium nazwane Ruanda-Urundi, chociaż w praktyce było podzielone na dwie wyraźne części, a każda z nich pozostawała nadal pod nominalnym przywództwem swojego króla. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych krajów afrykańskich, akurat w przypadku Rwandy Kazimierz wyrażał się wyjątkowo dobrze o skutkach europejskiej kontroli nad tym miejscem, co może wydawać się bardzo zaskakujące w kontekście tego, co wydarzyło się w tym kraju w kolejnych dekadach, a zwłaszcza w latach 90. Opisywał tamtejszą hodowlę bydła, pisał o ukróceniu tyrańskiej samowoli poprzedniego króla i wspominał, że pozbawiona cennych minerałów Rwanda cieszy się losem zwykłego, spokojnego, rolniczego kraju. Opisywał też trzy obecne tam warstwy społeczne – Tutsi, Hutu i Twa, powielając przy tej okazji ówczesną narrację belgijską. Wspominał na przykład o wielkich fizycznych różnicach pomiędzy Tutsi a Hutu, a także o wrodzonej szlachetności jednych i pospolitości drugich. Warto tu zauważyć, że współcześnie wiele źródeł podaje, że to właśnie za czasów belgijskich doszło do wyraźnego pogłębienia konfliktu pomiędzy Hutu a Tutsi. Według nich władze belgijskie zdecydowały się rządzić wtedy wyłącznie za pośrednictwem Tutsi. Uwypukliły zasadę, że jest to klasa rządząca, a w konsekwencji przyczyniły się do narastania gniewu hutyjskiej większości. Co ciekawe, Kazimierz miał okazję poznać samego króla Rwandy Mutare III. Był to niezwykle wysoki, 22-letni mężczyzna, który został królem 2 lata wcześniej, kiedy to władze belgijskie zdetronizowały jego ojca za rzekome kontakty z niemieckimi agentami. Wizyta Nowaka w Rwandzie nie była długa. Odwiedził tu m.in. największe miasto Kigali i siedzibę królewską Nyanza, a potem krętymi górskimi drogami pojechał dalej na południe i odwiedził też kilka miejsc we współczesnym Burundi. W stolicy tego państwa, zwanej dziś Bujumburą, a wówczas Usumburą, miał zamiar odebrać pocztę, a kiedy nie zastał żadnego listu od swojej żony, wpadł w przeogromną rozpacz. Nic, nic zupełnie, ja chyba oszaleję. Chwilami taka mnie chęć bierze wpakować sobie kulę w głowę, aby już raz przestać się męczyć. Już naprawdę sił nie mam. Troski, umęczenie śmiertelne, a do tego ani znaku życia od was. Kazimierz przepraszał potem Marysię za te słowa. Niemniej warto tutaj podkreślić, że jego podróż nie była sielanką, a oznaki tego, że był wymęczony zarówno fizycznie, jak i psychicznie, są w jego listach bardzo częste. Z Urundi przeprawił się znów przez granicę do Konga Belgijskiego i znalazł się na północno-zachodnim krańcu jeziora Tanganyika.
Jezioro to bez wątpienia jest jednym z najciekawszych w całej Afryce. Ma ponad 600 km długości i jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem świata, a także drugim najgłębszym po jeziorze Bajkał. Jego północno-zachodnie brzegi są pokryte wysokimi górami, a Kazimierz musiał się tutaj zmierzyć z bardzo trudnym terenem. Na tym etapie towarzyszyła mu trójka ludzi, miejscowy policjant, a także dwóch tragarzy. Tragarze jednak szybko uciekli i trzeba było zwerbować nowych. Przejście przez góry okazało się bardzo trudnym zadaniem. Trzeba było podzielić je na wiele etapów, a każdy z nich przebyć trzykrotnie, niosąc na plecach rower oraz różne elementy bagażu. W pewnym momencie teren stał się jednak niemożliwy do pokonania, a wobec tego Kazik musiał wynająć czółno i popłynąć do miasteczka Baraka przez wzburzone wody jeziora Tanganyika. Podróż łodzią trwała prawie 2 dni i była zarówno egzotycznie ciekawa, jak i niezwykle ryzykowna. Zakończyła się zresztą roztrzaskaniem czółna o skały, ale na szczęście dopiero u wejścia do końcowej przystani, gdzie woda była płytka. Po pokonaniu kolejnych ponad 200 km drogą lądową, Kazimierz dotarł w końcu do swojej wymarzonej Katangi, a dokładnie do miasta Albertville nad jeziorem Tanganyika, znanego współcześnie jako Kalemie. Katanga była prowincją Konga Belgijskiego, przyłączoną do niego jeszcze za czasów króla Leopolda. Zachowywała jednak sporą autonomię, a w latach 20. rozwinęły się tu kopalnie złota, platyny, miedzi, cynku, cyny, wanadu, węgla, a nawet diamentów. Towarzyszyła temu rzecz jasna migracja zarobkowa i rozbudowa infrastruktury, a firmy europejskie zaczęły dorabiać się tutaj wielkich fortun. Można powiedzieć, że Kazik miał w Katandze 2 główne geograficzne cele, oba związane z pracą i zarabianiem. Najważniejszym celem było miasto Elizabethville na południu prowincji, stanowiące bogate centrum przemysłu wydobywczego, a do którego zostało mu jeszcze ponad 700 km. Spore nadzieje wiązał jednak także z miasteczkiem Albertville, do którego właśnie przyjechał, i był to taki jego wstępny cel numer 2. Wiedział, że w jego pobliżu znajdowała się m.in. kopalnia węgla, przyciągająca rzecz jasna europejskich zarządców, inżynierów i przedsiębiorców, a on mocno liczył na to, że albo uda mu się dostać tu jakąś pracę, albo przynajmniej zdobędzie dużo bogatych klientów na swe usługi fotograficzne. Zbliżając się do miasta, widział już piękne wille, w których mieszkali Europejczycy, a to wzmacniało jego nadzieję, że jego plany wkrótce się ziszczą. Kiedy dotarł jednak do centrum, okazało się, że nie mogło być gorzej. Biura, hotele i restauracje były zamknięte na 4 spusty. Niedaleka kopalnia była nieczynna, a jej obiekty zrujnowane. Z kolei w porcie napotkał grupę białych, uciekających przez Tanganikę w kierunku Europy. Przyczyną tego wszystkiego był wielki kryzys, który w pierwszej połowie lat 30. objął Kongo Belgijskie i który był konsekwencją ogólnego kryzysu na rynkach światowych. Prosperująca dotąd świetnie Katanga odczuła go szczególnie dotkliwie. Ceny surowców drastycznie spadły, opłacalność biznesów, plantacji i przede wszystkim przemysłu wydobywczego gwałtownie zmalała, zaczęły się bankructwa, stanęły kopalnie, a według jednego ze źródeł ogólne zatrudnienie spadło o 70%. Kazimierz zdawał sobie sprawę, że nie ma szans na zdobycie pracy. Plotki o trudnej sytuacji w Katandze docierały do niego co prawda już od kilku miesięcy, ale dopiero teraz zrozumiał, jak wielki jest to kryzys i że niweczy on wszelkie nadzieje, jakie wiązał z tym miejscem. A chociaż był tak naprawdę dopiero u bram rozległej Katangi, już teraz był przekonany, że kryzys dotyczy całej prowincji, włącznie z jej stolicą. Napisał wtedy do Marii tak: najchętniej przytuliłbym głowę do twych drogich piersi i płakał, jak małe dziecko, które ktoś bardzo skrzywdził. Chcę pracować, a nie mam gdzie i komu,
ani w kraju, ani w świecie. Nie chcę przed tobą taić mych planów. Katastrofalny stan rzeczy, jaki na wstępie do prowincji Katanga spotykam i słyszane opowiadanie o tym, co tam na południu się dzieje, wyklucza zupełnie zahaczenie jakiekolwiek. Kopalnie stanęły, życie zamarło, biali już uciekli lub uciekają, walą się kopalnie, bankrutują firmy po firmach. Pozostaje mi zatem uciec z Konga, ale jak, którędy? Do Polski podróż stąd tysiące złotych kosztuje. Rowerem sił do was nie mam powrócić. A zresztą po co? Czy po to, by znowu po wsiach włóczyć się za pracą, której nie tak lekko znaleźć? O Maryś, uwierz, bardzo już tęskno i strasznie tak samotnie się tułać. Ale nie mam po co wracać do kraju. Czeka mnie tam jeszcze większa nędza jak ta podróżnicza. Powiem wam szczerze, że przez wiele tygodni pracy nad tym odcinkiem zastanawiałem się, czy Kazimierz naprawdę tak bardzo dążył do znalezienia pracy w Katandze i ogólnie w Afryce i faktycznie robił co mógł dla polepszenia sytuacji finansowej swojej rodziny, czy też po prostu robił tę swoją Marysię, mówiąc delikatnie, w bambuko, w co drugim liście. I po prostu uciekał z domu, realizując swą wielką, życiową, podróżniczą pasję. Myślę, że nie ma tu jednej, jedynej, poprawnej odpowiedzi. I ogólnie zakładam, że nasz podróżnik miał jak najlepsze intencje, także w stosunku do swojej rodziny. W każdym razie, to właśnie od wjazdu do Katangi widać wyraźnie, że jego plany zaczęły mocno ewoluować. Nie licząc drobnych zleceń fotograficznych, pisał już teraz coraz rzadziej o planach zdobycia pracy. Natomiast na pierwsze miejsce wysunął się inny pomysł. Kazimierz nie zamierzał wracać do kraju jako kolejny kandydat na bezrobotnego. Chciał powrócić jako ktoś znany, ktoś o innym statusie. Ktoś, kto bez trudu będzie zarabiał na książkach, odczytach i na pokazach zdjęć z dalekiej Afryki. Czyli innymi słowy, postanowił uzyskać sławę wielkiego polskiego podróżnika. Z tego powodu musiał dobrze przemyśleć dalszą trasę i charakter podróży. Preferowane było rzecz jasna wszystko to, co brzmiało spektakularnie, ale wielkim wyzwaniem było dobranie odpowiedniego środka transportu. Pisał, że przeraża go myśl dalszej jazdy rowerem. Jest wyczerpany, ledwo dyszy i nie ma sił. 14 lipca 1933 roku pisał z Albertville tak. Dziś pierwszy krok stawiam w sprawie opuszczenia Konga. Niech się dzieje wola Boga. Los każe być podróżnikiem, niech się dzieje, byle chleb wam zapewnić. Skieruję się z południowej Katangi do oceanu, choć nie wiem jeszcze do którego, indyjskiego czy atlantyckiego. Mam bowiem ciekawy pomysł, którym zdobędę już całkowicie tytuł podróżnika. Trochę sławy i może wam życie zapewnię. Jego pomysł polegał na spływie wielką rzeką, albo Zambezi na wschód, albo też Kongo na zachód. I uzależniał to m.in. od spraw wizowych oraz szczegółów współpracy z polskimi gazetami. Opisywał to dalej tak. Łodzią pod polską flagą z serca Afryki do Oceanu Indyjskiego, przez przeciekawe kraje Afryki Południowej, to jest przez Angolę, Rodezję i Mozambik. Wykorzystam słabość Polski do morza. Po raz pierwszy na potężnej rzece Zambezi zatrzepocę flaga polskiego podróżnika. Wiem, że to będzie wielki krzyk w prasie i dużo, dużo wierszy i foto, a w rezultacie nic nie tracę. Zbliżając się do oceanu, zbliżam się do was. W razie odmownym popłynę ku Atlantykowi, również łodzią przez rzekę Kongo, na własną rękę, z równym sukcesem, choć wolałbym Zambezi. Naturalnie podróż taka nie byłaby męcząca, płynąłbym z biegiem rzeki, a czółno w salonik bym zamienił. Ochronił przed moskitami, miałbym kuchnię, łowiłbym ryby, czasem polował na dzikie gęsi albo gazele, żyłbym tanio. Bagaż byłby chroniony przed wilgocią, na łodzi mały stolik, szezlong i lampa, pisałbym dużo pod wrażeniem chwili. Sprawa finansowa moja nie byłaby trudniejsza jak w podróży rowerem, a wręcz przeciwnie.
trzeba działać, inaczej pozostałaby mi haniebna droga powrotu do kraju na koszt państwa, a to byłoby dla mnie ciosem strasznym. A tak mogę dużo zyskać i materialnie, a zwłaszcza moralnie. Iść dalej rowerem w takich nędzarnych warunkach nie mam sił. Kazik obmyślił spływ wielką rzeką jako spektakularne zakończenie swojej podróży i planował w tej chwili wrócić do Polski już mniej więcej po 2 latach jej trwania. Aby wcielić jednak ten plan w życie, zwłaszcza w wariancie z Zambezi, Kazimierz musiał uzyskać najpierw wizy do Angolii, Rodezji i Mozambiku, a większą część formalności z tym związanych mógł załatwić dopiero w Elizabethville, czyli znajdującej się na południu stolicy Katangi. Czekała go zatem długa podróż do tego miejsca, licząca ponad 700 km i prowadząca przez trudny, dziki teren. Dodam tu pewną uwagę ogólną. Czytając o podróży Kazika w artykułach prasowych, można odnieść wrażenie, że przez większość podróży przedzierał się on samotnie przez dzikie ostępy, nocował w namiocie i docierał co chwilę do odciętych od świata tubylczych wiosek. Czasem faktycznie tak było, ale w rzeczywistości na wielu etapach organizował sobie pomoc. Kiedy tylko to było możliwe, spał w misjach chrześcijańskich. Bardzo często wysyłał swój bagaż do następnego miejsca pociągiem, samochodem lub karawaną i wielokrotnie korzystał z usług tragarzy oraz miejscowych przewodników. Porównując różne zapiski, czasami trudno się zorientować, które etapy pokonał sam, a które w towarzystwie innych ludzi, kiedy jechał rowerem, a kiedy szedł pieszo i czy w danym momencie był zdany na spanie w dziczy, czy też nocował u kogoś pod dachem. W tej opowieści nie będę tego dokładnie raportował. Warto jednakże wspomnieć, że wyrażenie samotna podróż rowerem przez dziką Afrykę nie jest zawsze do końca precyzyjne. Pierwsza część podróży Kazika przez Katangę prowadziła wzdłuż zachodniego krańca jeziora Tanganyika. Kawałek trasy pokonał łodzią, użerając się przy tym strasznie z wynajętymi wioślarzami i niemal tracąc swój rower. W końcu jednak dotarł w ten sposób do misji Ojców Białych w Impala i uzyskał w niej schronienie. Był tak zmęczony i chory, że spał 30 godzin. Miał wysoką gorączkę i obawiał się kolejnego ataku malarii, ale mimo to nie zatrzymał się tutaj zbyt długo i szybko wyruszył w dalszą drogę. Sempala zamierzał podróżować lądem, ale ponieważ miał spory problem ze znalezieniem tragarzy, popłynął dalej kolejną łodzią, aż do osady Moba i siedziby tamtejszego administratora. Jego celem była siedziba biskupa w Boudouinville, odległa o kilka kilometrów, a jako że udało mu się nawiązać miłą rozmowę z miejscowym administratorem, uzyskał od niego dość nietypową pomoc. Cytując jeden z listów Kazika: grzeczny człowiek, zaprosił na śniadanie i dał mi niecodzienną karawanę. 10 ludzi ubranych w więzienne ubranie i skutych łańcuchami. Była także lektyka i jeden żołnierz eskorty, ale nieśli tylko mój bagaż, natomiast ja szedłem pieszo. Pobyt w siedzibie biskupa Kazimierz mógł zaliczyć do bardzo udanych. Wykonał tu szereg fotografii i otrzymał za to pieniądze, a to w innych misjach wcale nie było regułą. Mógł opłacić teraz tragarzy na dalszy etap wędrówki. Ponadto w warsztacie misji naprawiono mu rower, odebrał tu przesyłkę z Polski z gumami 100 mil i otrzymał w prezencie nowe buty. Po kilku dniach był nareszcie gotowy do opuszczenia brzegów jeziora Tanganyika i skierował się na południowy zachód w stronę jeziora Mueru. Czekało go teraz 500 km podróży przez las równikowy. Było to oczywiście wielkie wyzwanie, a tragarze zmieniali się często. Czasem nocował w misjach po drodze, ale zdarzały mu się także noclegi w lesie. Był teraz uzbrojony w karabin i bardzo mu zależało na tym, by upolować lwa. Miał ku temu kilka okazji, ale lwy ostatecznie zawsze schodziły mu z drogi. Upolował za to antylopę i kilka innych zwierząt.
Po osiągnięciu jeziora Mueru większość bagażu odesłał statkiem na drugi koniec jeziora, a sam podróżował rowerem wzdłuż jego północno-zachodnich brzegów. Na tym etapie zdawał się zmieniać opinię o misjonarzach. W Egipcie oraz Sudanie czasem korzystał co prawda z ich pomocy, ale często był odrzucany jako niechciany włóczęga. Także i w Kongo trafiał czasem na takie misje, z których uciekał jak najszybciej, zgorszony niemiłym przyjęciem albo wątpliwą moralnością duchownych. Częściej jednak było odwrotnie i pisał o tym tak. Oj Maryś, co ja bym zrobił w Kongo, gdybym nie miał oparcia o misję. Od Kigali jestem na utrzymaniu ojców, im zawdzięczam życie i ubranie, a wszędzie tyle serca znajduję, że nie uwierzysz. Warto też zauważyć, że wiele wiosek tubylczych, które wypadały tak dobrze na jego zdjęciach, odwiedził właśnie dzięki pomocy misjonarzy, a nierzadko to księża namawiali przedstawicieli różnych szczepów do pozowania do zdjęć. Kazimierz stworzył też na potrzeby prasy mnóstwo ciekawych opisów tych wiosek. Wiele z nich jest naprawdę świetnych literacko, pełnych humoru i ciekawostek, choć z drugiej strony jest w nich też sporo uprzedzeń. Z kolei w prywatnych listach, w kwestii oceny niektórych tubylców, nasz podróżnik naprawdę nie szczypał się w język. Po minięciu jeziora Mueru, Kazik odebrał swój bagaż i ruszył dalej na południe. Najciekawszą przygodę tego etapu opisał zarówno w artykułach, jak i w liście do żony i można ją streścić tak. Któregoś dnia, zmylony przez mało precyzyjne wskazówki na temat trasy, znalazł się wśród mokradeł nad rzeką Luapula. Była to pora sucha, bagno miejscami było wysuszone, a ponieważ Kazimierz widział tam ślady ludzkich stóp, założył, że przejście przez nie jest wykonalne. Początkowo wszystko się udawało. Widział wyraźnie ścieżkę i omijał zdradliwe obszary. Potem jednakże zapadła noc, a wyznaczenie bezpiecznego przejścia okazało się niemożliwe. W pewnym momencie zapadł się w bagnie po pas. Próbował się wyrwać, ale każdy kolejny ruch powodował jedynie to, że zapadał się głębiej. Sytuacja była tragiczna, ale usilnie starał się znaleźć z niej jakieś wyjście. Uratowało go to, że w kieszeni koszuli znalazł zapałki. Zebrał garść suchych traw i ostrożnie je podpalił, a następnie rzucił kawałek dalej w trawy stepowe na krawędzi mokradeł. Te zajęły się ogniem niemal od razu. Zrobiło się widno, a dzięki temu zdołał o wiele lepiej zorientować się w topografii najbliższego otoczenia. Chwycił się wtedy kępy silnej trawy i mozolnie wydostał się z bagna. Po długim czasie udało mu się też za pomocą paska oraz rzemieni uratować rower. I chociaż cała ta sytuacja była naprawdę groźna, to zakończyła się właściwie bez strat. Mimo tej jednej niespodziewanej przygody, Kazimierzowi udawało się w tym okresie poruszać stosunkowo sprawnie i pokonywać spore odległości. 9 września dotarł do miasta Kasenga, w którym zrobił 5-dniowy postój, a potem ruszył już szosą automobilową w kierunku Elizabethville. Dystans ponad 200 km pokonał w 4 dni i w końcu znalazł się w mieście, o którym marzył od dawna. Stolica Katangi, do której dojechał, nosi dziś nazwę Lubumbashi i z 2,5 milionami mieszkańców jest drugim największym miastem Demokratycznej Republiki Konga. Wówczas była rzecz jasna o wiele mniejsza, ale i tak stanowiła jedno z największych oraz najbardziej nowoczesnych miast całej Afryki Równikowej. Elizabethville zawdzięczało swoją pozycję rozwojowi przemysłu wydobywczego w okolicy, a przede wszystkim wydobyciu rud miedzi. Przyciągało duże liczby migrantów i to nie tylko siłę roboczą z różnych zakątków Kongo i krajów sąsiednich, ale też dużo ludzi z Europy, przeważnie z Belgii, Włoch oraz Grecji, a w pewnym stopniu także z Wielkiej Brytanii. Na przełomie lat 20. oraz 30. miasto było już bardzo bogate. Miało dostęp do linii kolejowej i asfaltowej drogi, a jego część przeznaczona dla białych z pięknymi gmachami, hotelami, parkami, restauracjami oraz willami przypominała najbardziej zamożne miasta kolonialne.
Jak wiecie, Kazik marzył o pracy w Kongo już na długo przed swą wyprawą i rozważał sprowadzenie tam nawet żony i dzieci. Stolica Katangi miała być ostatecznym celem jego włóczęgi i położyć kres jego finansowym kłopotom, a w swych listach do Marii pisał o tym wielokrotnie. Paradoksalnie, zanim do niej dojechał, był jednak już przekonany, że nic z tego nie wyjdzie. Jego listy wyraźnie zmieniły ton. Pisał, że w Kongo jest kryzys, kopalnie się zamykają, biznesy bankrutują, a on nie ma najmniejszych szans, aby zahaczyć się tu na stałe. Trzeba przyznać, że odstraszał go także klimat oraz choroby, których doświadczył na własnej skórze. O sprowadzeniu rodziny nie było już mowy, natomiast on sam miał nadzieję, że jak najszybciej opuści to miejsce i uda się na południe, gdzie klimat jest już bardziej podobny do europejskiego. Nie odnalazłem żadnych tekstów potwierdzających, że Kazimierz naprawdę próbował zdobyć w Katandze stałą pracę. Wszystko wskazuje na to, że już dawno porzucił ten zamiar, a jego głównym celem było już teraz zyskanie sławy wielkiego podróżnika i spieniężenie tej sławy po powrocie do Polski. Było w tym pewnie coś, co można by nazwać realizacją marzeń, choć z drugiej strony Kazimierz czuł, że w zasadzie nie ma innego wyjścia. Pisał, że gdyby teraz powrócił do Polski, oznaczałoby to wielką klęskę, kompromitację i wstyd, a on dołączyłby tylko do tłumu bezrobotnych. Jego pobyt w Elizabethville był związany przede wszystkim ze sprawami wizowo-paszportowymi. Na tym etapie nie wiedział jeszcze co prawda, który z kilku wariantów dalszej podróży będzie realizował, ale właściwie wszystkie wymagały wyrobienia wiz do kolonii brytyjskich lub portugalskich. Pierwszą przeszkodą był fakt, że Kazimierz miał już od dawna nieważny paszport i przebywał w Kongu Belgijskim nielegalnie. Nie przejmował się tym za bardzo, ale rzecz jasna musiał uporządkować sprawy przed kolejną granicą, a w związku z tym postanowił wysłać swój paszport pocztą lotniczą do konsulatu w Brukseli z prośbą o prolongatę, a przy okazji prosił o pomoc w organizacji wiz do Rodezji, Angolii i Mozambiku. Na odpowiedź musiał poczekać około miesiąca, a żeby nie tracić czasu, zabrał się do zwiedzania stolicy Katangi i jej najbliższej okolicy. Miał nadzieję, że uda mu się tu coś dorobić na fotografii i odwiedził w tym celu na przykład kopalnię miedzi. Był jednak bardzo słaby, odczuwał dreszcze i silne bóle głowy, a jego temperatura przekraczała czasami 40 stopni. Nowak próbował swych sił zarobkowych w różnych nietypowych miejscach, a jednym z nich był miejscowy szpital. Generalnie panicznie bał się lekarzy, teraz jednakże, tak przy okazji, zasięgnął rady jednego z nich, a ten zdiagnozował u niego malarię i silną anemię. Nawiasem mówiąc, Kazik zemdlał podczas tej wizyty i być może to właśnie dlatego w ogóle został zbadany. Zbliżała się druga rocznica jego wyjazdu z Polski, a listy, które wysyłał do Marii, były chwilami bardzo pesymistyczne. Pisał, że jest bardzo zmęczony, życie straciło barwy, a on traci chęć do życia. Przez te 2 lata tak bardzo się starał, a mimo to nie udało mu się polepszyć losu swych bliskich. Zarabiał wprawdzie na artykułach, ale niewiele, a wbrew początkowym założeniom, że cały zysk z tego źródła powinien być przeznaczony na utrzymanie Marii i dzieci, od czasu do czasu prosił żonę o przysłanie pieniędzy. Coś chyba jednak czuwało nad naszym Kazikiem, bowiem choć początkowo nic na to nie wskazywało, to ponad miesiąc oczekiwania na paszport w stolicy Katangi wpłynął bardzo znacząco na poprawę jego losu. Nasz bohater podjął tu szereg działań zarobkowych. Prawie codziennie robił dla kogoś zdjęcia, a potem je wywoływał, zbierając w ten sposób grosz do grosza. Rozpędził się z tym bardzo mocno, pracował dużo, a kolejne kwoty, które zaczęły wpadać do jego kieszeni, zaczęły się zbierać na sporą sumę. Wielkie nadzieje wiązał też ze zdjęciami szkolnymi.
Pierwsze tygodnie jego pobytu w mieście przypadły wprawdzie akurat na czas wakacji, ale pod koniec udało mu się odwiedzić wiele szkół, zarówno w stolicy Katangi, jak i w innym, oddalonym o 100 km mieście, a jego budżet zyskał kolejne wpływy. Paradoksalnie, jego największym źródłem dochodu okazało się jednak coś innego. Z braku lepszego pomysłu zrobił po prostu serię zdjęć samego miasta Elizabethville, a potem wykonał sporo odbitek w małym formacie. Niespodziewanie to właśnie one zaczęły rozchodzić się jak świeże bułeczki, a on z ogromną satysfakcją liczył pieniądze, które przyniosły. Pisał do żony, że gdyby przyjechał do Katangi 3 lata wcześniej, klientów byłoby znacznie więcej, a dochód można by liczyć w setkach tysięcy franków. I chociaż krył się za tym pewien żal, to jednak był wyraźnie zadowolony z tego dochodu, który uzyskał i ostatecznie był dumny z tego, że jego plan zarabiania w Katandze wcale nie był tak głupi czy naiwny, jak mogłoby się wydawać. Pieniądze, które niespodziewanie zarobił Kazik, miały istotne znaczenie dla jego dalszego planu. Gdyby miał się przedzierać dalej na południe, musiałby wjechać znowu do strefy wpływów brytyjskich, a to wiązało się z wysokimi opłatami i koniecznością uiszczenia kaucji. Teraz jednakże mógł już sobie na to pozwolić. Sprawy wizowe także poszły po jego myśli. Najpierw otrzymał z konsulatu w Brukseli prolongowany paszport oraz wizy do dwóch kolonii portugalskich, Angolii i Mozambiku. A potem w konsulacie brytyjskim w Elizabethville udało mu się otrzymać wizy do wszystkich terytoriów Imperium Brytyjskiego w Afryce Południowej, to znaczy m.in. do obu Rodezji, Beczuany, Afryki Południowo-Zachodniej oraz Związku Południowej Afryki. Innymi słowy, miał teraz uchylone drzwi do przemieszczania się od Angolii po Mozambik i od Katangi po Kapsztad. Jak widzicie, przez całą podróż Kazik modyfikował swoją trasę i plany. Z Włóczęgi po Saharze stała się ona najpierw wyjazdem zarobkowym do Konga, teraz natomiast jej głównym celem stały się ekstremalne wyczyny podróżnicze i perspektywa zdobycia sławy. Nasz bohater zdawał się być rozdarty pomiędzy dwoma głównymi pomysłami na te wyczyny. Pierwszym z nich był wspomniany już spływ Wielką Rzeką, a w związku z uzyskanymi wizami do dwóch Rodezji i Mozambiku myślał tu przede wszystkim o rzece Zambezi. Było to jego wielkie marzenie jeszcze z czasów chłopięcych, a jednocześnie coś, co mógłby barwnie opisać w prasie. Choć z drugiej strony kusiło go także coś jeszcze większego, a mianowicie pomysł przemierzenia całej Afryki z północy na południe, od Trypolisu po Kapsztad. Obie te opcje mogły mu przynieść status wielkiego podróżnika. Teoretycznie mógłby próbować zrealizować je obie, to znaczy najpierw spłynąć rzeką Zambezi do Oceanu Indyjskiego, a potem przez Mozambik i Związek Południowej Afryki dotrzeć do Kapsztadu. Z jakiegoś powodu wykluczał jednak taką kolejność i można się domyślać, że na przeszkodzie stały tu albo kwestie finansowo-wizowe, albo też to, że zabranie roweru na łódź uważał za mało realne, a jakoś musiał potem dojechać do Kapsztadu. Spływ Zambezi bardzo go kusił, ale ponieważ uznał, że ważniejsze dla jego podróżniczej kariery jest przebycie całego kontynentu i to najlepiej głównie rowerem, zdecydował, że odpuści w tej chwili spływ, a zamiast tego przejedzie przez dwie Rodezje, a potem przez Związek Południowej Afryki i zakończy swą podróż w Kapsztadzie. Taka trasa liczyła jeszcze co prawda ponad 4000 km, ale ze względu na istniejącą tam sieć drogową i łagodniejszy klimat, Kazik oceniał ją jako o niebo lżejszą niż podróż przez Kongo czy przez Saharę. W listach do żony pisał, że celem jego podróży jest Kapsztad, a kiedy do niego dotrze, planuje wrócić statkiem do Europy, a potem dojechać do Polski. To oczywiście bardzo cieszyło Marię. Było już pewne, że Kazik nie zdąży wrócić przed najbliższym Bożym Narodzeniem, ale zarzekał się, że kolejne święta spędzą już razem.
Wielkim problemem był oczywiście koszt biletu na rejs z Kapsztadu do Europy, ale po dobrych żniwach fotograficznych w Katandze liczył on na to, że zarobi na bilet po drodze, przede wszystkim w Johannesburgu. Nowak spędził w stolicy Katangi prawie 1,5 miesiąca i opuścił ją 28 października 1933 roku. Pierwszy etap dalszej podróży prowadził jeszcze przez Kongo. Do pokonania miał tutaj ponad 200 km, choć dużą część bagażu udało mu się nadać koleją. Sam zagłębił się za to w puszczę. Miał znów nadzieję upolować lwa, co byłoby jego zdaniem świetnym tematem dla prasy. Ale na szczęście dla lwa, a być może także i dla Kazika, żadnego wielkiego kota z bliska nie spotkał. Widział natomiast wielką chmarę szarańczy, która obsiadła całą okolicę, a nawet zablokowała przejazd pociągu zmierzającego do Rodezji Północnej. Rozdział 6. Dwie Rodezje. Nasz bohater spędził w Kongu Belgijskim około 10 miesięcy, a 16 listopada znalazł się na granicy z Rodezją Północną, czyli współczesną Zambią. Sprawy graniczne i celne poszły tutaj nadspodziewanie dobrze, a pierwsze wrażenia Kazika na temat nowego kraju były pozytywne, choć oczywiście dużo zmartwień przysparzał mu fakt, że nie zna języka angielskiego, obowiązującego zarówno w Rodezji, jak i kolejnych krajach na trasie. Brytyjska obecność na terenach współczesnej Zambii oraz Zimbabwe nie była wówczas jeszcze zbyt długa i sięgała zaledwie ostatniej dekady XIX wieku. Wtedy w wyniku pewnej krwawej prowokacji oraz następujących po niej działań wojennych kontrolę nad tym obszarem przejęła brytyjska Kompania Południowoafrykańska. Na czele tej kompanii stał Cecil Rhodes, jeden z największych zwolenników brytyjskiego imperializmu, a przy okazji promotor idei utworzenia w Afryce nieprzerwanego ciągu brytyjskich kolonii pomiędzy Kairem a Kapsztadem. Nowo przejęty obszar zaczęto nazywać od jego nazwiska Rodezją, a w 1911 roku podzielono go wzdłuż rzeki Zambezi na Rodezję Północną i Południową. W latach 20. Rodezja Północna uzyskała status protektoratu, natomiast południowa kolonii Imperium Brytyjskiego. Trasa Kazika przez Rodezję Północną liczyła około 700 km w linii prostej. Były to w dużej mierze tereny pokryte bujną zielenią, a on cieszył się z tego, że może teraz zaznać samotności i odpocząć od miasta. Nie obyło się jednak bez przeszkód. Trzecią noc spędzał w namiocie, a ze snu zbudziły go wtedy podejrzane odgłosy. Chwycił karabin oraz latarkę i wyszedł na zewnątrz. I w końcu dostrzegł 5 lwów rozszarpujących antylopę. Kazimierz nie był w stanie pokonać aż 5. Lwy jednak nie miały zamiaru go atakować. Zadowoliły się antylopą, a potem zniknęły w ciemnościach. Piątego dnia dojechał do Broken Hill, pierwszego większego miasteczka na trasie. Mieściła się tutaj misja katolicka, a w niej przebywali m.in. misjonarze z Polski. Nowak spędził w niej kilka dni, choć pod koniec pobytu był zniesmaczony kilkoma rzeczami, a przede wszystkim wytykaniem mu tego, ile zjadł, oraz czymś, co nazywał brakiem serca. W Broken Hill nadał swój bagaż aż do miasta Livingston w południowej części kraju, a zatem większość Rodezji Północnej mógł pokonać na lekko. A ponieważ ten sposób się sprawdzał, czynił tak potem regularnie także w następnych anglojęzycznych krajach. Po przejechaniu kolejnych 200 km niedaleko Lusaki dotarł do kolejnej polskiej misji nazywanej Kasisi. W niej także spędził kilka dni i tym razem był o wiele bardziej zadowolony z przyjęcia oraz pobytu. Listy Kazika z Rodezji Północnej są wypełnione przede wszystkim sprawami logistycznymi oraz rozważaniami na temat poczty, polskiej prasy i trudów dnia codziennego. Czasami pisał o burach, Anglikach lub misjonarzach, ale bardzo niewiele o czarnoskórych tubylcach. Co ciekawe, w artykułach prasowych proporcje były jednak zupełnie inne. Wynikało to w dużej mierze z tego, że nie miał czasu pisać dwa razy tego samego, do prasy i do żony, ale daje to bardzo ciekawy efekt.
Czytając artykuły, można pomyśleć, że Kazik przez całe miesiące przebywał prawie wyłącznie w dżungli i ciągle odwiedzał tubylcze wioski. Czytając listy, ma się natomiast wrażenie, że większość czasu spędzał albo na jeździe, albo u misjonarzy, albo też załatwiając listownie różne sprawy w Polsce. Prawda leżała zapewne gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami, ale warto podkreślić, że fakt, że możemy czytać o tej podróży z dwóch różnych perspektyw, jest absolutnie niecodzienny i bardzo wartościowy. Kiedy Kazimierz był już w 3/4 drogi przez Rodezję Północną, w okolicach osady Tara jego zdrowie nagle się pogorszyło. Był przeziębiony, kaszlał i ledwo potrafił złapać oddech, a ponadto miał coraz silniejszą gorączkę i bolał go kręgosłup. Sytuacji nie polepszała także pogoda. Właściwie każdego dnia lały ulewne deszcze, a on nie był w stanie czasami nawet rozbić namiotu. Pewnego popołudnia skrył się pod wielkim baobabem, majaczył w gorączce i dogorywał, gdy wtem tuż obok niego zatrzymał się duży wóz zaprzężony w 8 par wołów. Powożący nim stary bur zaprosił Kazika do swojego domu, a tam cała rodzina zajęła się nim jak najbardziej wyczekiwanym gościem. Dolegliwości Kazika okazały się być kolejnym atakiem malarii. Cierpiał przez wiele dni, ale miał też ogromne szczęście, bowiem dzięki pomocy burów miał dach nad głową, lekarstwa oraz wygodne łóżko, a najważniejsza ze wszystkiego była troska życzliwych ludzi wokół niego. Burowie to ludność pochodzenia europejskiego. Są w dużej mierze potomkami holenderskich osadników, którzy zaczęli się osiedlać w Afryce Południowej już w XVII wieku, a zatem na długo wcześniej, nim w tym regionie zaczęli dominować Brytyjczycy. Byli związani rzecz jasna przede wszystkim z obszarem współczesnej RPA, ale w czasach Kazika pewna ich liczba mieszkała także w obu Rodezjach. W Rodezji Północnej stanowili niewielką mniejszość, ale była to za to mniejszość bardzo wpływowa, będąca w posiadaniu sporej liczby farm. Kazimierz potrafił się porozumieć z burami w języku niderlandzkim. Niejednokrotnie gościł w ich domach i obserwował, jak bardzo różniło się ich podejście do życia w Afryce od podejścia innych europejskich kolonistów. Opisywał, że byli to ludzie pracy, kochający swą ziemię, którzy sami orali, obsiewali swe pola i wypasali bydło. Uważał ich za bardzo serdecznych oraz uczciwych i żywił do nich dużo sympatii. 7 grudnia, a więc po miesiącu podróży przez Rodezję Północną, Kazimierz dotarł do miasta Livingston. Była to wówczas stolica tego kraju, chociaż mniej więcej w rok później przeniesiono ją do miasta Lusaka. Niecałe 10 km od Livingston, na granicy Rodezji Północnej i Południowej, leżało coś, co przyciągało podróżników jak magnes, a mianowicie słynne wodospady Wiktorii. Położone na rzece Zambezi, wysokie na ponad 100 metrów i szerokie na ponad 1,5 kilometra, były już wtedy jedną z największych atrakcji Afryki, a dzięki połączeniu kolejowemu z Johannesburgiem oraz Kapsztadem zjeżdżało tam sporo zamożnych turystów. Także Kazimierz był niezwykle oczarowany tym miejscem. Pisał, że cała okolica drżała od huku wodospadów, przepiękny łuk tęczy mienił się w słońcu, było parno, wilgotno i chciało się krzyczeć z radości. Cały trud przejazdu Rodezji poszedł w niepamięć na widok Zambezi, która tak korci, tak ciągnie, przykuwa, że trudno się oprzeć. Patrząc na piękno wodospadów i całej rzeki, Kazimierz zaczął utwierdzać się w czymś, o czym myślał od jakiegoś czasu, a mianowicie o przedłużeniu swej afrykańskiej podróży. Jechał teraz co prawda do Kapsztadu i sugerował Marii, że wróci stamtąd statkiem do Polski, ale marzenie spływu Zambezi było w nim wciąż bardzo silne. Jego plan zyskał teraz wyraźny dodatek. Zamierzał kontynuować przejazd rowerem do Kapsztadu, a potem wrócić koleją nad wodospady Wiktorii i jednak spłynąć stąd łodzią rzeką Zambezi do Oceanu Indyjskiego. Co ciekawe, pierwsza i zasadnicza część tego planu była dla niego przykrą koniecznością. Naprawdę wcale mnie nie korci Kapsztad. Pojadę, bo trzeba.
W ten sposób podróż moja stanie się całością, od Trypolisu po Kapsztad rowerem. Oprócz części Sudanu pokonałem pieszo lub rowerem tak przeogromny szmat ziemi, to zawsze wyczyn nie lada i już to pozostanie moje. Moje na zawsze. Dziś może mnie najwyżej ktoś naśladować. Za to o drugiej, dodatkowej części nowego planu pisał z ogromną ekscytacją. Zambezi ciągnie, wabi, przykuwa. Z Kapsztadu tu zawrócę i dam się nieść fali przez kraj bajki, kraj czaru i grozy, dziki, pierwotny jeszcze. Podróż przez Zambezi da mi sporo sławy i będzie to reklama nie lada. To dziś moje marzenie, po ocean łodzią pod polską banderą. Naturalnie podróż ta połączona być musi z polowaniem i dużo, dużo nakładu. Oj Maryś, Zambezi czarem swoim wabi, przyciąga i do was tęskno, a oba uczucia rozsadzają piersi. Zaś ja ani na Zambezi jeszcze, ani do was. Droga hen na południe ciągnie do Kapsztadu, przez Kalahari, która jest Saharą południa. Będzie znowu pragnienie i piaski, i strusie, i żyrafy. Trzeba Maryś, prawda? Trzeba. I tak chwilowo, sytuacja taka, że powrót niemożliwy. Tak może choć życie dla was wywalczę. Ty radzisz stanąć. Ale gdzie Maryś, gdzie stanąć? W kraju nie było dla mnie chleba i gdybym dziś wrócił, nie znalazłbym go inaczej, jak znowu włóczeniem się po wsiach, po Karpatach. Mniej więcej w tym samym czasie w podróżniczych równaniach Kazika pojawiła się jeszcze jedna zmienna, a mianowicie niejaki pan Wiśniewski. Był to Polak, który od lat mieszkał z żoną w Afryce Południowo-Zachodniej, a dokładnie w centralnej części współczesnej Namibii. Wiśniewski dowiedział się o wyprawie Nowaka z polskich gazet i zaczął wysyłać do niego list za listem. Zapraszał go do siebie, oferował możliwość odpoczynku na swojej farmie i wszelką pomoc. Początkowo Kazimierz mocno dziwił się tym listom i nie zamierzał tam wcale jechać. Pan Wiśniewski jednakże mocno nalegał. Do kolejnych listów wkładał banknoty jednofuntowe, a nasz bohater zaczął powoli zmieniać zdanie. Kusiła go przede wszystkim możliwość odpoczynku w komfortowych warunkach i otoczeniu życzliwych ludzi, a także możliwość zdobycia kolejnych zleceń fotograficznych. Główną przeszkodą była tu jednak geografia. Farma Wiśniewskich leżała około 1000 km od Livingston i choć na mapie wydawała się być całkiem niezłym punktem pośrednim na trasie do Kapsztadu, to prowadziła przez Beczułane oraz pustynne tereny Kalahari. Oznaczało to nawet 7 tygodni podróży w trudnych warunkach, a Kazimierz ocenił, że nie da rady pokonać tej trasy bez karawany. Nie było go stać na własną, a wobec tego przez pewien czas rozważał możliwość dołączenia do jakiejś karawany burskiej. W końcu jednakże wpadł na inny pomysł i wprowadził do swojej trasy kolejną modyfikację. Zgodnie z dotychczasowym planem zamierzał najpierw przeciąć rowerem Rodezję Południową, a potem przez Związek Południowej Afryki dotrzeć do Kapsztadu, doprowadzając tym samym do końca dzieło przecięcia Afryki z północy na południe. Zamiast jednak wracać do Polski albo koleją nad wodospady Wiktorii, zamierzał stamtąd pojechać także koleją w stronę Wiśniewskich, do Afryki Południowo-Zachodniej. Tam popracować, odpocząć i w końcu przystąpić do realizacji kolejnego wielkiego wyzwania podróżniczego, a tym miało być przecięcie Afryki z zachodu na wschód, od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Indyjski. Podczas tej nowej przygody planował przebić się przede wszystkim przez Afrykę Portugalską. Chciał rozpocząć w Angolii i poruszać się po niej na przykład konno. Potem wkroczyć ponownie do Rodezji Północnej, zacząć spływ rzeką Zambezi, ominąć lądem wodospady Wiktorii, a potem kontynuować spływ przez Mozambik. Szacował, że cała podróż od oceanu do oceanu zajmie mu około 6 miesięcy, ale za to przyniesie mu wielkie korzyści. Pisał: podróż zaprawdę ciekawa, a artykuły w prasie poszłyby z całą pewnością. Naturalnie już nie rowerem, ale bardziej urozmaicone za to wrażenia.
Kowboj, kapitan okrętu, wielki strzelec. Słowem, miluchna awantura. Przebyłem wprawdzie już raz na wszerz Afrykę, tamta jednak była inna, północna, arabska, cywilizowana. Ta byłaby południowa, pierwotna, dzika, przeciekawa i bardzo mało znana. Powrót inną drogą wykluczony. Trzeba by tysięcy złotych na bilet, tą zaś drogą drobnostkowymi kwotami przebijałbym się ku Polsce i wrócił do niej już jako sławny podróżnik, znawca Afryki. Oczywiście wielkim wyzwaniem było przekonanie do tego pomysłu Marii, która ewidentnie liczyła na jego szybszy powrót. Kazimierz nie wyjaśnił na razie, w jaki sposób miałby powrócić z Mozambiku do Polski. Skupił się za to na wyjaśnieniu jego przemiany zawodowej, która, jak miał nadzieję, zaprocentuje za jakiś czas lepszym życiem dla całej rodziny. Czasu nie tracę. Opuściłem kraj jako zwykły urzędniczyna, bezrobotny od kupy lat. Od razu nie byłem zdolny dobrze pisać. Szło to powoli, bardzo powoli. Dziś staję na nogi, coraz bardziej tężeję. Może Bóg da, że podróżą wywalczę byt. Tracę tylko to, co daje ognisko domowe. Ale czy miło w domu, gdy troska gniecie, gdy się chce pracować, a nie ma komu i gdzie? Czy miłe były te chwile, kiedy jak pies wijałem się po wsiach, żebrząc u chłopów pracy? Dziś bądź co bądź jestem podróżnikiem, pracuję, piszę, a tysiące przeciekawych zdjęć czeka wykorzystania. Nauczyłem się znośnie francuskiego, uzupełniłem język włoski, wszedłem w język arabski i ostatnio szwargoce kiswahili. Teraz powoli wchodzę w język angielski, potrzebny do pracy. A gdybym dziś ci doniósł, wracam, to na pewno i na twoim czole osiadłaby troska. Bo i czy raj mnie czeka po powrocie? Przecież od razu urwałyby się dochody z pracy. A w tych warunkach, jakie panują w Polsce, czy miałbym możliwość przygotować się choćby do jakiegoś odczytu? Trzeba ubrania, nawiązać stosunki, złożyć kupę wizyt i mieć myśl wolną od troski o chleb, o komorne. Chciałbym zyskać całą prasę, dużo reklamy. Wtedy powrót będzie triumfem. Dziś byłby ruiną. Wygląda na to, że Kazimierz bardzo świadomie planował już teraz swoją karierę i zamierzał zostać czołowym polskim podróżnikiem. Obawiał się przy tym konkurencji, a jedna z jego notatek jest w tym kontekście niezwykle ciekawa. Aha, pisze Greger, że w tych dniach wyjechał w okolice ciepłe jakiś pan Arkady Fiedler, a więc Polak. Kto to? Co to za jeden? Chciałbym wiedzieć. I także ważne, abym wiedział, gdzie się obraca, gdzie jedzie i jak. Czy konkurent mój, czy tylko łazik. Wprawdzie nie bardzo wierzę, aby podołał podróży dalekiej. Ja ledwo dyszę. A mam przecież dużo doświadczenia, kupę języków, energii dużo i daru. W każdym razie chciałbym każdą wiadomość o tym Fiedlerze znać, a także o innych polskich podróżnikach. Boję się, żeby mnie ktoś nie uprzedził w moich zamiarach. W połowie grudnia Kazimierz przekroczył granicę na Zambezi i wjechał do Rodezji Południowej, czyli współczesnego Zimbabwe. Do kolejnej granicy ze Związkiem Południowej Afryki czekał go jeszcze niecały 1000 kilometrów i miał nadzieję pokonać go w jakieś 5 tygodni. Co ciekawe, w pierwszych dniach emanował dobrym humorem. Czasami spał pod namiotem, cieszył się pięknem afrykańskiej przyrody, a także z tego, że jest u siebie i może robić co chce. A taki radosny nastrój naprawdę nie był u niego zbyt częsty. Największą przeszkodą na jego trasie był teraz skraj pustyni Kalahari, przecinającej jego drogę na dystansie około 150 km. Jazda była tam podobnie wymagająca jak na Saharze, a w związku z tym postanowił poruszać się głównie nasypem kolejowym. Ten również był pełen piasku, ale przynajmniej prowadził w linii prostej, a co 20 mil rozstawione były przy nim domki dróżników, w których mógł znaleźć wodę, a czasem nocleg. To właśnie w tej okolicy przyszło mu spędzić trzecie już w tej podróży Boże Narodzenie. Wigilię świętował pod namiotem na Kalahari, a w liście do Marii pisał tak. Nadszedł już wieczór, zabłysły gwiazdy i taka cisza wokół, jaką tylko na Kalahari przeżywać można. Rozbiłem obóz, roznieciłem ognisko, ale naprawdę, Maryś, nic się nie chce.
tak bardzo w taki święty wieczór wyczuwa się całą nędzę tułaczego życia, że aż dławi. A jednak wolę taką samotną i tułaczą dolę, aniżeli w tej chwili być w gwarnym towarzystwie misjonarzy czy cywilnych ludzi. Tu przynajmniej jestem sam z moimi uczuciami. Jem co mam, piję gdy odnajdę bagienko wody lub cierpię pragnienie. Ale nikt nie liczy ile zjadłem, jak u misjonarzy w Broken Hill. Najpierw pomodlę się, podzielę opłatkiem od was i myślą życzenia raz jeszcze złożę. Potem chinina, herbata i kasza. Tak gorąco, że tchu brak, sucho. Całe szczęście, że dokopałem się do wody. Wesołych świąt i dużo, dużo zdrowia. Całuję was i do serca tulę kolejno. Wasz biedny mąż i ojciec, tułacz i koczownik z Kalahari. Kazimierz gnał przez Rodezję Południową tak szybko, jak tylko potrafił, ale była to podróż męcząca. Był wycieńczony jazdą rowerem i przedzieraniem się przez piach, a wieczorami nie chciało mu się nawet gotować. Wspominał także, że jego tułaczka i ciągła walka trwają już 10 lat i określił ten czas jako 10 lat piekła. W Sylwestra pisał: oj, bo ten rok był trudny. Od Dżuby aż dotąd szmat drogi, a całą tę drogę z małymi wyjątkami przebyłem pieszo, przez najdzikszą Afrykę, najbardziej groźną pod względem klimatu, przez niebotyczne góry, dziewicze lasy, puszcze i stepy, dżungle i pustynie. A nadomiar i choróbsko ciężkie zwaliło z nóg, a malaria męczy i zabić nawet może. Jedno tylko, że w tym roku właśnie przyszedł mróz z pomocą i uratował waszą sytuację. Niech mu Bóg dobry da powodzenie za to. Te dwa ostatnie zdania były niezwykle ważne. Mróz to nazwisko i to nie byle kogo, bo redaktora literackiego tygodnika na szerokim świecie, wydawanego przez największy polski koncern prasowy IKC. IKC był prawdziwą potęgą. Wydawał jeden z najważniejszych dzienników w Polsce, Ilustrowany Kurier Codzienny, ale ponadto także wiele innych tytułów. Stanisław Mróz zgodził się podjąć z Nowakiem w miarę stałą współpracę, a przede wszystkim Kazik miał dość dużą pewność, że jego teksty będą drukowane, jeżeli nadal będzie je dostarczał. Nadal pisał co prawda do wielu różnych gazet, ale to właśnie współpraca z IKC pozwoliła mu zaplanować swą podróżniczą karierę z jeszcze większym rozmachem. Tymczasem zaczął się rok 1934, a 2 stycznia nasz bohater dotarł do Bulawayo, drugiego największego miasta Rodezji Południowej. Odebrał tu pocztę, ponarzekał na polskie gazety, które skracały jego teksty, myliły ilustracje albo ignorowały jego listy, a następnie zapukał do drzwi miejscowej misji. Przywitali go najpierw księża Niemcy, a potem prefekt Czech, który odstąpił mu jeden ze swoich kilku pokoi. Kazik był bardzo zadowolony z tej gościnności i nie omieszkał porównać jej oczywiście do umiarkowanej gościnności misjonarzy z Broken Hill. Jego pobyt w Bulawayo miał potrwać kilka dni, przeciągnął się jednak do ponad 2 tygodni. Nowak nadrabiał tu zaległości w pisaniu do gazet, wywoływał zdjęcia i załatwiał różne sprawy urzędowe. Miał też zamiar odwiedzić niedaleki Park Narodowy Matobo, który przysporzyłby mu nowych tematów i nowych fotografii dla prasy, ale niestety ścięła go z nóg gorączka i kolejny atak malarii. Co ciekawe, artykuł Nowaka z gazety Na Szerokim Świecie rozmija się tutaj w intrygujący sposób z listami do Marii. Z gazety wynikało, że był w Matobo, a po powrocie mieszkał przez kilka dni w hotelu w Bulawayo, a potem musiał go opuścić z powodu braku gotówki. Z listów z kolei można zrozumieć, że z wyjazdu do Matobo nic nie wyszło. Kazik przez kilka dni leżał w łóżku z wysoką gorączką, a misjonarze kilka razy dziennie zmieniali mu pościel. Nie ma wzmianki o żadnym hotelu, natomiast jest informacja, że spędził u misjonarzy całe 15 dni. Z kolei zdjęcie ilustrujące wspomniany artykuł wyjątkowo nie było wykonane przez niego.
Oczywiście w skali całej podróży są to szczegóły zupełnie nieistotne, ale za każdym razem, gdy coś takiego odkrywam, w mojej głowie rodzą się pytania, któremu Kazikowi wierzyć? Temu z listów do żony, czy temu z artykułów? Przy tych ostatnich nie można zresztą być nigdy pewnym, które przeinaczenia wychodziły spod jego ręki, a które spod ręki redaktora. A sam Kazimierz komentował to tak. Część mego artykułu, przerobiona, brzmi wprost głupio. Pisałem Mrozowi, niech lepiej skreśli cały ustęp, który mu się nie podoba, a nie przerabia, bo ja podpisuję, a nie on. A potem błędy, strach jak koślawią moją pracę. Aż mi wstyd, gdy jakiś Polak, który zna te strony, czyta te byki. W połowie stycznia Kazik poczuł się trochę lepiej. Uzyskał też bardzo wartościową pomoc w postaci darmowej naprawy roweru. Wymieniono mu łańcuch, oś, pedały i błotnik. Dalsza trasa przez Rodezję Południową była ponownie wielkim wyzwaniem. Kazimierz musiał pokonać ponad 350 km. Teren był bardzo nierówny, termity zjadły mu sporą część maty z palmowych liści, na której spał, a ponadto często miał też problemy ze znalezieniem wody. Malaria dawała o sobie znać coraz bardziej. Miał wysoką gorączkę i dreszcze, a potem także halucynacje. Widział mosty i rzeki, których nie było w rzeczywistości. Słyszał huk wody na bezwodnym pustkowiu i widział tam grupy ludzi, których nie było. W końcu dowlekł się jednak jakoś do krańca Rodezji i 23 stycznia 1934 roku stanął w obliczu miejsca, którego bał się najbardziej, czyli kolejnej granicy. Rozdział 7. Związek Południowej Afryki. Kazimierz bał się właściwie wszystkich granic, ale przejścia graniczne kontrolowane przez Brytyjczyków ogarniały go wręcz przerażeniem. Od czasu pamiętnych problemów na granicy Egiptu z Palestyną rozumiał, że zdobycie wizy do danego kraju to tylko mały kroczek naprzód, a prawdziwą przeszkodą są opłaty i kaucje, które trzeba uiścić na samej granicy. Nie inaczej było z granicą Związku Południowej Afryki. Nowak musiał koniecznie wjechać do tego kraju, aby ukończyć swój podróżniczy projekt, ale wysokość kaucji napawała go przerażeniem. Z tego powodu wolał się przygotować i postarał się już zawczasu o list polecający od polskiego konsula w Kapsztadzie, który miał niejako zastąpić konieczność wpłacenia kaucji. Teraz jednakże nadeszła chwila prawdy. Formalności graniczne trwały aż 2 godziny. Serce Kazika biło mocno, ale na szczęście list zadziałał. Kaucja została uznana za zbędną, a szlaban graniczny został w końcu podniesiony. Nasz bohater przejechał most na rzece Limpopo i znalazł się na terytorium Związku Południowej Afryki, a dokładniej w Transwalu, krainie Burów, o której pisał zwykle jako o najbogatszej na świecie krainie złota i diamentów. Historia rywalizacji Brytyjczyków z Burami była długa i skomplikowana. W XIX wieku na terenie współczesnej RPA istniał cały szereg niepodległych republik burskich, z których najbardziej trwałe okazały się Transwal i Orania na północnym wschodzie. Na przełomie XIX i XX wieku doszło jednak do tzw. wojen burskich, w wyniku których Imperium Brytyjskie doprowadziło do podporządkowania sobie tamtejszych republik. Doszło wtedy do wielu zbrodni, a Kazimierz, rozmawiając z Burami, dowiadywał się różnych szczegółów na temat okrucieństw, jakich dopuszczali się Brytyjczycy, dążąc do przejęcia regionu kopalni złota. W roku 1910 doszło do zjednoczenia 4 kolonii – kraju przylądkowego, Oranii, Transwalu oraz Natalu. Stworzyły one tzw. Związek Południowej Afryki, a ten uzyskał status Dominium Imperium Brytyjskiego, podobnie jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Po pokonaniu przejścia granicznego Kazimierz był bardzo słaby. Miał wysoką gorączkę i ledwo zdołał rozbić namiot niedaleko granicy, nad rzeką Limpopo. Miał majaki i tracił przytomność. A kiedy po długim czasie w końcu odzyskał siły, stworzył 2 bardzo różne wersje przeżyć poprzednich dni.
W artykule do prasy napisał, że namiot nad rzeką Limpopo stał się na kilka dni jego polowym szpitalem. I były to zresztą jedne z najcięższych dni całej podróży. Natomiast pomoc zawdzięcza żyrafom, które prześladowane przez polujące lwy przerwały pobliskie druty telegraficzne. Kiedy zaś na miejsce przybyła ekipa naprawcza, odnalazła jego namiot i udzieliła pomocy. Znalazła się wtedy nawet butelka wina, koło namiotu rozbito trzy kolejne, a następnej nocy nasz bohater zastrzelił koło namiotu ogromnego ptaka. Z listu do Marii wynika jednak coś zupełnie innego. Napisał, że spędził w owym namiocie nad Limpopo nie kilka, a jedną noc. Koło południa złożył namiot, a wieczorem dotarł na nocleg na farmę jakiegoś bura. Rano czuł się już trochę lepiej, przejechał 8 km i stanął kwaterą u pewnego Żyda z Polski. Mieszkał u niego w miasteczku Musina przez całe 5 dni i był niezwykle wdzięczny jego rodzinie za opiekę i pomoc. Muszę przyznać, że znajdowanie takich różnic jest mocno niewygodne. Bo wiecie, z jednej strony uważam Kazika za naprawdę niesamowitego gościa, a jego podróż za wielki wyczyn. Z drugiej jednak, takie różnice czasami kłują w oczy. Jest to zresztą o tyle ciekawe, że nasz bohater, czytając artykuły podróżnicze innych osób, wielokrotnie bardzo się wkurzał, zrównywał je z bajkami i wytykał przekłamania. Niemniej, wydaje mi się jednak, że miał dobre intencje. Wiedział, że jeśli nie napisze czegoś, co spodoba się redaktorom, to jego teksty zostaną wyrzucone do kosza, a Marysia i dzieci pozostaną bez grosza przy duszy. Zresztą warto tu posłużyć się słowami samego Nowaka. O czym pisać, sam nie wiem. Monotonia, trud jazdy przeplatany atakami malarii. Z dala od tego, na co liczą redakcje. No, ale trzeba koniecznie choć do Mroza coś posłać. Czytelnicy domagają się jak największego urozmaicenia. Głównym celem Kazika w północno-wschodniej części ZPA było miasto Johannesburg. Najpierw czekało go jednak 500 km jazdy, a pierwszym większym miastem na tej trasie był Petersburg. Został tam zaproszony na śniadanie przez pewne małżeństwo angielsko-niemieckie, a potem od słowa do słowa tak jakoś wyszło, że został poproszony o wygłoszenie odczytu na temat jego podróży. Był to właściwie pierwszy wykład w jego życiu, niespodziewany, a w dodatku w języku niemieckim. Miał gigantyczną tremę, ale został przyjęty bardzo serdecznie. Przyszło około 20 niemieckich mieszkańców miasta. Wstęp był biletowany, Kazimierz opowiadał o Saharze i Kongo i zebrał za to wielkie brawa, a także trochę pieniędzy. Kolejny etap podróży był typowym rowerowym tranzytem. Nasz bohater mijał kolejne miasteczka, walczył z górzystym terenem, zmęczeniem i częstym deszczem. 13 stycznia dotarł do Pretorii, czyli siedziby rządu Związku Południowej Afryki i jednej z trzech jego stolic. Spędził tam cały tydzień, próbując zarobić z niewielkim skutkiem na fotografii. A ponadto miał tam kolejną prelekcję na temat swojej podróży, tym razem w szkole dla niemieckich dzieci. Zaliczył go do udanych i opłacalnych finansowo i od tej pory zaczął planować już bardzo poważnie, że po powrocie do Polski będzie odwiedzał szkoły w całym kraju i zarabiał na pokazach zdjęć. Z Pretorii pojechał do oddalonego o zaledwie 50 km Johannesburga. Było to wówczas największe miasto ZPA i liczyło około 400 tysięcy mieszkańców. Kazik był przytłoczony jego zgiełkiem i pisał, że trud przebijania się przez nie można porównać jedynie z trudem przekroczenia Sahary. Spędził w Johannesburgu aż 2 tygodnie. Uważał to miasto za najbogatsze na świecie, centrum największych kopalni złota, a wobec tego miał ogromną nadzieję, że zarobi tutaj na fotografii, podobnie jak wcześniej w stolicy Katangi. Bez znajomości angielskiego wiele z tego jednak nie wyszło. Nowak liczył jak zwykle na Włochów, a kiedy tych nie odnalazł, próbował nawiązać kontakty z Niemcami. Miał też kolejną pogadankę w niemieckiej szkole.
Ogólnie rzecz biorąc, był jednak przerażony. Odkrył bowiem, że wielu Niemców w tym mieście ogarnął szał hitleryzmu. Kolejne rozmowy zaczęły go mocno niepokoić i skłoniły do przewidywań, że idzie wojna. Lęk mnie ogarnia na myśl o jutrze, o tych strasznych rzeziach, które świat przeżyje znowu. Bo kapitał obrał inną drogę. Drogę, która wprost prowadzi do rozlewu krwi. Rozbudza się nacjonalizm, ten wymysł szatana. Lud słucha, zapala się, a nie myśli o tym, że wojna to piekło, że znowu kapitał się obłowi, a pół świata wyginie. Kocham Polskę, kocham język ojczysty, ale jako człowiek czuję się synem całej ziemi, którą Bóg przecież stworzył dla ludzi wszystkich, bez wyjątku na rasę, szczep czy naród. Olbrzymie fabryki broni i amunicji w czasie minionej wojny dla zysku kilku fenigów, centymów czy halerzy produkowały kulki czy kule. Dla nich każdy nabój był dochodem. Dla wojsk stacjonujących Bóg wie czemu w polu była to śmierć czy kalectwo. Ale główna rzecz, że zarobił fabrykant. Mózg aż boli na myśl o dzikim świecie cywilizowanych ludzi XX wieku. Kazimierz męczył się bardzo w Johannesburgu. Był zdołowany brakiem zarobku oraz stanem swojego zdrowia. Przez wiele dni cierpiał na bezsenność, odczuwał ból w płucach i nerkach, był osłabiony, a nerwy określał jako całkiem poszarpane. Najgorsze ze wszystkiego było jednak dla niego to, czego doświadczał od ludzi w związku ze swoim wyglądem. Tyle zaczepek, że już mi obrzydza życie. Naturalnie tu wszystko ogolone, wszystko w strojach europejskich. Rażę i szydzą ze mnie. Dziś miałem zaczepkę tak bezczelną, że musiałem jakiegoś pana nazwać po angielsku osłem. W końcu i do bójki przyszło. Biłem, ale tak z całego serca, a ulica wzięła moją stronę. O Maryś, jak mi już tęskno do ciszy. Jeżeli jeszcze nie mogę być w kraju, to chciałbym być choć na łonie natury, z dala od tego barbarzyńskiego świata cywilizowanych ludzi. Na ulicy zaczepki, bo im się nie podoba moja broda. Jednak dla ulicy nie ogolę się nigdy. Jednak na nerwy moje słabe to naprawdę męczące. Jeszcze nigdy czegoś podobnego nie przeżywałem w podróży. Po opuszczeniu Johannesburga Nowak wyruszył dalej rowerem na południowy zachód. Jechał przez 9 dni bardzo błotnistą drogą. Dzień i noc padały deszcze, lało, szalały burze i jak napisał, 8 nocy przeleżał na błotnej prerii, drżąc z wilgoci i zimna. Ubranie zgniło zupełnie, a rower dogorywał. Po pokonaniu 500 kilometrów dojechał do Kimberley, czyli sporego miasta położonego mniej więcej po środku kraju i słynącego z wydobycia diamentów. Jego pobyt w tym miejscu nie należał jednak do przyjemnych. Miał poważne kłopoty z policją, był ciągany po posterunkach i odebrano mu tutaj niektóre zdjęcia. Co ciekawe, cała ta awantura miała miejsce niedługo po tym, gdy Kazik zrobił tu dość bezczelnie serię zdjęć brytyjskiemu następcy tronu, przyszłemu królowi Jerzemu VI, choć nie ma pewności, czy obie te sprawy były ze sobą powiązane. Z Kimberley do Kapsztadu było jeszcze około 1000 kilometrów. Opisy kolejnych dni były dość standardowe. Kazimierz spędzał codziennie wiele godzin na rowerze, walczył z deszczową pogodą, kiepskimi drogami oraz różnymi awariami sprzętu, a potem nocował przeważnie w namiocie. Jego nastrój był daleki od entuzjazmu, a z jego listów wynika, że było z nim coraz gorzej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie cieszyło go wcale to, że jedzie w kierunku krańca Afryki i traktował to raczej jako przykry obowiązek, niezbędną pracę do wykonania. Jego jedyną radością i sensem życia była wymiana korespondencji z Marią. Wyczekiwał jej listów z ogromnym wytęsknieniem, a nawet z desperacją. 7 kwietnia dotarł do pewnego miasteczka, w którym spodziewał się zastać listy od Marii, a kiedy odkrył, że ich nie ma, napisał całą serię tekstów wprost rozpaczliwych. Boleśnie mi było, tak strasznie, że resztka chęci życia odeszła.
Naprawdę, Maryś, boję się, że popełnię jakieś szaleństwo. Zbliżam się do celu, docieram krańca Afryki. Mam wrażenie, że sam jestem zupełnie na świecie. A po co mi żyć dla siebie? Losy moje się chwieją i wprost od poczty zależy, kiedy wrócę. Tak, Maryś, od poczty, bo gdy jej nie będzie, to popełnię jakiś krok szalony, który miast mnie zbliżyć do was oddali. Brak poczty od ciebie rozbił mnie, że ani miejsca znaleźć sobie nie mogę. Źle, Maryś, bardzo, że właśnie teraz zostawiłaś mnie bez tego jedynego oparcia. Jeżeli i w Kapsztadzie nic nie będzie dla mnie na poczcie, stracę resztki chęci i chyba szalony jakiś czyn popełnię, aby zapomnieć o tym, że taki sam jestem. Taki bardzo sam. Trudno powiedzieć, co nasz podróżnik miał na myśli, ale te zdania mówią bardzo wiele o jego ówczesnym stanie. Na szczęście listy od Marii nadeszły 3 dni później, a Kazimierz zmienił wtedy kompletnie ton. Cieszył się i przepraszał za swoją serię narzekań. Mimo to dalsze dni nie były jednak wesołe. Do pokaźnego katalogu chorób i dolegliwości Kazika doszły bowiem kolejne, m.in. wrzody na całym ciele, a także kilka innych rzeczy. Wieczory i noce były dla niego koszmarem. Pisał o bezsenności i o różnych widziadłach, które stawały mu przed oczami, a także o zgrai zbirów, którzy nadeszli do jego ogniska. Siedział wtedy z siekierą i karabinem w ręku i nie wiadomo, czy bał się realnych ludzi, czy też swoich widziadeł. Mimo tych wszystkich dziwnych zdarzeń, posuwał się jednak ciągle naprzód. W połowie kwietnia dotarł do pasma Svartberg, czyli Gór Czarnych, a kontakt z pięknem natury podziałał na niego jak najlepsze lekarstwo. Oczarowała mnie dzika górska przyroda. Taka przepiękna, że naprawdę trudno to pojąć. Wokół spiętrzone nagie szczyty skał niebotycznych, a dołem płynie strumień górski, którego brzegi porosły mirty i wonne ziela. Uśmiecha się lubieżnie słońce, ale część jaru zalega boski cień i tam właśnie usiadłem. Pisał, że w górach było mu dobrze, a widok na najwyższej przełęczy był jak z aeroplanu, przecudowny, potężny. 23 kwietnia z jednego ze wzgórz Kazimierz dostrzegł w oddali Ocean Indyjski. Było to coś niezwykle ważnego, spektakularny znak tego, że zbliża się już do celu. Początkowo planował, że końcem jego podróży z północy na południe całej Afryki będzie miasto Kapsztad. W pewnym momencie zdecydował jednak, że taką symboliczną metą powinien być najbardziej na południe wysunięty punkt kontynentu. Chodziło tu oczywiście o przylądek Igielny, wysunięty 55 km dalej na południe niż przylądek Dobrej Nadziei i położony 170 km na południowy wschód od Kapsztadu. Nawiasem mówiąc, jest to też miejsce uznawane za symboliczną granicę 2 oceanów, Atlantyckiego i Indyjskiego, co w bardzo ciekawy sposób łączy się z tym, że kilka miesięcy wcześniej Kazik napisał, że zakończy swą podróż nad brzegiem oceanu, tylko jeszcze nie wie którego. Ostatnie 100 km trasy było zadziwiająco trudne. Droga była górzysta, wiał silny wiatr, było mokro, a nasz bohater musiał czasem schodzić z roweru i poruszać się pieszo. Był to czas podsumowań całej podróży. Liczył przebyte kilometry, a w jednym z listów napisał w chwili szczerości, że od swej żony i dzieci lepiej zna już Afrykę. 28 kwietnia 1934 roku Kazimierz Nowak dotarł w końcu na przylądek Igielny. Przemierzył cały kontynent afrykański z północy na południe, a licząc od Trypolisu zajęło mu to 885 dni, czyli niecałe 2,5 roku. Pisał: zwycięstwo, co za szalona przestrzeń. A potem dodał: Maryś, jak ty strasznie daleko.
Kazimierz wiedział, że to, czego dokonał, było wyczynem absolutnie niesamowitym i stawiało go potencjalnie w jednym szeregu z najsłynniejszymi podróżnikami wszechczasów. Czuł przy tym jednak pewien niedosyt, związany z Sudanem i kawałkiem Egiptu. 1/4 swej trasy, licząc od Aleksandrii, pokonał bowiem nie rowerem czy pieszo, tylko koleją albo parowcem rzecznym. Pisał do Marii tak: ty wiesz, że szmat Sudanu przebyłem Nilem, ale z musu, na rozkaz policji. Ale gdy policzę te tysiące kilometrów przez Saharę i Libię wraz z katowaniem przez Bengazi, to i tak przebyłem rowerem więcej. Prawie 19 tysięcy kilometrów przebytych rowerem w Afryce. I to nie licząc pierwszej podróży Trypolis-Tunis-Algier. Kazimierz był potwornie zmęczony, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ale czuł mimo to, że powinien zrobić więcej, aby wyrobić sobie nazwisko i zasłużyć na tytuł wielkiego podróżnika. Wciąż miał nadzieję, że znaczny rozgłos przyniesie mu planowany dodatek do jego podróży, to znaczy spływ Zambezi i przecięcie Afryki z zachodu na wschód. Ale już od jakiegoś czasu myślał o jeszcze większym planie, a mianowicie o przecięciu całej Afryki po raz drugi, tym razem inną trasą z południa na północ, aż po Morze Śródziemne. Był już co prawda przekonany, że nie da rady jechać dłużej rowerem, ale uważał, że zmiana środka transportu będzie ciekawym urozmaiceniem dla jego czytelników, a zatem w sumie pod kątem wizerunkowym wyjdzie nawet na plus. W związku z tym wszystkim miał zamiar dojechać rowerem już tylko do Kapsztadu i kupić tam osły, a na kolejnych etapach poruszać się choćby konno, łodziami czy na wielbłądach. Pozostawała jeszcze kwestia rodziny. Maria czekała na Kazimierza, a na podstawie tego, co odpowiadał jej w listach, możemy się domyślać, że usilnie namawiała swojego męża na jak najszybszy powrót, najlepiej statkiem z Kapsztadu. Nasz bohater robił jednak co mógł, aby pokazać jej, że jest to niemożliwe i stosował tu cały szereg różnych argumentów. Wiesz, paniczny strach mnie ogarnia na samą myśl jazdy morskiej i szczerze piszę, chętniej pieszo przewaliłbym przez Saharę jak oceanem do Europy. Kocham morze, ale wolę patrzeć na nie z ziemi. Pamiętasz zresztą wycieczkę na Hel. Myślisz już dziś o moim powrocie. Rozumiem cię, Maryś drogi, ale zrozum, kochanie. Wiesz równie dobrze, że nie mogę zapłacić ponad 2000 złotych za bilet. Ani sił nie czuję, a jednak nie mam innej drogi. Nie pojadę przecież na koszt państwa, jak zwykły włóczęga w towarzystwie policji. Wrócę. Miesiące podróży, które stoją przede mną, dadzą mi dużo artykułów, a same odczyty dadzą dużo grosza. Wrócę podróżnikiem, znanym w całej Polsce. To mi zapłaci za trud tułaczki długiej. Wiesz, Maryś, ani się wierzyć nie chce, że można przejść taką nędzę tułaczego życia i jeszcze mieć plany na jutro, które zresztą są oznaką chęci życia i siły ducha. Wrócę, ale za to bogaty w znajomość tej olbrzymiej i dalekiej ziemi, a tym samym tematu nie braknie do pracy. Bóg pomoże, a dam wam znowu byt. Kazimierz spędził na przylądku igielnym 3 dni oraz 3 noce. Rozbił tu namiot niedaleko latarni morskiej i wpatrywał się na południe w fale 2 oceanów. 1 maja odwrócił jednak wzrok na północ, a w liście do Marii napisał tak: zaczynam dziś drogę ku wam, ku Morzu Śródziemnemu. Mam silne postanowienie pisać dużo i każde przeżycie notować, a także robić tyle zdjęć, abym naprawdę odczytami w Polsce mógł zachwycić słuchaczy. Naprawdę trudno mi się zdecydować, jaką drogę obrać. Jest ich dużo, a wszystkie ciekawe i wszystkie nader trudne. Jestem okrętem bez żagli i steru. Bóg jednak pomoże dotrzeć szczęśliwie na północ. A tam już bajka, do Maryśki niedaleko. A więc w imię Boże zacząłem powrót. 1 maja we wtorek, 2 dni po pełni księżyca. Wiatr pomyślny, pierwszy biwak i pierwsze dobranoc.
ucałowania z drogi powrotnej. Kazimierz Nowak rozpoczął w ten sposób swoją ostatnią podróż. Była połowa roku 1934. Kazik wyczuwał wojnę oraz masę trudności, które były przed nim. Tęsknił za swoją Marią, ale coś ciągnęło go w świat. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej opowieści, a wszystkim patronom dziękuję za wsparcie. Prace nad tym odcinkiem trwały około 2 miesięcy i muszę przyznać, że było to coś zupełnie niesamowitego. Liczba źródeł była ogromna, teksty Kazika były wypełnione po brzegi skrajnymi emocjami, a cała ta jego podróż była dla mnie zarówno historią przygodową, jak i thrillerem psychologicznym. Wciągnęło mnie to tak bardzo, że czasem śnił mi się Kazik, a przy obiadach rodzinnych mówiłem o tym, co znów zmalował, albo na przykład, że napisał w swym liście coś, co kompletnie wywróciło do góry nogami moje wcześniejsze wyobrażenie o nim. Uprzedzając pytania, jest oczywiście całkiem możliwe, że o Kaziku powstanie jeszcze jeden odcinek. Kompozycyjnie jest to jednak odrębna historia i warto o niej opowiedzieć osobno za jakiś czas. Podsumowując, powiem tu jeszcze tylko, że tak jak kiedyś postać Kazimierza Nowaka była dla mnie ciekawa ze względu na jego dokonania na mapie, tak teraz myślę, że najbardziej fascynujące i złożone było to, co działo się w jego głowie. Dziękuję raz jeszcze. Będę Wam bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza pod filmem, choćby takiego składającego się z jednego zdania, a to zapewne przyczyni się do zwiększenia jego zasięgu. Zapraszam także na wszystkie inne filmy i audiobooki na tym kanale, na przykład na zagadkę buntu na Bounty. Jeżeli doceniacie to, co robię i chcielibyście dołożyć do tego jakąś swoją finansową cegiełkę, to zachęcam do wejścia na stronę patronite.pl/światwciąga i zostania patronem albo patronką mojego kanału, albo też postawienia mi szybkiej kawy w serwisie Buy Coffee. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku.